Siema! Siema. Może co to jest za kamerka? Ty, jak to się robi? Co się robi? Bo ja nie ogarniam. Teraz jest dobrze? Widzicie mnie? Spartiatix! Yeah, boy! Logopady jeszcze brakuje. Ej, ale ty nie chcesz tak naprawdę przechwytywać streama, nie? Nie, no Discorda będę przechwytywał. Dobra, tak się upewniam. Przeglądaliśmy Sparta. Memy z Ameryki. Czekając. Jeszcze na logopadę czekamy. Nie wiem, ile logopadzie zajmie. Interesowałeś się tym, co tam się działo? Zależy, o co chodzi, bo nie wiem. Chodzi ci o tego Trumpa ostatnio? O teraz, zamieszki wczorajsze. No to... A tak na ten. No usunęli Pogchamp i Twitcha, tyle wiem. Usunęli Pogchamp? Tak, usunęli, bo... Usunęli. Czemu? To nie jest żart? Ej, ja myślałem, że to mem. Dostałem przed chwilą donację. Chyba dlatego, że typ... Nie wiem też, czy to jest true. Typ, który widnieje na emotce Pogchampa, coś stwitował. Tak. Nie wiem, tak? Serio? Miał za jakieś poglądy jego tam... Nie wiem, co to miał. Musiałbyś właśnie też zobaczyć, ale to łatwo znaleźć. Okej, okay, ale to jest strasznie. A trochę zdupcone, nie? Zdupcone. Uważacie tak? Jest, znaczy jest się... Wiesz. Ale co, poczekajcie, sorry, bo musiałem wyciszyć te rzeczy na streamie. Trochę dziwne, ale też ja im się też nie dziwię, no bo masz kogoś, kto jest twarzą jakby trochę emotki jednej, no nie? No. Bardzo ale popularnej. Czy ktoś używał emotki pod Trumpa myśląc o tym gościu? No bo właśnie, tego no. Nie robił. No, niby nie, ale... Ale wiesz, wiecie, że oni usunęli też inną emotkę, bo podobno jakiś inny typ z emotki lał swoją żonę? Także no oni takie rzeczy robią z bomby. Jest? To jest Twitch. Teraz Twitch mocno wymyśla, nie? Na przykład banowanie słowa simp. Też a to nie raz, jest. Nie? To też tak nie wygląda, że nie można mówić simp. No, będzie można. Zależy od kontekstu. Ale ten kontekst może być szybko naciągany w sumie, także to też jest takie debilne. Ale to też widzów głównie się tyczy, a nie twórców. Właśnie jak zostawiasz interpretacji, to jest problem, nie? A widzowie pytają, czemu, może szybko powiem, czemu pięciu typów podcast, to jest czterech, bo jeden się spóźnia, chyba, tak? Tak. Ale wtedy kamerki będą źle ułożone. 15 minut. Ja nie. 19 przecież byliśmy umówieni. Tak. Czekaj, amerykańskim kapitolu Twitchu usuną popularną emotkę Pogchamp. W ogóle kto na to naciskał, ciekawe? Kto to wymyślił? Bo to strasznie szybko zareagowali, nie sądzisz? Gdzie? Poczekaj! Gdzie? W amerykańskim kapitolu naciskali, żeby emotkę z Twitcha usunąć? Tak rozumiem, że dlatego jest usunięty. On jest usunięty przez to, żeby, no wiesz, kontrowersyjna postać na emotce na Twitchu nie była, żeby reklamodawców nie odstraszyć. Tak mi się wydaje, żeby, wiesz, zyski na pierwszym miejscu. A nie, bo to ja przeczytałem wiadomość, ale nie wiem do końca jak chodzi. Ale strasznie szybko zareagowali, nie? Tak bardzo szybko. Wczoraj były to zamieszki. To nie jest tak, że jakoś, nie wiem, że długo im to zajęło, tylko reakcja jest po prostu instant. To jest no Paweł, usłyszysz, że nie ma emotki, na co? Ej, Fis, napiszesz do logopoda? No ja już się zapomniał. Weź go tam pomyć jeszcze raz. No to czterech typów. Chodź tu. Świnio. Napisałem mu. Lepiej, żeby nie mówił na głos. Czekaj. Ej, a co Sparta myślisz tak generalnie, bo chyba doszliśmy tu, jeżeli chodzi o te zamieszki, że generalnie porąba na sytuację, że im się tak daleko udało wejść. To jest totalny... Dziwne to jest. Znaczy tam ktoś pisał, że właśnie oni mieli broń i dlatego się ochrona wycofała. No i USA! Proste. Ale dalej dziwna rzecz. Ale nie myślicie, że to, że mają broń, to nie jest to słaby argument za to, że weszli tak daleko? Bo to jeszcze są... No ale bardziej powinno się ich zatrzymać na wejściu. No ale innym jakby rozwiązaniem to byłaby właśnie rzeź. No. Bo jak zatrzymać kogoś, kto ma broń? Jakby no boisz się, no. Ale nie, imo nie strzelaliby. Wiesz, to jest USA, ludzi. Ja rozumiem strach ludzi, ale to jest jednak mimo wszystko ten senat, tak? Budynek senatu. I jakby ochrona tam powinna imo, no powinny być chyba koksy, nie? A może tam na ochronie jak w Biedronce, dziadek? Poza tym nie, właśnie widziałem te screeny, że ta ochrona to takie właśnie trochę dziadki były. Tak? No nie wiem, więc nie...
szczerze mało mnie to interesuje, bo co to tam. Te zamieszki już były wcześniej przewidywane mocno. Nieważne kto by tam wygrał te wybory, także no to takie. No, ale dziwne, wiadomo. Dlatego że prewencji nie było. Nie wiem. U nas to by normalnie spałowali, za OMO przyjechałoby. No nie wiem, w USA to nie wiedzą jak sradzić. Nie, w USA jak trzeba, to policja właśnie ostro działa. Dziwne, że to nie zadziałało. Są to takie jak były zamieszki BLM, to w niektórych miejscach nie działali, to prawda, ale w innych były takie przypadki, jak pałowali ludzi, nawet starszych, którzy nic nie robili, nie? Także jak trzeba, to potrafią pierdolić. Była ta taka strasznie anarki sytuacja, jak policjantowi spadł hełm, nie? I tam jakiś starszy człowiek, z tego co pamiętam, podszedł podnieść ten hełm i inny policjant go, czy on go z bara wziął, czy tarczą? Goście się przewrócił, zarył głową o ten, o chodnik i zginął, nie? No, tam były. Aj, aj. No, takie... No, ale to napięte to bardzo te sytuacje tam były. Także są no... napięte, są napięte. No tam, tak się dzisiaj... jak były te protesty. Chodzi ci o te Black Lives Matter, tak? Tak, 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 tak. No. I wtedy akurat to była dziwna sytuacja, bo to gościu, co zginął, to kibicowali policji, nie? A, dobra, to nie zrozumiałem. Hełm. Nie, tak, no to masz rację. Kibicowali policji, to było unlucky. Dobra, to masz rację. Nie zrozumiałem, że o to chodziło. No to debilne. Co robimy? Tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o czytanie czatu i donate'ów. Nie wiem, czy donate'y nie będzie dobrze wyciszyć. Ja wyciszyłem, ja wyciszyłem. No wyciszone, jak coś do przedyskutowania, no to zapodać temat, no, jaki argument wyszedł. Bodzio, ty nie streamujesz, to jak coś, nie wiem, możesz sobie odpalić na przykład czat u mnie albo u kogoś, jak coś ciekawego będzie, to zawsze możesz. Ja tam czerkam na czat u siebie, jakby coś było, to ten. Nie wiem, czy nie będziemy bez logo zaczynali. Ile czasu mu dajemy? No mi nie odpisał jeszcze. Czy zawsze może w trakcie wejść, nie? No to niby to. Ewentualnie wejdzie właśnie w trakcie. No zamiast ale logopedy tak... jest Egida tutaj, o. Tu. O, ej, ale jest nie zauważyłem pieska na tym, ale fajny. Ładny, ładny. No pies ma. Z rogami widzę. Mm. Tak, z rogami normalnie. Zastanawiałem się. Strasznie ciekawe czasy, jakby... Bardzo dużo się dzieje, nie? Nie wiem, jak wy przez ostatnie 2 lata było tak dużo różnych eventów, jak przez ostatnie 10 lat. A to nie jest tak, że się tak wydaje, tylko bo ja też o tym myślałem, bo się tak mówi, że 2020 taki pojebany rok. No, no dobra, był trochę pojebany, ale... Był pojebany. Ale to tak co rok byś tak mógł powiedzieć? Bo po prostu no. W danym aktualnym roku bardziej zwracasz uwagę na aktualne eventy, a starych już nie pamiętasz, dlatego to się tam tak nie wiem, teraz może tak być, znaczy, dla mnie na przykład... Dla mnie to było o tyle na przykład ciekawy rok, że ja trochę gram na giełdzie i było strasznie dużo takich dziwnych sytuacji, które nigdy wcześniej się nie wydarzyły. Na przykład ujemne ceny ropy, ale też właśnie ale to były BLM i te, co są teraz. W sensie no. to były na te kontrakty, tak? Nie na samą cenę tak, ropy. Ale nie, to działa w ten sposób, to są kontrakty terminowe, to są na fizyczną ropę. To działa no tak, w ten sposób, tak, że jak kończy się kontrakt, to... Ktoś ci płacił $46 chyba była najniższa, minus $46. Minus, no. Czyli ktoś ci płaci $46, a ty musisz pojechać i odebrać ropę za to. No tam jakieś kryzysy różne były z jakąś płynnością i tak dalej, ludzie się potem kłócili, ale to tylko ogólnie, ty pewnie więcej wiesz na ten temat. Tak, tam chodziło o to, że generalnie rafinerie ropy nie mogą za bardzo zatrzymać wydobycia, nie? One muszą cały czas działać i miały za dużo ropy, nie miały gdzie ją składować. I ludzie po prostu, jak ktoś kupił kontrakt, nie wiem jakie są konsekwencje, jak masz kontrakt i się z niego nie wywiążesz. No to chyba kary są, po prostu są pewnie kary i tyle, pewnie chyba spore. Kary. I chyba te kary są większe niż $46, więc ludziom się opłaciło sprzedawać komuś kontrakt, żeby ktoś za nich tę ropę odebrał później. No, pewnie tak było. No wiesz, dziwne po prostu rzeczy, no ale to giełda to i tak jakby mało ludzi dotyka tak naprawdę, te jakby ale... takie zwykłe rzeczy. Ale w sumie raz. Fajny w sumie wskaźnik jakby właśnie tego, ile się dzieje na świecie, to właśnie to, jakie są pojebane rzeczy na giełdzie. W sensie jest to trochę takie odzwierciedlenie. Znaczy nie wiem, bo Sparta powiedział właśnie, że nie dotyka. No właśnie, ja się zastanawiam. Nie. Tak, tak, ale jakby w pewien sposób pokazuje, że właśnie no jak się dzieją pojebane rzeczy na giełdzie, no to jest coś dziwnego w taki sposób. No bo jakby są też takie eventy, które nie za bardzo wpływają. Dla mnie na przykład, jak ktoś z was się chociaż trochę interesuje, ciekawe jest to, że teraz na przykład indeksy amerykańskie są na najwyższych cenach kiedykolwiek, nie? To
To jest porąbane, biorąc pod uwagę sytuację. Ja słyszałem... Mów. Znaczy, co do tych indeksów, ja słyszałem coś takiego, nie wiem, czy też to słyszeliście, ale w USA podobno podczas tego zamknięcia gospodarki strasznie duży socjal płacili ludziom, którzy te pieniądze inwestowali w giełdę, w spółki typu Tesla i tak dalej. I tak naprawdę sama Tesla i te takie modne spółki bardzo ciągną do góry te indeksy. Także gdyby nie ta Tesla, która jest taka droga, tak naprawdę no to nie jest aż tak dobrze i tak kolorowo, tylko to jest takie jakby... Nie, Tesla nie ma dużego wpływu na to, bo Tesla dopiero weszła do SP500 i to zrobiła dopiero w trakcie pandemii. Ale poza Tesla jest też nawet w indeksie 500. No, czy ona chyba weszła od stycznia, tak? Strasznie ładowane. Ale tu chodzi o coś innego, bo jak ten socjal, pamiętasz Sparta, ile oni dostawali? No, procentowo bardzo dużo w porównaniu do tego, ile normalnie zarabiali, z tego co słyszałem. Tak, tylko to było coś takiego, ja nie pamiętam, że na każdą osobę, tam bodajże jak człowiek dostawał na przykład 2000 dolarów, to firmy dostawały 18 tysięcy dolarów. Że większość jakby programów pomocowych szła do firm, a firmy organizowały buybacki swoich akcji. A, i odkupowały no to swoje akcje i to wiesz, cenę do góry windowało. Taka ciekawa rzecz. Na przykład u nas może mocno wzrosnąć. No, ale Bitcoin też jest ciekawy, bo tak zastanawiałem się ostatnio, czy nie wiesz, ja miałem na początku pandemii Bitcoina, ale sprzedałem, przerzuciłem kasę na giełdę, a teraz... Teraz go wyrzuciło, zainteresowanie się już. Co? Teraz go wyrzuciło w górę. Tak, 7 razy wzrósł chyba ponad. Ojej. Teraz już zainteresowanie już jest tak duże, że już powoli zaczyna się robić, już jest blisko, tak jak patrzyłem na Google Trends, to tam jest skala od 0 do 100. No, 100 tak, to tak, jest tak. Największe zainteresowanie, jakie było, to teraz jest na 70, już się zaczyna robić niebezpiecznie, nie? Jakby. Czyli nie będę raczej kupował, nadal na tej ostatniej górce było większe zainteresowanie, jak było ostatnio te maksimum, kiedy to było. Tak, tak, ale ostatnio już jesteśmy dużo nad maksimum tamtym, nie? No ale zauważ, że jesteśmy dużo nad maksimum, a zainteresowanie nadal jest mniejsze, czyli w teorii może to nadal rosnąć. Tak, nie, ja myślę, że wzrośnie jeszcze. Tylko nie wiem, w którym momencie spadnie, bo to może być tak, że w tym momencie już zacznie trochę spadać, pękać bańka. Tak ciężko właśnie powiedzieć. Na ile teraz kosztuje? Może długo rosnąć, bo teraz te instytucje inwestują. Ile kosztuje? 140 tysięcy złotych, tak jak patrzyłem. Jo, pieprze! Jezus Maria. Tak. W ciągu miesiąca ponad 100% wzrósł, nie? A od początku pandemii, na początku mój brat coś mówił, że on kupował po... źle zapamiętał. Ja kupowałem po 26 tysięcy złotych, nie? Na początku. No to jakbyś przytrzymał, pokcząc. No to 5 razy więcej, tak, ale... No, Jezus. Przerzuciłem gdzie indziej. Aż smutna. Chyba nie będziemy czekali na logo. No nie wiem, co z tego powiadać. No najwyżej się przyjdzie i się wpieprzył w rozmowę i tyle, nie? Nie ma co... Ty tam widziałem co dużo tam tych... No właśnie. To czekajcie, bo zastanawiam się od czego zacząć. Bo ja mam taką luźną listę tematów, ale jak chcecie to w każdym momencie swoje możecie podrzucać. I myślałem, żeby na pierwszy odcinek trochę poruszyć na przykład temat kursów na streamerów i na youtuberów. Modny temat! Trending. To jest modny temat. Powiem wam jaki mam pomysł. Nie wiem czy słyszeliście, chyba Fis słyszał. Mam taki plan. Kurs sam zrobić. Zrobić stronę, taką skamerską stronę. Promocja, a tylko teraz kup, ostatnie 10 minut. Kliknij tutaj. I tam cena przekreślone 0, promocja 100% na 0, nie? I że wiesz, że nieważne w którym momencie wejdziesz, to w każdym momencie masz cenę 0 zł. I żeby to miało takie artystyczny... Parodia po prostu też. Taka parodia, no taka satyra. No, z tymi kursami, no nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Podejrzewam, że wiem generalnie. No. Nie wiem, jakie... No, moglibyście mówić, może ja zacznę. No, Imo, te kursy... Nikt z kursu nie nauczy się, na przykład... Nawet jak jest, załóżmy, że jest taki zajebisty kurs ze wszystkimi dobrymi praktykami, to i tak z niego na 1000 osób zdziwiłbym się, jakby 2 skorzystały, nie? Jakby coś im to dało. No. Jakby przełożyć na, nie wiem, wyświetlenia widzów czy coś, no to wydaje mi się, że nie. To da taką wiedzę teoretyczną, którą możesz się w sumie nauczyć samemu. Wystarczy po prostu chęci do tego, żeby zostać tym internetowym czymś.
No i wtedy sam się tego dowiadujesz tak naprawdę. Bo ogólnie nie uważam, że tam informacje, które są w takich kursach są głupie, nie? Tylko to ja w sumie podzielam zdanie, które ty, Naksie, mówiłeś, że one po prostu nie są warte swojej ceny. Że jakby całe to info tam zebrane, okej, w porządku, ja doceniam, bo ja samemu na przykład nie lubię szukać informacji. Jak mi ktoś zbierze w jednym miejscu, to jakby uważam to za cenne, ale nie aż tak, jak za ile sobie właśnie proszą za takie kursy. No i teraz są dwa w zasadzie. Nie wiem, czy trzeci wyszedł. Nie ma jeszcze trzeciego żadnego, nie? To był MKRR, który IMO, no po prostu ma taki... To jest takie podejście, że... No takie bardzo rzemieślnicze, że nauczysz się robić jakieś miniaturki i tak dalej. Moim zdaniem to mało teraz. To jest biznesowe podejście. Bo, no takie, ale jakby to jest za mało. Nikt z podejściem po prostu biznesowym bez pomysłu nic nie ugra, nie? W sensie... I tak zastanawiałem się a propos... Mów. Mam na myśli biznesowe dla MKRR-a, no poza MKRR-owi to się raczej nikomu nie opłaca. Okej. Okay. Nie, bo mi chodzi o to, że on na przykład tam powiedział coś takiego, że on nie nauczy nikogo jak być fajnym, żeby ktoś go oglądał, nie? Ale tak naprawdę jak się nad tym bardziej zastanowi, to jest jedyna rzecz, za którą warto byłoby zapłacić. Ej, ale bo... nie, dobra, to ja trochę będę bronił, żeby było ciekawiej, to ja będę trochę bronił. No bo to jest tak... W zamyśle, ja bym tak obstawiał. Może jakby to jest osoba, która już jest, załóżmy, charakterystyczna, ale po prostu chce się właśnie tych technikali nauczyć. Jest takie słowo? Technikalia? No, rozumiem. Mi się wydaje to no bez jakby... sensu. Nie. Tylko wiesz, jaki jest ten problem? Wydaje mi się, że reklamowanie kursu samo, jakby jak chciałbyś tak zrobić, jakbyś dotarł do osób zainteresowanych? To mnie interesuje, bo z osób, które są powiedzmy charakterystyczne i kupiliby dla technikali, ale też jakie technikalia? Może jakieś przykładowe, żeby zobaczyć w sumie jakby temat takiego kursu moglibyśmy znaleźć. To ja ci mogę powiedzieć, co jest w takim kursie. W takim kursie masz na przykład programy, z których możesz korzystać do jakiejś obróbki filmów i obróbki powiedzmy miniatur do streamowania. Każdy wie, słuchaj, widzowie wiedzą na każdym streamie, że się streamuje OBS-em, nie? To chyba jest powszechna wiedza. No dobra, widzowie, ale kto się nie siedzi w tym, to. Ale to niekoniecznie. No to jak... Nie. Bo informacja, że się streamuje OBS-em, no jakby no tam dużo więcej jest, nie? Ale nie. Ale. Mów Sparta ty. Znaczy mi się wydaje, że jeżeli ktoś nie ma ambicji na tyle, żeby sam się dowiedzieć, jakim programem streamować, to wyda te pieniądze w błoto, no naprawdę. Albo nie chce zostać tym internetowym klaunem i to już nawet nie ma sensu, to już jest na starcie spalony. No dobra, a co jeżeli jest jakaś osoba, która no, ma trochę hajsu, jakby nie szkoda jej hajsu na coś takiego i ma właśnie zapał na zaczęcie streamowania i po prostu chce to szybciej ogarnąć. Nie chce jej się tego szukać, chce mieć, wiesz, na już, na teraz. Właśnie na przykład moim argumentem, jeżeli chodzi o to jest to, że to nigdy nie jest szybciej. Ja mam z tym problem, że wchodząc na stronę OBS-a masz poradniki, tam są normalnie poradniki, jak go skonfigurować i jakby... Kupując kurs, tak naprawdę więcej wysiłku masz, bo musisz wyciągnąć kartę kredytową. Dobra. Ale jeżeli kupisz taki kurs, no to masz pewnego rodzaju motywację, nie? Jakby wiadomo, że wtedy to jest płacenie, żeby mieć motywację, no ale jakby, no to tak działa trochę, no. Studia wiesz, co mi się wydaje? Nie, poczekaj, bo... W teorii to jest motywacja, ale zauważ, że jeżeli po miesiącu będziesz miał 5 widzów, to się odbija na tobie 5 razy mocniej, niż jakbyś bez tego kursu streamował miał 5 widzów. Wiesz, o co mi chodzi? Że jakby wypalisz się na samym starcie. Ale nie, bo ja się trochę zgadzam akurat z Bodziem. Myślę, że jak ktoś wydaje 500 zł na kurs, to jest tak w kurwę zmotywowany, że jak się okaże, że on nic nie da zrobić, to jeżeli te osoby, bo to jest jakby selekcja na tą grupę ludzi, którzy są naprawdę, że są gotowi poświęcić czas i pieniądze. Jak im się nie udaje, to jest jakby bardzo źle, nie? Plus jeszcze jest taka, bo jakby kontrargumentem do takiego kursu jest to, że samemu się wszystkiego nauczysz, że w praktyce to często wychodzi, że jakby najlepiej po prostu zacząć streamować i jakby w trakcie też to ogarniać, a takie kupienie kursu pozwala jakby właśnie oddzielić sobie, że okej, od tego momentu już się nauczę i będę streamował, wiesz, ogarniesz od razu wszystko w miarę taki dobry sposób i czasami takie wejście z buta ma lepszy efekt niż właśnie wchodzenie powoli. Tak mi się tylko wydaje. Myślę, że to u ludzi, którzy już wcześniej jakiś fanbase mieli, ale nic nie robili. Mi się wydaje. Dobra, ale to czekaj, to tacy ludzie też mogą przecież kupować kursy, nie?
to jakby... Mogą. Też... Dobra, no trochę to ogranicza. Nie, no mi się wydaje, że po pierwsze widzowie chyba lubią widzieć ten progres, jak ulepszasz streama na streama, a po drugie techniczne rzeczy w streamowaniu na przykład są według mnie najmniej jakby istotne. Tak. Bo ja... O, tak, tak się przecenia. Ja bardzo... Ja... Na sobie sam widzę, że ja tego OBS-a to ogarniam tyle, żeby sceny ustawić, ale żeby donaty, no to już muszę się zastanowić dłużej. I co by mi to dało? Zyskałbym 30 minut, a wydałbym 500 zł. No, ale no to tak jest, że na przykład też będzie kontrast, jak powiedzmy kupisz sobie kurs i masz, nie wiem, na przykład masz jakiś drogi overlay, masz powiedzmy super kamerkę, ale widać, że jesteś na przykład, nie wiem, turbo zestresowany przed kamerą albo coś i jest taki, powiedzmy, duży kontrast. I nawet, no nie wiem, sam naprawdę nie ma żadnego value w tym, żeby stream wyglądał profesjonalnie, bo też trochę to jest to, co odróżnia jakby streamy od telewizji, nie? Też mi się wydaje, że to fajnie, jak to ma taki charakter. Tak, tak, taki według mnie trochę też, improwizorka. Też tak myślę. Te najpopularniejsze streamy na przykład, to są często streamy, które nie mają nawet dobrego sprzętu. To jakieś Tyler One, XQC, nie? Najpopularniejsze no, na Twitchu. To prawda, to prawda. Technikale mają małe znaczenie. Zero reinwestycji w sprzęt. Totalnie zero reinwestycji w sprzęt. No ale to też nie jest tak, że jeżeli masz lepszy dźwięk, to ci mniej osób przyjdzie. Raczej na odwrót. Nie. Tak, zgadzam się. Jakieś takie ładniejsze animacje, powiedzmy, no tego typu rzeczy. Ale to się chyba robi dopiero, jak ma dużo widzów, tak mi się wydaje. Nie, zastanawiam się po prostu, bo... Jaki build na Fiza w tym sezonie. Ścina mi was na kamerkach i tak śmiesznie to wygląda, tak? Ale pomyślałem w sumie o PewDiePie, bo on cały czas... Chłop ma miliony, a cały czas ma takie dość średnie te jakości. Jakby ale czekaj, jak tu, o kim teraz mówisz? O PewDiePie'u. Chyba słyszałeś. Tak. Nie, bo nie usłyszałem na początku tego, Niku. No i jak no, byłem ale... na jego streamie, to tak nie wiem, no, on ma chuja, on ma takie jakby na jego Bodzio dał dobry mikrofon. Przykład w sumie. Tyler One, jakby kupił lepszy mikrofon, straciłby widzów mimo. Ja się z tym okej, okay, dobra, ja ale to jest tak Tyler One, to jest Tyler One, no. Tak, ty nie jesteś Tyler One'em, jak kupujesz nie, streamera. To jest wyjątek. Ja wiem, Tyler One by chyba nie kupił tego kursu. Tak działa. Nawet jakby zaczynał. Ja też się zgadzam, że... Bardzo, właściwie, że bardzo dużej większości, jeżeli można tak powiedzieć, liczy się raczej to, jaki ty jesteś, a nie sprzęt. No, właśnie tak ale od dupy strony znaczy, zabieranie się to nie technicznie, znaczy, żeby mocno ogarniać. Nie można sobie pomagać sprzętem, jeżeli ktoś ma hajs, to niech se kupi. No, wiesz, co mi się wydaje? Tylko chodzi mi o to, że to raczej wyrzucenie pieniędzy w błoto i robię to, bo chcę dla siebie bardziej, niż po to, żeby mój stream miał większą oglądalność. No tak samo jak skiny w LoLu. Na przykład kupowanie skinów w LoLu. Coś takiego. To jest takie, to jest po prostu dla przyjemności. To jest jakby, żeby tobie było łatwiej. O. I problem jest taki, że nie ułatwiają w LoLu. Faktycznie myśleć, że jak kupi, to że coś wyciągnie z tego kasę. Tak, to z tym się zgadzam, że to może trochę ludzi naciągać. O. Że, co to mówiłeś? Znaczy skiny po pierwsze w LoLu i tak nic nie ułatwiają. To nie ma znaczenia, czy masz tego skina, czy nie. A no poza nie, tym, no wydaje tak mi się... akurat, nie Sparta? Wydaje mi się, że tu trzeba liczyć siły na zamiary. Nawet jak masz dużo pieniędzy, znaczy jak jesteś takim bananowym dzieckiem, co wydaje pieniądze na wszystko, to jakby na takich ludziach MKR zarobi, nawet nie ma ich co analizować, ale to jest margines. Trzeba liczyć siły na zamiary. Zaczynasz z gównianym sprzętem, co? Widzom się spodoba, to sobie ulepszasz i tyle. No i to jest dla mnie najprostsza filozofia. Ale są takie skiny, które coś zmieniają, bo są zbanowane na competitive na przykład. A tak, no ale wiesz, że tam... nie ta kosmiczna Asha na przykład. A to jest dziwne akurat, to jest bardzo dziwne, ale... że są zbanowane na competitive. No, że banują na competitive, a wpieprzają je do zwykłych gier. Powinni dać opcję w LoLu, żeby wyłączyć skiny. Efekty ze skinów były takie jak na klasycznym skinie. To ja to dawno mówiłem. Tak, no ale to taki rak, to jest skiny, tylko jedna opcja w ustawieniach by wystarczyła, a tak dużo by naprawiła, nie? No dobra, dla ciebie to jest jedna opcja, dla Riotu to jest kurwa, no wiesz, właśnie. Ale też Riot chce, żeby ludzie jedni widzieli te skiny, bo może ci się spodoba i se kupisz, także no to też... Tak. Wiesz, ale to też nie jest jakieś trudne napisać coś takiego, bo był program, który zmienia ci skina w... Tak. Zmieniać jeszcze skiny. Nadal jest. To nie jest podmienienie animacji z grupy do... No... Starzyści to zrobią, nie? Nie jest, nie muszą. Oni tego nie chcą zrobić. No.
A tak a propos kursów, bo gadaliśmy bardziej w kontekście kursu na razie chyba MKRR-a. Co myślicie o kursie Freeza? Bo ja na początku dawałem za duże jakby, jak się nazywa? Za dużo zaufania. Ale ostatecznie też myślę, że to scam. To jest giga scam. Nie widziałem tego, co tam jest. Tak. Na ale początku? To jest... No, może ty mów, Wodzio, jak ten. Ja uważam, że to też jest zakupienie czegoś takiego, jest trochę jak zakupienie drogiej koszulki. W sensie jakiejś Supreme koszulki, załóżmy. Że dla marki. Tak, nie kupujesz tego dlatego, żeby chce chodzić i mieć koszulkę wygodną. Tylko kupujesz to po to, żeby mieć ten kurs. Ale co to za szpan? Nie. Dobra, gadasz w tej chwili jak boomer. Ale nie, poczekaj. No nie chodzi o cenę. Za 50 chodzi o złe porównanie. Kupiłeś kurs. Ludzie tak robią? Nie wiem, zakładam, nie. Że tak może być. Według mnie to nie jest scam, dlatego że jakby on nie uczy do końca jak zostać, bo tym go i tak się nie da nauczyć, bo już do tego doszliśmy. To jest scam, że on to sprzedaje jako kurs, a 90% rzeczy w tym to są pieprzone wywiady z jakimiś gównami. To powinno się nazywać wywiady plus jakieś tam poradniki dla początkujących. Wtedy miałoby to sens. To jest giga scam. To może być trochę clickbait, jakby tytuł, ale... To jest scam, ale tak, nie, to jest false advertising. Nawet jakby to wyszło w Stanach, nie wiem, czy tego nie można by zaskarżyć. No na pewno by się to dało. Bo to jest... Tak, nawet nie wiem, czy u nas się nie da. To jest trochę fałszywe reklamowanie. Autobiografia, no nie? Nie wiem, czy Bodzie, jak nie ogarniasz, to liczyli. Ile to procent? Chyba gościu, nie wiem, ale się dowiem na kanale YouTube. Chyba 89% to są treści autobiograficzne w tym kursie. Bez znaczenia jakby, bez żadnych rzeczy z kursem. Nie, 81. I co? I chodzi o to, że oni to sprzedawali pod tytułem kursu z dodatkami autobiograficznymi, a większość jest biograficzna. Okej, no to... Nie, nawet jak wejdziesz na stronę, tam o tym, że to jest autobiografia, to nie jest tak, że 80% jest o tym, że to jest autobiografia, tylko jak jest jakaś wzmianka, nawet mogę szybko sprawdzić. Czego... Nie, na stronce jest napisane, że jest tak. Kurs jak zostać dla nauczycieli wszystkich, plus wywiady nieopublikowane nigdzie wcześniej. No to jest taki skam, że ja pieprzę. A dobra, a to nie jest trochę tak, że właśnie oni opowiadają trochę tymi wywiadami właśnie, jak to wygląda za kulis, bo... Ja powiem wam tak. Na YouTubie ludzie wstawiają wyrywki, wiadomo, że to tam szybko usuwają, ale jeden obejrzałem, około 10 minut, jak ta Wersow gada. Boże, ona tak leje wodę przez 10 minut, czemu jej menadżer jest dobrym menadżerem i ma farta, że na niego trafiła w życiu i tyle, tak mówi. Warto podejmować dobre decyzje, dobrze, że na niego trafiłam. Ale to jest akurat dobra rada, Sparta, popatrz, wystarczy, że trafisz na odpowiednich ludzi, którzy cię zbustują. Tak, to 1000 zł no taka rada, kurwa. To ja mogę dupę wylizać. Nie. Za 500. Ja myślę, że dla niektórzy ludzie właśnie, że niektórym akurat ta to może pomóc, żeby poszukali kogoś, kto ich zbustuje fajnie. Ale to jest rada dla 9-latków. Ale nie, poczekaj, bo źle... Nie, źle zrozumiałeś, bo nie chodziło mi o to, że zbustuje. Bo to jest menadżer, który powiedzmy pomaga wybierać reklamy i tak dalej. To nie jest ktoś, kto wybija cię, bo źle zrozumieliśmy. Okej. Tylko to jest taki, co ci pomaga wybierać, co zareklamować, żeby PR-owo było dobrze. Tam generalnie, jeśli dobrze, ty Sparta bardziej siedzisz, jeżeli chodzi o chyba o ekipę i ten, nie? Nie. Bo mi się wydaje, nie? Bo ja to widzę w ten sposób. Ja to widzę w ten sposób, że tam jakby im bardzo pomogło to, że to jest ekipa wszystkim. No tak. I oni nie szli taką drogą. Czy ich autobiografie na przykład w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie w kontekście tego, co mówił Bodzio, jeżeli nikt z nich nie szedł taką drogą, że się wybijał od zera jakby, tylko no, jeżeli chodzi o Freeza, ja na przykład Freeza całej historii do końca nie znam, ale on streamował, z tego co nagrywał jakieś Pokemony, prawda? Potem tak, była kontrowersja z nim i z jego dziewczyną, co mu bardzo pomogło, bo to taki viral się z tego zrobił, że bardzo załapał widzów i potem zrobił ekipę, prawda? Tak, coś takiego było. A potem było kopiowanie trendów z zachodu, co jest bardzo skuteczne. Znaczy, samo zbudowanie ekipy już w pewnym sensie było. Mhm. Ale wiesz co, bo nie wiem, czy słyszałeś poradniku. Skopiował? Nie. Różnie na to można patrzeć. W jakim kontekście właśnie? Nie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o stworzenie ekipy, to jest dobra inspiracja, tylko z tego co wiem, on tam też niektóre filmy mocno kopiował, także no mało się różniły, o to chodzi. Ale samo stworzenie ekipy było bardzo dobrą rzeczą, według mnie, jakby to był jeden z najlepszych ruchów, jaki zrobił.
Tak, to prawda. Chociaż osobiście uważam, że to takie śmieszne trochę, że kopiowali to do DocuSense'u, bo oni specjalnie szukali minimajka, żeby mieć Karła tak samo jak mieli w tej, prawda? No dobra, tak wszyscy było? Robimy błędy. Nawet nie wiem szczerze, bo aż tak nie śmiałem, ja też... ale mogło tak być. Ja też to nie wiem, tak, że znali chyba minimajka. Jest jeden screen, jak Freeze tam pisze ogłoszenie, że szuka osoby. Że szuka Karła? Kurwa. No i to takie... To już naprawdę jest takie inspirowanie się, takie wiecie, jak zobaczysz, o... Mają ekipę, też chcę taką mieć, to jest fajne, ale jak szukasz, jakby przepis kopiujesz, to już dla mnie jest takie... No ja dobra, no. Osobiście nie lubię tego. Tak też uważam, że to było trochę już aż za bardzo na siłę. No, to trochę. Ten element. No. Ale potem, teraz jakby no w ostatnich, nie wiem, w sumie dwóch latach, no to się jakby już totalnie sami lecą i sami mają totalnie nowe pomysły. No, no to było takie skopiowanie, ale... Słyszałem bardzo dużo dobrych rzeczy, nie, o ekipie. To nie tak, że mi cokolwiek nie pasuje. Słyszałem na przykład to, że, no tak. Że podobno są ziomeczkami faktycznie. To mi się wydaje super, nie, jeżeli faktycznie się lubią, a nie odgrywają. Bo ja na ten moment, tylko ja nie bardzo nadążam za popularnymi kanałami. Jesteś boomerem. Boomer. No, jestem chuj boomerem. Jestem bardzo boomerem. Ale ja to w ten sposób rozumiem, że na przykład różnica między Team X a ekipą jest taka, że Team X to... kopiujemy nie. Ten, bo chcemy hajs. Ja oglądam Team X regularnie. Się kumplują, nie? No, tak. Ty, Sparta, się zgadzasz? Znaczy, ja oglądam Team X regularnie, no w porównaniu do tej ekipy, no to widać, że jakby to zostało stworzone tylko po to, żeby reklamować rzeczy, także wiesz. Znaczy, oni mogą się po jakimś czasie zacząć dogadywać, ale nawet jakby się nie dogadywali, to nie mogą tego powiedzieć, bo oni mają umowy i muszą być tam i muszą reklamować tak, rzeczy i tyle, no, to są aktorzy, no. A wiecie, jak Mini Majka zwerbowali w ogóle do ekipy Freeza? Jak, bo właśnie na to ten... No, no. Freeze napisał, że szuka Karła. Do ekipy a to z tego ale gdzie? Jak na OLX. No żebyś się zgłosił ktoś, no tak, ja mam bardzo dobrego mema, tylko tak. Znaleźć, na OLX jest naprawdę. Szukam Karła. Żeby wysłać, tak? Tak, tylko czekajcie, wyślę ci na priv, jak znajdę. Masz folder z memami? Ej, a możesz wysłać na Facebooku, bo ja na Discordzie nie mogę się teraz poruszać, po prostu kamerki. Ej, weź mi też wyślij, to pokażę na streamie ludziom też. No to... Dobra. O! Czekaj. A mogłeś na Facebooku nie stworzyć tą konfę, a nie ja na muszę... Discordzie. To możesz mi wysłać Bodzio, a ja wyślę wsparcie na Facebooku. Dobra. Bo teraz nie chcę kombinować z tym. Generalnie dla mnie, jeżeli chodzi o ten... Wiadomo, że ten kurs Freeza tak zrobili po to, żeby się lepiej sprzedawał, ale... No, wiesz co mi się wydaje? Wpadłem na taką teorię, słuchaj. I wydaje mi się to bardzo prawdopodobne co do kursu Freeza. Nazwał to kursem, i teraz tak, jego widzowie to kupią, oni jakby nie oleją ten kurs, bo dostaną coś, czego chcą, czyli vlogi nie opublikowane nigdzie indziej. Ale dzięki temu, że to się nazywa kurs, zahaczy o ludzi, którzy nie oglądają Freeza, zostaną oskamowani, ale Freeze ma ich w dupie, bo to i tak nie są jego widzowie, to co mu zrobią? Przestaną go oglądać, oni go nawet nie oglądali, wiesz o co chodzi? Czyli oskamuje widzów, oskamuje ludzi, którzy go nie oglądali, a jego widzowie będą się cieszyć, bo dostaną vlogi, których nigdzie wcześniej nie mogli obejrzeć. A oni i tak... Ale czekaj, to myślisz, że ktoś, kto kupi ten kurs, jak będzie widzem, to że nie będzie zły? Że wydaje mi się, że nie. Się nie odbije jak ja patrzyłem komentarze, to było w luj komentarzy, gdzie ludzie pisali, czy da się zrezygnować z kursu, bo im zależy tylko na vlogach. Bardzo dużo takich komentarzy widziałem. Naprawdę. Okay. Wydaje mi się, że to jest stworzone po to, żeby oskamować ludzi, znaczy może przypadkiem, żeby oskamować ludzi, którzy i tak nie są widzami. I co? Oskamujesz go, co on ci zrobi? Nawet się nie da zwrócić tego kursu, bo jest taki przepis. Bodzie, jaki flex na kota. A no, z tym, niezwracaniem to chyba jest nielegalne w ogóle, nie? Bo właśnie w Polsce zawsze możesz odstąpić od umowy kupna-sprzedaży przez internet zawieranej. No, 2 tygodnie jest. To jest właśnie taka dziwna rzecz. I ten zapis, ja jestem prawie pewien, że to jest jakby nielegalne. To jest dziwna sprawa. Bodzie, jak kamerkę w dół dajesz, tak żeby kota lepiej było widać. Czekaj, się potem okaże, tego że wiesz, Prisma jakichś prawników opłaconych. Na pozwie. Mocno i... Ej, tu bardzo słabo widać, ale tu jest PiS. Wysłałeś to? Weź Ctrl i scroll. Ale wtedy jeszcze gorzej widać. Aha. Ale to musisz a może widzieć, nie, może widać. Poszukuję dorosłej osoby, która jest bardzo niska, potocznie mówiąc jest Karłem. Ej, a to jest oryginał?
Tak, chyba tak. Tak, i to wygląda jak dystans do siebie. Nie? I chce sporo zarobić. Tak, nie. A to jest serio autentyczna? Osoba, która jest niska, potocznie mówiąc, tak, jest karłem. To jak mem. I to jest serio prawdziwa? Tak, no właśnie i ten jakby dołączenie minimajka jest trochę tak jak Steam X, wiesz, takie werbowanie osoby specjalnie pod to, żeby ten, bo to nie jest złapanie ziomka, no nie, że się znali i tak dalej, tylko po prostu wzięcie. Tak, ale się polubili, ale więc. Tak, to jest lepsze niż to, że agencja zbiera tam z 8-7 osób. Inne teamy to wiesz, szkoda szczępić ryja. Tak, no, nawet jeżeli chodzi o jak, bo najnowszy, nie wiem kto tam ostatni dochodził, czy to był Patec? No do to ekipy? Nowciu teraz, fotografii. To ja się nie znam, ja ale bo na przykład Bodzio robił z Patecem, mieli kanał Wszystko Vlog i to było tak, że też nie on, że Patec doszedł z dupy, tylko rozumiem tak, że wy się poznaliście najpierw, bo coś tam nagrywaliście, był ten film, coś, jak, co to za film? Podróż, podróżujemy 24 godziny bez pieniędzy? Czy? No i jeszcze noc w parku trampolinowym. A wy nagrywaliście? I to nie, tak, że, to nie też tak, że to była całkiem decyzja biznesowa, tylko to było tak, że się, że polubiliście Freeza, tak? Czy, no tak, nie no, wiem, jakby, jak no tak, tak, to jakby było w planach, żebyśmy po prostu dołączyli we dwójkę, nie? To się jakoś tak rozłożyło, że o, tu coś tam i bardziej wyszło tak, że Patecki po prostu z nimi imprezował. No ja jestem raczej typem, który siedzi i gra na kompie, więc rzadziej wychodziłem i po prostu on w chuj z nimi przebywał, no to po prostu zaczęli. No wiesz, okazja jak, życia poszła się pierwszy. Przy nagrywaniu i ten. Miałbyś procent z kursu. No, mógł teraz być na filmach ekipy, a jest na jakieś pięciu typy podcast. Ja pierwszy, taka okazja, byś był milionerem. Pięciu nie ma. Bez kity. No nic. A, dobra. Nie wiem, kończymy ten temat, czy coś jeszcze chcecie? No możemy dalej, no. Tak? A, że kolejna ta. No, ja jeszcze tylko powiem tak końcowo, że ciekawi mnie to, że na przykład Sparta myśli, że PR-owo to się w ogóle nie odbije, na przykład na... Mi się wydaje, na Freeza, że... Nie? Znaczy... Zastanawiam się, jaka jest średnia wieku Freeza. Nie wierzę w to, że to tylko 9-latki. Mi się wydaje, że starsi ludzie też oglądają. Znaczy starsze, nie wiem, do 16 powiedzmy. Ale... Nie. Starsi. A, no to może tak być. Tylko pytanie, czy oni... Wydaje mi się, że nie każdemu zależy tak bardzo na zostanie youtuberem. Im wystarczą te vlogi, tak mi się wydaje. Większość ludzi raczej podziękuje za vlogi i nie będzie pluć na Freeza i tyle. I to się raczej nie odbije. Może mi tak się wydaje, być. Żeby PR-owo ich to zabolało, to musiałby ktoś nagrać o nich film, jakiś Gargamel albo coś takiego. W sensie no, chyba musiałby być Gargamel o tym nawet. Kursie. No nie, musiałby to legit być Gargamel tak. I nagrać za ten kurs to scam. Wtedy by to mocno ich zabolało, ale tak to prawda. No, to mogłoby być dobre. Ty obejrzą taki ale film. Mi się wydaje, że mógłby się tym zainteresować, tak szczerze. Znaczy, jakby ja, to jest to, co ja mówiłem, że jak ludzie to kupują dla tych vlogów, no to okej. Okay. To jest wtedy w porządku, tylko no ja nie wiedziałem, że no, jest nas tak mało nikt, tego... Nikt tak tego nie reklamuje, nie? No, że no, właśnie. No. Ja w sumie myślałem, że właśnie to wszędzie jest tam powiedziane, że to no, że tam jakiś kurs i vlogi, których nie publikowaliśmy. Hej, mam nudny temat, który myślałem, żeby na początek dać, bo generalnie mamy widzów, co grają w LoL'a. Co myślicie o zmianach w sezonie najnowszym? Zajebiste, przejdźmy dalej. Warto, no, przejdźmy dalej. Tak? No nie wiem, jak chcecie. Nie, o tym ja żartuję. Tak? Nie, bo możemy olać, bo dla mnie to nie jest jakieś bardzo ten interesujące, ale generalnie bardzo pozytywnie oceniam zmiany. Jestem ciekaw, czy ktoś z was na przykład jest taki, co. Wiecie, ja też pozytywnie. Chujowo, zepsuli LoL'a. Mi się bardzo podoba. No ja też się cieszę w sumie, że jest dużo zmian, że się coś dzieje więcej niż ciągle to samo. I tyle, nie? Jakby to jest większa, według mnie to jest dużo większa zmiana niż zmiana run. Która była chyba kiedy? Dwa sezony temu czy trzy? I no i co? No świeżość to jest ważne w sumie. Już trochę się nudzi mi ta gra. Też mało w nią na streamach gram przez to, no ale co? Może teraz się będzie tak? bardziej a chciał. A jak procentowo? Patrzysz na sali Gnome na przykład, jak dużo grasz w LoL'a, a jak w inne gry? Nie, co? Bo nie usłyszałem. Procentowo... Czy patrzysz na przykład na jakimś... No, w LoL'a. Ile grasz? Ile jakby... Jak dużo zacząłeś grać w inne gry? Jak bardzo LoL'a olewasz? Tak z ciekawości. No ja w LoL'a to nie grałem chyba już, nie wiem, z miesiąc czasu, no także no już sporo. Może dłużej. Dużo, bardzo dużo. No, sporo. No. Uważaj, żeby ci się nie odechciało przypadkiem już na stałe. Nie, ja miałem czasem tak już kiedyś, że tyle nie grałem.
Nowe zmiany bardzo mi się podobają, ale ciekawa rzecz, że się Riot z nich wycofuje. Nie wiem, czy patrzyliście ostatni patch, że usuwają siłę z itemów, nie? Czekaj, co? Mi się podoba to, że... Wszystko wraca generalnie do tego, co było, tak szczerze. Itemy, bo ten sezon jest fajny, bo itemy są broken, ale jak popatrzysz na ostatni patch, to na przykład aktywy itemów nerfią i buffują pasywy, nie? I to jest takie, jakby się wycofywali trochę. Ja w sumie lubię, mi się podobało, że były takie mocno itemki. To jest fajne. Na ale początku to jeszcze... było spoko, a potem zaczęli znowu balansować tak, że itemy właśnie osłabiają i do herosów Ale dalej jest lepiej dużo niż tam, niż w poprzednim sezonie. Dobra, zostawiamy ten nudny temat. Czekajcie. Dobra, przejdziemy do Twitch kontra YouTube. Mamy tutaj osoby dwie, które w tym momencie streamują na Twitchu i tak się zastanawiam, co wy myślicie na ten temat, bo ja mam takie bardzo niepopularne zdanie, zwłaszcza, że większość ludzi jak ogląda Twitcha, to wydaje im się, że Twitch nie może upaść jako platforma, ale wydaje mi się, że przez to, że Twitch jest źle zarządzany, jakby w perspektywie 5-10 lat może być tak, że Twitch straci większość swojego udziału na rynku jakby streamów, dlatego że YouTube robi kilka dobrych ruchów, na przykład ostatnia rzecz, którą YouTube fajną robi, nie wiem czy zauważyliście, short filmy wrzuca, nie? Shoty, chodzi ci o te minutowe filmiki, coś takiego. Klipy, no, że, to wiem, że mają narzędzia swoje do klipów i to może znaczyć, że będą się też powoli szykowali do powiem ci tak, przygotowania platformy pod streamy. Co do... No dawaj, sporta. Nie wiem czy o tym samym gadamy, ale co do shotów, to YouTube tak promuje teraz filmiki takie 30-sekundowe. Są kanały z zagranicznych streamerów, z Twitcha oni są i te kanały, nie wiem, w miesiąc mają po 150 tysięcy subów, po 2 miliony na filmik, tak wrzucają po kilka filmów dziennie i te filmy mają po milion wyświetleń. To ale jest chore. Dlatego, że, mi się wydaje, że to jest dlatego, że takie shoty się zajebiście ogląda i tego właśnie brakuje na YouTubie, kurde, na tej scenie streamerskiej. Przecież to jest według mnie najważniejsza rzecz, jaką powinni teraz wprowadzić. Żeby mogli tworzyć shoty. Przestawili algorytm, ale właśnie większości ludzi, która ogląda Twitcha, to generalnie Twitch, ja mówię tak, teraz Twitch jest dużo lepszą platformą do streamu pod tym względem, że czat jest lepszy, nie wiem w zasadzie jakie są inne zalety. Największa zaleta Twitcha to chyba czat, nie? Na YouTube jest źle zorganizowany czat też, dasz sobie na full screen, a tam nie ma czatu. Tak, no, to jest bardzo słabe. Poukładać sobie. A, no tak, tak, nie ma tej jak to się nazywa na Twitchu, jakieś tam kinowe coś? Czeka coś ci na dół. Tak, ale jakby dla nowych ludzi streamowanie na Twitchu jest moim zdaniem porażką. Nie ma żadnych narzędzi do znalezienia kanałów. Na przykład Fizz Nasri streamował i mówiłeś na pierwszym streamie miał 80 osób. Tak, na pierwszym streamie, tak? Ma 1000 coś subów, odpalił streama sobie na YouTubie, miał 80 coś osób, potem to spadło do 50, albo stałe tak 50 coś, ale przecież... nie? O kurde. A na Twitchu... To jest niesamowite, że na pierwszym streamie może mieć ktoś 80 streamów. No, a na Twitch odpali streama i nie ma dosłownie żadnego algorytmu, który cię promuje, chyba że jest jakiś, o którym nie wiem, ale wiem, że nie ma nic takiego, co cię promowało. Jedyne co to jest, ale chyba nikt z niego nie korzysta. Znaczy, mogą cię na główną Twitcha dać, ale to chyba nie da się tak, że masz zero widzów i cię dadzą. To trzeba mieć już iluś. Właśnie, to... I wtedy jakby to cię jeszcze bardziej boostuje i tyle. Okej, jakby YouTube ma faktycznie, to jest plus trochę, że boostuje. Że może wyświetlić w algorytmie, znaczy komuś no po tak, prostu. Tak, ale na YouTubie też jest więcej widzów. Ale na Twitchu dużo. Bardzo często, no nie wiem, czy tak robiliście, ja tak osobiście robiłem i widziałem, że inni też tak robią, że wyszukują właśnie czasami streamy po najmniejszej ilości widzów. Że wchodzą na dany temat, załóżmy League of Legends i scrollują na sam dół i tam przeglądają. Wiesz po co tak robią? Daje, nie? Wiesz po co tak robią? Ja kiedyś z kuzynem robiłem tak, od najmniejszej ilości wchodzimy na typa i on z kuchni streamuje i piszemy: siema, co tam z kuchni streamujesz? I bekę ciśniemy. Chyba tylko po to się ogląda te streamy. Daje mu to widzów, nie? No tak, ale no co? Dalej, no dobra, no. Dobra, jest psycha to mniej usiądzie. No w sumie zerowa efektywność. Bo to naprawdę bardzo mało. Tak mało ludzi korzysta w ten sposób z tego, że jakby tutaj no zerowe jest value. A widziałem taką statystykę, że sekcja YouTube Gaming, czyli same gry, ma 200 razy więcej widzów niż Twitch, nie? 200 tak, razy więcej tak oglądających. Tak jest, 100%. Czekaj, co? Znaczy tak jest o 100%. Jakby z samych polskich widzów liczyć, bo wiadomo, żeby nie liczyć tych zagranicznych, bo to już w ogóle jest inna skala. Ale samych polskich widzów to na YouTube jest dużo, dużo więcej. Jakby, wiesz,
Mało ludzi tak naprawdę w Polsce ogląda Twitcha, niestety. Ilościowo, no bo jakby... Tak. A... I tak to jest sporo, da się z tego utrzymywać, nawet jak masz... Znaczy ja się zastanawiam, czy mało ludzi w Polsce, nie wiem czy procentowo, jak porównać z innymi krajami, to nie będzie więcej, bo na przykład jak patrzysz, jak Ksaj odpali streama, to tak, on ma bardzo dużo. Razem w kategorii z tymi popularnymi streamami, nie? Jakby... Wiesz co, tylko z tymi zauważ... ogólnoświatowymi popularnymi. Ja nie wiem czy... Nie wiem jak jest na Twitchu za bardzo, ale czy jest jakiś inny streamer, który miałby tylu widzów jak Ksajo w Polsce? Chyba nie ma takiego, po prostu to jest wyjątek, który... No Oro robi nie takie, ma, że ja pieprzę. Także no wiesz. No, ale to Ksaj jak ma streamy to on, wiesz, na LoLu to ma więcej niż ci ludzie, co tam jakieś odpalają popularne streamki sobie też. Jankos? On par z nim, ja to jest z Polski, Jankos, no nie? Jankos to nawet mi pisze, nie ma że Evron czasami ma. A nie wiem, nie Evron też ma dużo widzów często, no. No ale ogólnie, jakby policzyć polskich widzów na Twitchu, to zastanawiam się, zebrałoby się powiedzmy 100 tysięcy łącznie osób rozrzuconych na iluś streamach, wiecie o co mi chodzi? A jakby rozrzucić wszystkich widzów na YouTubie, którzy oglądają streamy, no to jest dużo większy potencjał, no bo też ci ludzie siedzą po prostu na YouTubie, wyświetli się stream i wejdą, wiecie o co chodzi? Tak, to prawda. Właśnie wydaje mi się, że docelowo przez to, że YouTube jest jakby takim jednym miejscem, gdzie jest wszystko i robi, mimo że nie jest idealny, ale popełnia mniej błędów niż Twitch, że docelowo może być tak, że Twitch będzie tracił udziały w rynku na rzecz YouTube'a. Jakby to już teraz się dzieje, ale że myślę, że to przyspieszy jeszcze, nie? I nie wiem, czy tutaj wy się zgadzacie. Chyba, że Twitch coś zmieni, nie? Ale nie wiem, czy są zalążki tych zmian. To tutaj nic nie wiem na ten temat. Ja też nic nie wiem. Wiem, że ludzie są mocno związani z tą platformą, jakby jacyś streamerzy przechodzili na inne platformy, tacy wielcy, no to ludzie nie szli za nimi po prostu i tyle. Ludzie są związani z tym Twitchem. Także wiesz. Z Twitchem są bardzo związani. Ja już widzę, jak poruszyłem temat, to już jakieś komentarze. Co on pierdoli? Jak to Twitch gorszy? Co? Ja bym to cały czas chciał powiedzieć, ale się powstrzymuję cały czas. A jaki jest ten. No właśnie, dużo jest takich rzeczy, co widzowie nie zwracają na to uwagę, nie? Takie wady Twitcha, że... Bo jak jesteś widzem, to i tak wchodzisz na Twitcha, uruchamiasz najbardziej popularny stream i wydaje mi się, że przez to, że Twitch jest tak popularny i ludzie tak bardzo jakby lubią Twitcha, że ma, powiedzmy, dobry PR, to przez to nowi streamerzy próbują swoich sił na Twitchu, a powinni próbować gdzie indziej. No na bo Facebooku. Jakby dla nich tam nie ma miejsca, bo już jest nisza przepełniona. Oro na Facebooku. A myślisz, że Facebook... Myślisz, że Facebook w ogóle ma szansę wejść tutaj i coś zrobić? O, to jest ciekawe. Też nie, chciałem o Facebooku pogadać. Facebook wydaje mi się, że zbytnio odrzuca, kurde. No. Nie ironicznie. Facebook odrzuca. Uważam, że Facebook jest lepszy dla nowych ludzi niż Twitch. Dla nowych streamerów. Kurde, ciężko bo mi tak... daje ekspozycję większą. Okej, okay, no też mi się wyświetlałem, że są jakieś... Ale Facebook serwis, który będzie jakkolwiek promował, będzie no w sumie lepszy, tak, niż oni... w ogóle nie promuje, no to... Facebook też jakby promował te streamy i może dlatego się części teraz wyświetlały. Było jakiś czas temu, znaczy jakiś czas, to było ze 3 lata temu chyba, albo coś takiego, że YouTube promował streamy i też jakby... Ja chyba tam jeszcze byłem na tym YouTubie i to naprawdę, no to boostowało widzów mocno. Potem przestał to robić i było widać różnicę. Także no. Myślę, że będzie coś takiego, że znowu YouTube będzie eksperymentował ze streamami. To trochę zajmie, nie? Bo teraz streamy są takim dodatkiem na YouTubie. Coś tam, jak ktoś ogląda streamy, to wyświetla mu się więcej streamów, ale nie ma testowania nowych osób jakby za bardzo, nie? Nie wysyłane są osobom, które nie są oflagowane jako oglądające streamy, to do nich streamy w ogóle nie trafiają, ale jak to zmienią, wydaje mi się, że może wyskoczyć dużo nowych streamerów, a tak a propos Facebooka, to spoko jest. Większość osób nie chce chyba reklamować swoim nazwiskiem i imieniem, nie? Streama. Ale jak ktoś to przeboleje, to może złapać na początku widzów, a wśród znajomych jakby reklamując. A czekaj, a nie streamuje się na fanpage'u na Facebooku? Przez fanpage? Tak, streamuje się, ale na przykład tam po pierwsze, no powiedzmy, chodzi o to, że Facebook, nie wiem czy to dalej tak działa, ale Facebook działa jakoś w ten sposób, że jak ty oglądasz jakiegoś streama, to czasami nawet, chyba może już tego nie być, ale pokazywało znajomym twoim, że oglądałeś tego streama. Albo że napisałeś komentarz. To było to nie wielu osobom bardzo się nie podobało. Tak, to... Czasami można się nie wytłumaczyć z czegoś.
W ogóle Facebook bardzo dziwnie się zabrał za temat streamów, bo płacili duże pieniądze ludziom za to, żeby tam streamowali, a jakby przerzucili te pieniądze w zrobienie platformy fajnej, zwłaszcza, że przejęli Mixera, to dużo mogli ugrać. Bo oni mają jakby wszystko, nie? Mają użytkowników, których mogą przekonwertować, ale... ale co? Ale zabrali się do tego od dupy strony. Nie zmienili platformy, jakieś dziwne założenia, że swoim imieniem i nazwiskiem masz się podpisywać i to no, jakby starsze ludzi. Dziwne, dziwne rzeczy. Ale co? Jeszcze co do tego... gdzie bardziej się opłaca zacząć streamować, też mi się wydaje ogólnie, jako że siedzę na tym Twitchu, ale ogólnie wydaje mi się, że też się tu... Jak zaczniesz, to raczej się nie wybijesz. No chyba, że będziesz miał koleżków, którzy cię ostro wypromują. No ja na przykład zaczynałem na to tym YouTubie i mi to dużo dało. Co prawda, jak się przeniosłem na tego Twitcha, to też miałem po chyba 50 widzów czy coś takiego, no ale, ale z czasem to jakby się rozrosło. Także no na Twitchu ciężko. Jest jeszcze jedna zaleta Twitcha, o której nie powiedziałem, i to jest networking, że są te hosty i tak dalej, nie? To jest coś, czego... Się zastanawiam, jak działa hosty. Ten host. One... Nie wiem, czy one dużo dają. To jest tak jak trochę jak zrajdowanie na YouTubie, że wejdą, napiszą siema i pójdą. No zwykle tak, jest ale... tak, że dostają. Ale na YouTube na teraz można, to jest nowa opcja. To? Niedawno o, wprowadzili. Kurde, nie ale mi nie działa. Tak, taka ciekawostka. Mogę wpisać, nie wiem, czy próbowałeś, ale tam możesz, musisz wpisać URL filmu albo ten, ale jak wpisuję, to się nic nie dzieje i nie mogę nic kliknąć. Jakby jest zbugowana. Ja nie pamiętam. Wiem, że coś mi nie działało, ale nie pamiętam jak dokładnie. Ale z tymi rajdami, to im bardziej chodzi o to, żebyś zrajdował kogoś, kto robi coś podobnego co ty i że kiedyś możesz z nim sobie się skumać, nie? A to ma sens, masz rację, że tak jest. Tylko, no nie wiem, ja jestem akurat taki, że wiesz, jakby... Kurde, czekajcie, coś mi się tu wypieprzyło na OBS-ie. Już MKRR by pomógł, ale niestety nie zrobiłem tego kursu. Czekajcie. Kurde, w dupę. Jeszcze temat rajdów możemy poruszyć, bo ktoś mi napisał. Nie wiem, czy na Twitchu tak jest, ale na YouTubie są rajdy, takie, że robią małe kanały po 10 osób. Takie wkurwiające, jak dwie osoby ci wchodzą i robią rajda, tylko po to, żeby ludzie wbili na ten kanał. Nie? Chciałem u ciebie Nox ostatnio takiego rajda niesamowitego. Też widziałem. No, fakt, też się spotkałem z tym. No, trochę tiltujące. To jest strasznie wkurwiające. Ja banuję, nie? Jakby za to. Trochę, tak powiem, złe wychowanie, jeżeli robisz coś takiego. Nie, nie, bo rajdy są fajne, ale jak większy kanał rajduje mały kanał, nie? I dajesz mu akceptację. To jest takie... A jak mały rajduje większy, to jest już bycie tylko atencjuszem i to jest takie... No zgadzam się. Znaczy zależy o ile mniejszy. No jak rzeczywiście ma dwóch widzów, no to jest w ogóle bez sensu, ale... No to mnie rajdują takie, co mają dwóch widzów. Kurwa. Dobra, wait. O, już gadaliśmy o tym PogChampie i tak dalej. Mamy temat kursów. Mamy Twitcha, jakiegoś Facebooka. Ilu co z dalej? Was grało w Cyberpunka? Ja przeszedłem całego na jednym posiedzeniu. Ja tak, ile trwało? Chyba 37 godzin grałem. No, ale ja robiłem. Ja robiłem przedłużonego streama, także no. Sobie posiedziałem po prostu i skończyłem. Trzy zakończenia zrobiłem z bomby, także też lepiej. Co myślicie? Tak, są. Tak, totalnie pod koniec to jest jeden wybór, także sprzytujesz. Tak. Znaczy, no, cała gra nie ma znaczenia. Misję musisz przejść jeszcze, nie? Jakby pół godziny. No, niby tak. Trochę szkoda, że ten, że jakby wybory w grze. No, małe mają znaczenie, ale. Ale coś za coś wydaje mi się, bo jako, że mają małe znaczenie, to jakby historia może być bardziej dopracowana i historia według mnie jest bardzo dobra w Cyberpunku. Że jest bardziej liniowa, ale... No, ale dzięki temu jest bardzo dopracowana. Się nie zgadza z tym, co oni zapowiadali, bo oni mówili, że będzie tak jak w Wiedźminie, że jakieś... Czego oni tam nie mówili. Ale no, 3/4 rzeczy, które oni obiecali, są istnięte. Będą w patchu, w 2K77. DLC, tam fabułę ale dodatku. Mnie na przykład, z takich rzeczy, które najbardziej wkurwiają, to nie są jakieś nawet glitche, tylko to jest to, jak silnik fizyki jest źle zrobiony i AI. Jest tak tragiczne AI. No AI, jeżeli to... chodzi na przykład o policję, tak? Czy nie wiem, o co chodzi. Tak, kto wpadł na pomysł, żeby policja dzisiaj rozpiła za plecami? Bez sensu. Gry 10 lat temu gry tak nie miały już.
Ale też śmieszne albo... jest to, jak łatwo uciec z tej policji. Nawet jak masz kilka gwiazdek, tak. Po prostu sobie odjeżdżasz i mają cię w dupie. Nie ma AI pościgu w tej grze, więc jak odjedziesz autem, to oni cię nie gonią. To są takie boty, że szkoda szczępić ryja, naprawdę. Chyba w Morrowindzie się lepiej rzucali w mieście, jak rzuciłeś się na sklepikarza. No bez kitu, ale jakieś GTA 3 nawet, to ma milion lat dosłownie i tam... No, w sumie ta. Przecież w Morrowindzie to nawet potrafili wchodzić do budynków, nie? A w Cyberpunku nie wiem, czy chyba takie potrafi otwierać policja. Szczerze nie. A właśnie tam AI jest takie strasznie płytkie, nie? Jak jest ktoś na wózku, uderzysz go, to on staje z tego wózka i zaczyna spierdalać. Ta, widziałem wygląda... tego shota, widziałem. Mi to przypomina taką gierkę, co jest zrobiona na taki hackathon, że 24 godziny mają zrobić grę. Widziałem i komuś się to spodobało i zbudowali na tym co już zbudowali w 24 godziny, zrobili resztę świata. I ten świat jest ładny wizualnie, dobra fabuła, ale cała baza wygląda jakby była robiona dosłownie 24 godziny, nie? No plusem Cyberpunka jest ta dobra fabuła, według mnie serio mega kozacka, ale... No, balans jest spieprzony, jakby AI nie istnieje, no jest dużo gówna tak naprawdę, niestety, a szkoda, bo gdyby nie to, no to serio ta gra byłaby fest byłaby. Dużo osób w ogóle, jeżeli chodzi o ten, to broni Cyberpunka, taki jeden z najgłupszych argumentów, jakie słyszałem, to coś takiego, że o, gracze sami tego chcieli, w końcu tyle płakali, kiedy wyjdzie ta gra. Wiecie, że gracze niby pospieszali studio. Ale jakby gracze, wiadomo, że chcą tak zagrać w gierkę, a w żaden sposób nie są odpowiedzialni za to, w jakim stanie wyjdzie produkt. Strasznie, strasznie dziwna linia. Poczekaj, sorki, w sensie, co mówiłeś? Że strasznie dziwna linia obrony Cyberpunka to, że niektórzy ludzie mówią, że gracze naciskali na studio, nie? Że chcą, żeby Dobra. No, masz rację. Dziwnie bronią, ale no, to fanboje. Słuchaj, ja oglądałem podcast Roka Alone, wiecie którego? Boże, on jest chyba największym fanbojem Cyberpunk, jakiego w życiu widziałem. Ludzie pisali, ludzie śmieszne rzeczy pisali, że nawet jakby menu działał w Cyberpunku, to by mówił, że chociaż menu działa. ale to naprawdę tak jest, że tych bat jest... O, ja słyszałem, że to, że Cyberpunk zbugowany? No ale Noxy, przecież każda gra ma bugi. Co to kurwa za argument, jak tam... To jest jeden wielki bug, nie? Tam każda akurat się doczepili do Cyberpunka. Każda gra ma bugi. Widziałem typa, który robił challenge, żeby zagrać w tę grę 10 minut bez buga i mu się nie udało. No, ty dobre, speedrun do buga! Chyba po 30 sekundach już jakiegoś buga miał. No, dobry ja bug. Na początku nie wiedziałem, czy to są bugi, czy to są feature'y. Jak miałem na przykład questa, którego się nie da przejść, bo się zbugował, to próbowałem na przykład przez 20 minut znaleźć inne wejście do budynku, nie? Bo gościu, nie wiem czy kojarzycie, jest ten taki quest, że gościu ci potem odcina wejście do budynku, jak podchodzisz do wejścia, to cię odpycha. Widziałem postać, to na YouTubie. A postać, z którą miałem gadać, została w budynku. A ja nie mogłem do niego wejść i przez 20 minut szukałem innego wejścia. Bo myślałem, że to feature. Ja miałem coś takiego, że w ostatniej misji mi i mobek, znaczy mobek, tam żołnierz z wrogi wpadł pod tekstury. I musiałem go szukać i na szczęście jeden z moich botów zaczął strzelać w ziemię, bo on go widział przez tekstury i po prostu rzuciłem tam granata. Ale to było tak spieprzone, a to pod była tekstury granat wlecia? Nie, rzuciłem granata na tekstury i on umarł pod tymi teksturami. Dobra. Tak, nie, bo taka misja jest, że musicie tego pająka odebrać od tych typów z takimi oczami. A to jedna z pierwszych misji chyba. 8 diod mieli coś tam ten. No i jeden gość, Dom się nazywa, czy tam Dum. Po tej misji cały czas za mną chodził i jedyny sposób, żeby pozbyć się go, to wejść na motor i odjechać, bo do auta on się tepał, a na motor nie dało się wejść, bo wiecie, nie zrobili, że na motorze ktoś jedzie z tobą w tej grze, więc jak siadasz na motor i odjedziesz, to on już nie pójdzie za wami. Ja zostawiłem go gdzieś na końcu mapy, żeby się nie tepał za mną. Ale to jest dobre, żebyście lepiej rozumieli, jak ten bug działa, bo w tej grze nie ma systemu kompanionów, ale jak tego nie zrobisz, to ten Dum chodzi za tobą całą grę, do ostatniej misji. Ja że ci może w każdym questie się napierdala. Tak, poszedłem na walkę na pięści i on strzelał do typa. Tak. Kurde. To jest dobre, popatrz. Co za gierka. Tam, bo są te walki na pięści, nie? Tam jakieś na kasę. I to jest broken. Bierzesz jakiegoś Dunduma,
Umawiasz się na walkę na pięści i podpala, po prostu dum-dum napierdala z broni. O, to jest dobre. Strzela gdzieś tam w rogu. Tanki miał dobry filmik o cyberpunku, właśnie, że w chuj bugów, ale że w sumie jest to częścią, że tak powiem, już tej gry i zresztą całkiem zabawnej. No już się wiadomo, że to nie, nie było zamierzone. Znaczy, są zabawne, ale no na przykład w momentach fabularnych bardzo przeszkadzają, nie? Imo. Bo fabuła jest mocną częścią, ale jak ginie ważna postać i magnata w głowie w środku, jak do ciebie mówi, że mu broń wystaje po obu stronach, to jest antyklimatyczne trochę. No, to jest spieprzone. Ja na szczęście grałem, no, jak tego baga miałem, jak coś. To był jak Jack, z Jackiem jechałeś. Tam. Tak, no. Nie chciałem spojrzeć. To w sumie początek gry, to w sumie było nawet na trailerze. No, ja później ogarnąłem dopiero, że na trailerze dali. Dziwne. O, tak, albo te wybory jakby na początku, no nie? To jest jakieś 15-20 minut gry, potem wszystko schodzi do jednego tego i reszta opiera się na tym, że masz dialog po prostu inny. To też tak strasznie. A, mówisz, że frakcje nie mają znaczenia. Tak, nie mają znaczenia w ogóle. Też mi się wydaje, że ten jakby etap po tym, jak wybierasz frakcję, jest ten prolog, tam 15-20 minut i są takie flashbacki, co robiłeś tam z tym Jackiem i tak dalej i przechodzisz do gry już takiej głównej jakby. To mi się wydaje, że cały ten etap tych flashbacków był zajebisty do gry, żeby wrzucić i żeby zagrać dało się. Mógłbyś sobie wybrać swoje pierwsze jakieś auto, jakby zapoznać się z grą, a tak to wchodzisz, no. Wrzucają ci tak o, z ustawionym apartamentem, ze wszystkim. Moim zdaniem fajnie by było, jakby tak się zaczynało totalnie od zera i powoli się budowało postać. No lepszy by było. W RPG-ach to jest super. Nie wiem, grasz sobie w jakiegoś goticzka, zbierasz kilo, klepiesz ścierwojady. No ale a nie, gothic. Że dostajesz od razu zbroję paladyna i walisz się tam. No plus jeden. Na hito, no, nie, gothic to jest legenda, wiesz o co chodzi. Nie, cyberpunk no, nie ma podjazdu. Nie budowanie postaci takiej od zera. To jest fajne trochę. No to prawda, no. Dobra, dawaj następne tematy, co tam masz? Dobra, epilog to nie jest na koniec? Następny temat? Kończą mi się powoli tematy. Znaczy, mam kilka takich, co nie wiem, czy w ogóle będziemy przechodzili, nie? Mam wejście Freeza na giełdę. Jakby co myślicie o tym, że powoli youtuberzy i tak dalej zaczynają, bo na przykład wejście na giełdę, to też coś będzie targetowane w widzów prawdopodobnie, nie? Ty, ale poczekaj. Bo to... To jest w ogóle... Jest to za granicą, żeby jakiś youtuber był na giełdzie, czy nie? Ja nie słyszałem nigdy. Ale nie słyszałem. Ale... Pierwszy pomysł oryginalny! Nie no, żartuję przecież. Słyszałem, że Freeze się odzywał w ogóle do różnych osób, tam do Nitra i tak dalej, żeby weszli w to. Nie wiem. Możesz właśnie coś powiedzieć, bo ja ale nic dlaczego nie targetuje youtuberów, a nie ludzi, którzy mają kapitał? Dlatego, że prawdopodobnie, że chodzi o to, żeby to reklamowali dalej i żeby widzowie dorzucili się kasą. I tu chodzi o, to, o taki wspólny zarobek, no. Bo widzowie kupują kasę, windują cenę akcji i oni mogą sprzedać na górce, nie? Bo oni kupią zawsze dużo, dużo taniej, bo oni mają preferencyjne warunki. Oni będą kupowali na jakichś własnych umowach, a nie z rynku. No raz tak, i wszedł tak w spółkę, tak, wiem. I ja się chuja właśnie... znam na giełdzie to. Tak, ale właśnie dla mnie osobiście trochę... To jest ciekawy pomysł nawet. Nie widzę jakby w tym nic złego, ale z tego co wiem, oni coś chcą robić z gierkami. I tak, tak naprawdę... Tak. Też widziałem, no. No i tak naprawdę wydaje mi się, że to może działać docelowo, bo sam fakt, że na przykład, że jest Freeze, to już mają promocję gierek w ekipie. Oni kupią jakieś studio, które zrobi... Ta gierka może być słaba, ale żeby działała, nie jak Cyberpunk, rozreklamują ją wśród swoich widzów, mogą sprzedawać za... jakieś śmieszne 10 zł, a i tak wyjdą na plus, nie? No tak, no i siema. Ale zajebisty ten pomysł. W sumie widziałem, że PewDiePie też robił swoje gry. Nie wiem, ogólnie zagraniczni youtuberzy chyba robili swoje gry, takie proste gierki po prostu. Które nawet czasem były bez mikropłatności, ale z reklam dużo zarabiały, bo youtuber to wziął. Z reklamami? Widziałem taki film, że chłop na YouTubie zrobił grę, tak jak wcześniej mówiłeś, 24 godziny, wpieprzył ją na tego. Na sklep Play. No i samo z reklam tyle zarobił, że ja pieprzę. No i plus ten film, który miał tyle wyświetleń. Znaczy tylko to mówisz o grach na Androida, nie? Tak, właśnie, tak, bo tak. Część gierek w sumie mobilnych wydaje mi się, że zdobywa swoją wartość, jeżeli ma dużą nie widownię, tylko dużo użytkowników. No tak, te z reklam dużo zarabiają. Czy...
Nie. Że po prostu jeżeli jest społeczność gdzieś tam, nie wiem za bardzo jak działają te gierki, bo w sumie mało grałem. Ale wydaje mi się, że jeżeli jest duży fanbase, jakby dużo po prostu graczy, no jakby... No, nikt nie będzie grał w martwą grę, o. I nie chodzi mi, bo Flappy Bird nie jest player. No tak, bardziej mi chodzi o... Chodzi ci o to, że są dobre gry, które umierały przez to, że nie miały fanbase'u? Powiedzmy, może no. Coś takiego być, no. No były tam... takie klony MOB na przykład i klony Overwatcha były, które umarły. No. Mimo, że były ok i dużo kasy wydano bardzo na nie, ale tak nikt w nie, nie grał. To wydaje mi się, że o to chodzi. No na przykład, bo tam jedna gierka PewDiePie, no, a propos tej gry, gier PewDiePie'a, tam jedna jest, nie za bardzo wiem na czym polega, ale wydaje mi się, że tam jako YouTube Simulator, YouTuber Simulator, jakoś tak. Tuber ja Simulator. To widziałem i nie jest takie złe, to jest całkiem spoko. No ale taka... tam jak... Liczy się fanbase, nie? Znaczy jakby ilość graczy, bo tam... Nie, na czym to polega w ogóle? A to jest PewDiePie'a, YouTuber Simulator? Nie pamiętam, ale coś w stylu, że masz swój pokój i... Ale czekaj, chodzi wam o tą grę na Steamie? Streamerem. To są takie Simsy chyba, z tego co widzę. Nie wiem, czy to na Steamie, ale to wiem, że widziałem to na tym, na telefonie, na Google Play. Ja wydaje mi się, że to jest no Androidowa. Możesz sobie zbierać widzów, suby i tak dalej tam. To taki symulator do tego, YouTube'a jakby, nie? I tam... Bez kitu. YouTuber's Life, film, to chyba to. Gimper Simulator, nie, tak? YouTuber Simulator. Tak, ja tak. Widzę YouTuber's Life, taką grę. I jest na Androida właśnie. Chyba... Nie, PewDiePie's YouTuber Simulator. Tak to się nazywa. PewDiePie? Oficjalne. Nie wiem, nie orientuję się tak. Jeszcze drugą gierkę widziałem od niego. To jest taka typu, że od boku i sobie skaczesz i coś tam odbijesz, jakieś przeszkody i tak dalej. A podobno i samu ma jakąś ale to grę. Nie wiem, czy coś wiecie. Ten symulator to jest taki bardzo basic. To, nie, to jest taki jakby małym nakładem finansowym, że tak powiem, zrobiony. Tak wygląda, nie? Czy bo tam chyba w ogóle masz jakieś itemki do kolekcjonowania, właśnie masz ten swój pokój i nie wiem, jeżeli to polega na tym, że jakby, że, znaczy jest tam opcja, że inni mogą zobaczyć twój pokój i tam właśnie możesz kupić jakieś itemy kolekcjonerskie czy coś, no to właśnie bardziej się opiera na tym, żeby dużo osób w to grało i możesz budować, nie wiem w sumie, dobra, nie gadam. No tak, nie, no bo chodzi o to, żeby jak najwięcej użytkowników i że no to jest to, że szeroko się, jakby szeroko, na szerokości fanbase'u zarabia, nie? Że no. Robi gierkę. Ale wydaje mi się, że ekipa nie w tym kierunku będzie szła, tylko... Chociaż może źle założyłem, że będą robili płatne gry. Ja słyszałem, że game dev. Ale czy... Może clickera zrobią jakiegoś. Będą inwestować w kogoś, kto robi gry, czy będą własną grę robić. Mi się wydaje, że lepiej by im było i tak własną grę jakoś zrobić, a nie to. A to nie było coś takiego, że ktoś, kto wszedł w ich spółkę, ma też udziały w spółce, która robi gry? To chyba coś takiego było. I oni powiążą dzięki temu Freeza z tą nie, bo spółką, oni przejmują spółkę, oni nie zakładają nowej dosłownie, tylko oni chyba będą przejmowali istniejącą już spółkę. A. I... Ja pieprzę za dużo. Może się mylę, ja nie pamiętam tego filmu. Nie, no, ale... Powinni zrobić Cyberpunka kolejnego i dać zamiast Johnnego Silverhanda Freeza i... No, ja proste. DLC. Mogę się trochę mylić? Ale z tego co pamiętam, to były już przecieki i to będzie tak, że oni będą publisherem gry, a produkował ją będzie, chyba były przecieki, że to będzie T-Bull, z tego co pamiętam, spółka. Tak, też i oni chyba robią takie w miarę proste gry. No to clickera zrobią, bo najprościej tak, i się szybko zwróci. Zrobią clickera, youtubera z ekipy. Tak, że... Oj, pograłbym sobie jakiegoś clickerka. Jak clickery fajne są. Nie, jak siedzi się na chacie, ja to jest on do dupy. Trzeba gdzieś wychodzić, na przykład na studia. Ja mam taką teorię, że w clickerach tym fajnym elementem, bo jest... Bo w clickerach jakby ma coraz więcej tam zdobywasz, nie wiem, powiedzmy pieniędzy na sekundę, nie? No. I to się tak niesamowicie zwiększa i masz coraz więcej i tam potem masz coraz więcej tego pasywnego i z tego kupujesz coraz więcej. I to, co jest satysfakcjonujące, to jest prędkość wzrostu właśnie twojego przychodu. Że to cały czas się zwiększa i że to nie jest coś, co naturalnie, że tak ale powiem, jest w grach. W clickerach jest chyba tak, że im dalej, tym właśnie wolniej się to zwiększa. I potem było coś takiego, że robisz reset, masz z tego jakby pasywki na następne tak. Życie od nowa i znowu i reset, nie? Coś takiego było. Tak, ale jakby, ale
jeżeli popatrzysz pod względem jakby dostawania właśnie hajsu na sekundę, to to nie jest tak, że o, zagrasz godzinę, to zdobędziesz 1000, kolejną godzinę to zdobędziesz 1000, no tylko tak, zagrasz tak, godzinę, to zdobędziesz 1000, kolejną godzinę to masz już milion, kolejną to masz miliard, tak, to jest tak, takie tak, tak, nienaturalne, tak, coraz szybsze zwiększanie, że ty, o kurwa, to co będzie pojutrze, co będzie no, za tydzień. No, dlatego ja wciągają, wiem, nie? Wciągają no, dlatego mocno. W klikerach zauważyłem to, że jest zawsze taka ściana w każdym klikerze, że grasz, zawsze cały czas zdobywasz, a nagle... Nagle już nic nie zdobywasz, tak i, powoli wszystko... I wtedy... Wtedy oglądasz się reklamy i dostajesz buffy i jeszcze trochę grasz i dopiero potem usuwasz. Ale... Mogę, bo to jest mój temat. Ja grałem w dużo klikerów i wszystkie mnie wprawiały, a jeden jest dobry. Clicker Heroes. Tak, grałem w to. Oparte... Ja też to grałem. To jest wszystko oparte na matematyce. Tam jest tak wszystko idealnie wyliczone, żeby cały czas ten przyrost był, żebyś ty się nie znudził i w końcu jak się nudzisz, no to tam masz ten właśnie reset całego świata i masz bonusy, nie? I w końcu... I potem masz lepiej zrobione clicker? Potem, tak, i chyba potem jeszcze po tych resetach, jak zrobisz ileś, to masz reset resetu. I zdobywasz jeszcze jakby kolejne nadpunkty. A, było coś takiego. Tak powiem. I ja w ogóle tyle czasu na tym spędzałem. Ja jechałem do szkoły i przesuwałem czas w telefonie. Wyłączałem internet i przesuwałem czas w telefonie o kilka lat, o 10 lat załóżmy, żeby mieć większy przyrost. Ale i wy myślicie, o, no to tracisz cały sens, nie? Jakby zdobędziesz tyle, że to już nie ma sensu. No to właśnie to tak nie działa, bo ty zdobędziesz jednorazowo ten przyrost, a potem tak jakby jesteś z punktu, po prostu jakbyś był nawet nie za 10 lat, tylko... To jest tak ograniczone, że tym jakby no w to trzeba cały pierdalać cały czas. Te resety są dobre pod względem jakby Worldcy klikerów. Replayability, że kolejny raz jak grasz jakby, bo teoretycznie jak już bardzo szybko ci idzie tempo, przynajmniej ja to tak rozumiem, że jak ci już bardzo, na przykład w cookie klikerze bardzo szybko idą ci ciasteczka, nie? No. To tam nie ma czegoś takiego, że przez to, że drugi raz to będziesz grał to samo w sumie, nie? Tylko cookie clicker. A ty mówisz, że jak jest jakiś reset, tak, i w tym Hero Clicker, że coś ci to daje, że raz przeszedłeś? Tak, bo... i dostajesz bonus, który powiedzmy nie zwiększa ci, że szybciej zdobywasz ciastka, bo to by było bez sensu, tylko daje ci, że szybciej zdobywasz szybsze zdobywanie ciastek. No, kurwa. No i to właśnie, bo to jest takie, to jest jakby wchodzisz na kolejny poziom, to nie jest, że liniowo ci się coś zwiększa, tylko właśnie eksponencjalnie, tak? No, to jest takie satysfakcjonujące, bo to nie jest taki naturalny wzrost, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Znaczy ja to tak sobie tłumaczę i że dlatego to jest takie właśnie wciągające. Mi się wydaje, że to takie fajne, że to inwestujesz czas i jakby i że widzisz, jakby widać w czasie rzeczywistym, że jest korzyść. Nawet jeżeli to jest jakby taka, wiesz, wyimaginowana korzyść, no, to że... Jest to satysfakcja. Wciąga, jak jest nuda. Są to jedne z bardziej tych bezmózgich gier. No, mnie dziwi, jak dużo osób gra o clickery. Ja w ogóle patrzę, a tu czas się uaktywnił. Ludzie mówią, o no tak, Hero Clicker było. Cow Evolution też grałem, ale to jest do pewnego, tak jak mówił Sparta, że do pewnego momentu i potem już jest taka blokada, że już jakby... Czy Fizu, ty to mówiłeś? No może, ale... A grałeś w taką grę, gdzie były Egg Ink? Ja chyba? Zaraz wracam, nastawię sobie wodę. Ale raz kurawki to was słyszę. Że Egg kurczaki, tak, grałem. Jezu, te kurczaki też jak dawałeś czas tam do tydzień do przodu chyba, to dostawałeś skrzynkę z złotymi jajkami za, wiesz, awka, że tydzień się nie logowałeś. I ja to farmiłem też, tak się do przodu dawałem czas. No nie, tak, takie gry są pojebane, one totalnie smakują człowieka. Ja już tam miałem wszystko w tych kurczakach zrobione, ale już w pewnym momencie była już taka gruba bariera, że nawet te resety nic nie dawały, więc już no nie dało się. No i właśnie ja w ogóle bo ja najwięcej grałem właśnie w Clicker Heroes, tam masz ten podstawowy reset, to jest jakby reset świata i tam zdobywasz jakby takie dusze i potem zdobywasz, nie wiem czy to się tak nazywa, już teraz nie pamiętam, ale antyczne dusze, które właśnie pozwalają zwiększać ilość dostawanych dusz. I nie ma trzeciego takiego jakby resetu, trzeciego poziomu i ja w ogóle siedziałem na takich redditach pojebanych, które były dostępne takie pojebane excele, które idealnie pokazywały co musisz robić, żeby jak najbardziej zoptymalizować ten przyrost i po pewnym czasie tam już jest tak zatrzymany ten przyrost, że tylko takie chore pojeby w to grają, kurwa. Tak, takie naprawdę chore pojeby. No, klikery to... Zawsze z klikerem miałem tak, że co, parę dni się grało, tak aktywnie, później wchodziłeś tylko, żeby odebrać to, co było, jak nie grałeś, a później się wypieprzało to. Znaczy, wchodziło się, odbierało to, co się pasywnie zebrało, obejrzałeś 3 reklamy i wyłączałeś.
Niestety. Jestem. No i to też działa na zasadzie, że nie chcesz stracić tego, co mógłbyś zyskać, no, wchodząc na tą gierkę. No dlatego jeszcze tak trochę, się trzyma. Mega dużo mobilnych gierek tak działa. Nie chcesz stracić tego, co mógłbyś zyskać? Czekaj, chyba nie kumam. A, dobra, wiem, że jak nie gra, okej, dobra. Musisz codziennie napieprzeć. To mega wchodzi na mózg, kurwa. Czujesz się źle, jak stracisz. Tylko siedzisz i liczysz. Jakieś gry przeglądarkowe? Gra, na pewno graliście. Plemiona, O-Game i tak dalej. W Gladiatusa grałem. Ja akurat Ikariam, Shakes and Fidget. A, tam chyba jest podobny mechanizm, nie? Że też jest tak, że grasz, bo nie chcesz stracić. Jakby, jak już zainwestowałeś swój czas, to już szkoda ci znaczy, na przykład zostawić, nie tak, wiem, 3 miesiące grania, pół roku grania. Bo to tam działa tak, że masz ograniczoną ilość wypraw dziennie, nie? I wykorzystujesz je, następnego dnia jak ci się odświeży, wchodzisz i dalej je napieprzesz. Wiesz, co chodzi? I to cię trzyma. Albo no możesz tak kupić akurat punkty dodatkowe. Ale mi się gra przypomniała. Jezu, ale w tej grze... The Creams, kojarzycie The Creams? Nie. Nie, ale powiem tak. A Menel Game? O, Menel ja Game znam. Kojarzę. No to ale to jest gra. Na podobnej podstawie, jak coś zrobione. Menel The Game. Creams i Menel Game. Ja nie znam tego, o czym to było? Też nie kojarzę. The Creams było... Możecie, ono jeszcze działa, możecie sobie wpisać w tym, na necie, jak to wygląda. To jest taka specyficzna gra przeglądarkowa, bo tam byłeś takim bandziorem, zaczynałeś od zera i potem zostawiałeś jakieś tam, wiecie, top gangsterem i się robiło jakieś napady i tak dalej. No to brzmi tak, trochę jak Menel. Jak byłem w podstawówce, tak grałem to dużo. O-Game ma tak samo i jeszcze tego Menela też właśnie O-Game widziałem. O-Game chyba najstarszy. Mnie zawsze zniechęcało i to dosyć mocno to, że większość tych gier była pay to win. No, ja nienawidzę gry. Każda chyba była pay to win. Każda. Aczkolwiek ja mam dużo znajomych, którzy gdzieś tam na serwerach różnych Trawiana, to tam w topkach zawsze byli. I bo do pewnego stopnia tam jest tylko pay to win. Że oni wydawali ileś, ale to nie były takie chore. Jak już wydawało się więcej, to chyba się nie zyskiwało aż tyle, że... Czy w Plemionach nie było coś takiego, że na przykład się przejmowało wioski i za szlachcicy, na szlachcica kolejnego mogło się jakoś kupić za pieniądze, żeby szybciej mieć? Bo szlachcice przejmowali wioski, nie wiem czy pamiętacie. Ja mało w to nie grałem. Okej. Okay. Także nic to nie wiem. Miło wspominam o game, bo pamiętam jak nauczyciel w podstawówce mi oddał swoje konto. I to jakieś takie było konto, w ogóle to przejść na serwerze i ja pograłem tydzień i przestałem grać. A my jeszcze w Zielone Imperium graliśmy ze znajomymi. Ale to była wiocha, bo graliśmy w to jakoś w gimnazjum i tam to były takie krasnoludki i krasnotalary i w ogóle. Wstyd nie było, znam, nie znam nawet tej gry. Magonem jeszcze grałem. Ale Gladiatusa, Gladiatusa nie znacie? Co? Nie no, jak możecie Gladiatusa nie czasami znać? Czasami słabo działa. Jak możecie Gladiatusa nie znać? Jak Gladiatus? Czekaj, ale Gladiatus to jest to z tym... Do tej pory istnieje. To walką turową taką? Nie. Nie, to jest... Nie, to. Ty myślisz o miecze i sandały. Nie, wpisz no Gladiatus. Miecze i sandały tak, ale... Nie, miecze i sandały to speedrun nawet robiłem. To widziałem. Nie chodzi no, mi. Ale Gladiatusa, pierwszy raz widzę autentycznie Gladiatusa. To jest coś jak ten Shake. A jeżeli chodzi o Margonem, zajebisty patent, że w ogóle to jest w przeglądarce, nie? I z każdego urządzenia możesz sobie odpalić, no. To mi się podobało. Na przykład u mnie grali w czytelni w szkole. Ja wolałem Tibia. To... Tibia no, była lepsza. Tak. Tibia to do tej pory wracam czasem. Ja nie miałem internetu, jak był hype na Tibie. No, ja mam w tej chwili odpalonego bota nawet na serwerze. O kurwa. Ja pierwszy. O. Granie na botach, ej. Ale to nie. Ten serwer pozwala na bota. Praktycznie każdy serwer teraz daje boty. Smutne to jest. Już się nie da grać w Teamie. A na Realu nie też wiem, są teraz boty już za pieniądze. Nie wiem jaki był wasz pierwszy zarobek przez internet, ale ja na początku zarabiałem w chamski sposób, byłem dzieciakiem. Botowałem konta w Metinie i je sprzedawałem w szkole. To był mój pierwszy zarobek. Niezłe. Tak, nie strasznie toksyczne botowanie dla gier MMO i MO. No i dobrze. Ta no, gra i tak była tak pay to win, że dobrze to zrobiłeś. No w sumie. Nie, ale wtedy chyba jeszcze Metin nie był. Wtedy ludzie chyba dosyć dobrze się wypowiadali o Metinie. Chyba wtedy się nie dało kupić tego. I tak w Polsce jest taka nostalgia do Metina. No tak, no bo co ci działało innego? Tibia działała na gorszych, na trochę lepszych CS i Metin. I w nic innego się nie dało grać.
Tylko w to się grało. My to już jak dziady za komuny co się cieszyli, że coś było w sklepie, to nam działało tylko to, to w to graliśmy, no i dlatego się cieszysz. Już jesteśmy boomerami, no co zrobisz? No, coraz bliżej. Coraz bliżej. Czy jesteście jednymi z tych ludzi, co robił sobie postanowienia noworoczne? Nie. Też nie. Tak. Dawno przestałem wierzyć w postanowienia noworoczne. Tak? Ja już wolę robić filmik, jak sobie coś postanawiam i przez miesiąc niby mam coś cisnąć, bo wtedy mam motywację, jak szyli. Ale to dobrze działa, nie? Tak swoją drogą filmik. No, że ktoś cię trzyma do tego. Jak czat nie wiecie, to Bodzio, jakie miałeś te? Bo chyba miałeś przynajmniej ze 3 challenge. Miałeś no medytację? Na swoim kanale miałem sen polifazowy, że 4 godziny dziennie. No to widziałem. Miałem na wszystko vlogu, to mieliśmy faktycznie medytację. Nie pamiętam co jeszcze takiego przez miesiąc. Widziałem teleport u ciebie. Tak. Teleportacja była zajebista. Ale, ale wy tam kręciliście kiedyś, poczekaj, bo mi się terapia, przecież tam była, że noc w IK, czy to nie to? Tak, tak, tak. No to czemu od tego odeszliście, jak to kozackie było? Albo że się, najlepsze było, jak się za uczniów przebraliście, to też wy to zrobiliście? Czy tam do gimnazjum poszliście? Tak, tak. To było dobre. Tak. Szkoda. To było zajebiste i w tym temacie jestem koki. Uważam, że to jest jeden z lepszych filmików. No, jakie kurwa, Bodzio, to jest jeden z najlepszych filmów na YouTubie, autentycznie. Ty, ale ten serio, moment z sikaniem się w klasie, ja nie mogę, to było tak mocne. To było. Jedna, autentycznie, zwłaszcza, że teraz jak są takie jakieś challenge czy ten, to często, ja mam wrażenie, że to często jest ustawiane, a to autentyk, ktoś idzie do szkoły, podszywa się pod ucznia i udaje, że się zlał w klasie, to jest kurwa mocne, nie? No dobra, to było. Ja byliśmy tak dumni z tego, kurwa, szczególnie, że to był oryginalny pomysł. No, w sensie, no nie wzięliśmy go znikąd, to było tak, że sami na to wpadliśmy, ja pierdolę. Ale powiem ci, że na miejscu, jak zaraz po nagraniu tego, pamiętam, że miałem takie w sumie uczucie, że no, filmik jak filmik, normalna rzecz. Jakby nic szczególnego. Że nie czułeś, że jest tak mocny? No, nie czułem tego w ogóle. Ale teraz na przykład, no jakby ciekawe, czy bym też tak myślał, że ten film jest tak mocny, jakby nie miał tylu wyświetleń. Bo w miarę... Wiesz, co mnie ciekawi? Co ta klasa sobie myśli? Jak to potem oglądali? A dostaliśmy jakieś info od nich, że zajebiście, że nauczycielka to puszczała normalnie na godzinie wychowawczej. I że... Ale nie, w ogóle ta nauczycielka była zarąbista, ona naprawdę dobrze zareagowała, aż się zdziwił, ja bym, nie wiem co bym tam zrobił na jej miejscu, a ona w miarę tak wyszła z tego, że tak powiem, bez straty, a normalnie to no, trochę to było ryzykowne, że możemy zrobić, wiecie, tak zepsuć jej lekcję czy coś. Ale to mocno spruty ktoś musi być, nie, Imo, żeby no tak. Jakby... No ale wiesz, nauczyciele no, wiadomo, że czasami... No, nauczyciele, nie zdziwiłbym się, jakby nauczyciel mocno zareagował, tak, ale... Czyli nie jesteście fanami, a macie jakieś plany w ogóle na 2021? Jakieś coś, co chcielibyście, nie wiem, że w 2K21 chciałbym wbić Challengera albo o, schudnąć. Ja na pewno ja mam Mastera, nieironicznie no, mam postanowienia, żeby wbić Mastera. A jaką Mastera dywizję? Teraz. Max miałem D1, w tej chwili miałem przerwę w chuj. To nice, i tak, to jest jest close w sumie. Tylko z Noxim duo. No ale to D1... No ja z Bodzią bym pograł, ale Bodzio z nikim nie chce grać duo, jak gra na streamie. Ja się trochę, znaczy w ogóle na streamie to nie wbiję tego Mastera, to musi lecieć off stream. Nie, to się musisz długo grać, aż się jakby, aż stanie się dla ciebie... Tak, 100%. Bo ja jak mam czat i no to nie jestem w stanie się skupić. Ja za bardzo myślę o tym, jak wygląda stream, czy wszystko jest okej, czy no, jak ktoś pisze, no to czytam. Ja, to jest duża obniżka. Aczkolwiek jakbym już bił Mastera, to mógłbym spróbować, wiesz, wtedy utrzymać. Ale tak jak jeszcze nie miałem, to ciężko będzie. Nie, Imo spokojnie do wbicia. Jak będziesz chciał, to będziemy mogli jakieś duo. Fizz może będzie chciał, ale widziałem, że dzisiaj jak streamował, to się wkurwią na ligę. I mówił, że się nie da w tą gównianą grę grać już. Trochę tak jest. Ale nie, bo tak mówiliśmy o tych zmianach, że o, jak wszystko fajnie tutaj. Ale mi się wydaje, że to i tak zejdzie wszystko do tego samego. Tak jak zawsze. Riot nie potrafi balansować tej gry. No nie wiem, co się z nimi dzieje. Ale oni nie słuchają nawet community jakoś bardzo. No sobie chyba nigdy nie słuchali. Zawsze mieli w dupie. Nie wiem.
Smutne trochę to jest, ale... ja mi się wydaje, że Riot akurat dobrze jakby współpracuje. Znaczy, zależy o czym mówicie, No właśnie, że nie gdzie jest Star Guardian Urgot? Miał być. No, czekaj, nie, no jest. Czekaj, jest. Co? Pijama. To jest piżama! Pijama party Urgot? Nie. Piżamowy! No, to nie jest Star Guardian? Chyba piżamowy. Star Guardian, czekaj. Star Guardian. Nie. Dobra, to gdzie jest piżamowy? Star Guardian Urgot jest. Mogę pokazać? Nie, 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 to jest Pijama Guardian. No właśnie! Gdzie jest Star Guardian? Ale różnica duża. To jest giga różnica. Ej, no może to jest połączenie dwóch skinów, bo on ma i gwiazdy i jest tak, w piżamie, tak. Nie? To nie wiem, czy to nie tak no. Mówić, nie, mnie najbardziej, ale wszystko, whatever, najgorsze jest to, że nie można duo powyżej mastera grać. To jest tak denerwujące. A. Po co to zrobili? Ale to i tak dotyka 0,5% ludzi, to mają to w dupie jeszcze bardziej. No, no trochę prawda. To jest też smutne. Ale... A ja na przykład zgadzam się z tym. Żeby nie grać duo powyżej mastera? No. Znaczy widzę w tym sens, że abizują ludzie duo bota i tak dalej. Ale nie wiem, to trochę odbiera fan, no bo chcesz sobie zagrać się. No to flexik. Znaczy dobra, ale no jak. Ale też nie można chyba. Nie, czekaj. Ale to TBH? TBH. Flexy się nie dało. Kolejka, nie kolejka na każdą. Osobna kolejka na każdą liczbę graczy. Nie, nie. Znaczy nie, niech dodadzą jeden na jeden. I się nie da zrobić na dodatek. Ale w ogóle to... rankedy jeden na jeden. Czemu nie ma rankedów jeden na jeden? O, rankedy jeden na jeden powinny być. To już to. Nie, do tego momentu powinny być, autentycznie. No, tak bardzo. A ja, Sparto, słyszałem, że ty masz jedno postanowienie. Jakie? Żeby wygrać turniej szachowy jakiś. No, ja w sobotę będę napieprzał. Ale trafiłem na typa, co jest faworytem całego turnieju, a ja gram od tygodnia, także jest ciężko. Na Tutka? Nie, na Rybsona trafiłem. Który też jest faworytem. A, Na kogo? Rybson. Ej, taki streamer. Rybson, a, Rybson. Tak? Rybson jest faworytem? Serio? No. Znaczy, ale co jest? Jakieś, to są jakieś turnieje twitchowe? To jest jakiś tam. Ja nie wiem, czy to twitchowe. Nie, to jest jakiś tam z Lotto, coś takiego. Nie wiem dokładnie. Ja to w sumie wziąłem, na pałę wypełniłem tam, żeby się dostać do tego turnieju, no i potem się ze mną skontaktował ten, co to organizuje i mnie wpieprzył do tego, tylko ja miałem grać na nieuczesaną i ją rozpieprzyć w pierwszej turze, a ona podobno się poddała i nie bierze udziału w turnieju. O. Pewnie zobaczyła, że będzie grała na ciebie. No właśnie, i tak, lipa. To są jacyś streamerzy, tak? Kurwa, ja żałuję, że się nie zapisałem, bo właśnie, jakie tam jest średnie elo? Jakie ma Rybson, jakie jest faworytem? Bo ja nie wiem. Znaczy, nie wiem, czy on jest faworytem. Znaczy, on jest jednym z wielu faworytów, ale nie wiem dokładnie jakie. Coś tam pisali, że na 5-minutowych grach ma 1200 albo 1300. Aaaa, kurwa! Ty grasz w piątki, Bodzia? No gdzieś trójki. A ile ty masz? Ja też gram w trójki. Na trójkach w tej chwili mam 1350 chyba. No. Bo wygrał ten turniej. No mogłeś się zapisać, wygrałbyś, bo jest nagroda chyba 5 koła za pierwsze miejsce. Kurwa. Ale zjebałeś. Wystarczy miesiąc, żebym jakoś przytryhardował ten i przypomniał. I co myślicie o mecie na szachy w ogóle, bo mi się całkiem podoba, ale... Znaczy, mi też. Ja z bratem się wkurwiamy, że teraz wchodzi meta na szachy, a nie jak graliśmy w szachy, kurwa, w gimnazjum. Kiedyś jak się mówiło, że grasz w szachy, no to sorry. Frajerem byłeś najgorszym. A, kurwa. No, a teraz wchodzi, no i kopany. Z Gambit. Po lekcjach. Ale nie, no właśnie ten serial fajnie wypromował, ale mi się... Nie, no przed serialem też były już... Znaczy nie, no chyba były tam... były eventy twitchowe, no, znaczy z tymi streamerami. Chyba, fajne to jest. Chyba ci zagraniczni streamerzy wypromowali. Tak, chyba pierwszy wypromował. No, powrót do klasyki. Znaczy w ogóle był ten... jest ten... Hikaru Nakamura. I on w ogóle bierze dużo streamerów spoza szachów i ma taką serię, nie wiem w sumie czy to jest seria, no ale widzę, że dużo streamerów uczy i jakby z nimi gra właśnie, no i był ten taki cały turniej, nie? Cały turniej. On całkowicie spopularyzował szachy, ale jak widziałem analizę kategorii jakby szachowej w streamingu, to było tak, że tam ilość widzów już rosła. I był taki moment, że XQC jakby, chyba to był pierwszy moment, jak XQC z Nakamurą coś się spiknęli i coś tam razem robili i że to tak całkiem spopularyzowało, ale że już było widać, że szachy idą w górę mocno pod względem oglądalności. I widziałem, tak jak to uzasadniali, to w ten sposób, że na przykład to jest mniej absorbujące niż
jakieś Valoranty, LOLy i tak dalej. I że możesz sobie grać, wymyślać plany, tłumaczyć i gadać z czatem naraz, nie? I że dlatego niby jest dobry do tego. Nie no, szachy to jest w ogóle nadgra, mi się zawsze podobała. No, jest naprawdę fajna. Fajna, no. Przecież jest z tym tylko mnie zawsze... Zawsze mnie boli, że komputery są już to takie dobre i że ludzie nie mają szans. To jest jakiś taki pewien element, który mnie bardzo szczypie. Mnie też. Jest taki dyskomfort, że nawet jak będziesz najlepszy na świecie, to i tak przegrasz z jakimś botem, nie? Tak, to nie jest tak, że jesteś najlepszy no spośród ludzi okej, ale spośród wszystkich dostępnych materiałów nie jest. Możesz sobie to wytłumaczyć tak, a ten pieprzony mistrz szachowy komputer zrobi zupkę chińską chociażby? Frajer nie zrobi nawet zupki chińskiej. Już go orasz na innym polu. Jesteś lepszy. Wiesz, jakby dograć mu... No, albo go wyłączysz. Dać ręce, nogi, to pewnie zrobi. Normalnie robisz tutoriale, szachy i zupka chińska. I już jesteś wtedy najlepszy na świecie. W ogóle są jakieś takie ten... znaczy nie turnieje, tylko zawody, że się napierdalasz na ringu i potem grasz w szachy, nie? Co? Połączone te dwie rzeczy. To jest zajebiste. Ej, takie fejmy MMA nowe. Ej, masz czas na szachach, żeby rozwalić typa, a potem się nadupcasz i jakby w dwóch rzeczach musisz być w miarę. Wyobraźcie sobie, taki koks, jest po jednej stronie koks, a po drugiej taki nerd. I ten koks po prostu tak napierdala tego gościa, wiesz? I ten nerd taki zakrwawiony po walce, siadają do szachownicy i ten nerd tak poprawia okulary i taki uśmieszek na jego mordzie, tak wiesz, że się odegra teraz. To jest jakoś tak, że minuta na szachownicy i minuta na ringu, więc jest tak zmieniane. Nie może być, raczej nie przeszedłbyś nigdzie, jakbyś był totalnie chujowy z walki, załóż. Okay. W szachach jeszcze mógłbyś grać na czas. No w sumie na ringu może też, nie wiem. Na ringu? Nie, no ale to zależy. Myślisz, do śmierci walka? No, spierdalasz. A nie, no nie ma, no, ale na ringu uciekasz, a w szachach tam, wiesz, rozwalasz. No, bez kitu. Ale całkiem ciekawe. O, na przykład... Chociaż jak nie, myślicie, tak pomyślałem... ile sportów i pewnych takich, jak to się nazywa, no kategorii musielibyście połączyć, żeby były takie zawody ze wszystkich, żebyście byli najlepsi na świecie. Czy w ogóle jest coś takiego? Z nic nie robienia, nie. Coś musi być połączone. Nie, nic nie robienia. Jest jakiś Chińczyk, co będzie lepszy we wszystkim. No nie, no właśnie... No wymyślisz coś, czego ten Chińczyk nie robi, no. Chociażby niech to będzie... Dobra, w LoL'a to nie, to zły przykład. No, w LoL'a to na pewno. Co jest takie typowo polskie, jakiś sport? Lepienie pierogów na czas. No. Dobra, właśnie, no to co? Pijecie połówkę i robicie, załóżmy, mecz w LoL'a, potem mecz w szachy, potem załóżmy przepłynięcie coś na basenie, nie wiem, czy pływacie. Ja tak w sumie pod siebie mówię. Potem... Nie, ja bym na pewno nie pokonał Chińczyka. Nie, jak się kończy. Na basenie. Myślę, że bez szans. Myślę, że zawsze będzie tak, nie, że ciężko jest tak, żeby być najlepszym na świecie, nie? Dalej. To tak. No ale połączyłbyś stricte wszystkie swoje najlepsze cechy, no. To by było tak naprawdę, to by był turniej w byciu najlepszym tobą. Ja wiem, ja znam takie podejście i wiem, o co ci chodzi, ale wydaje mi się, że zawsze jest ktoś, kto będzie we wszystkim lepszy od ciebie. Ale to dodasz jakieś kurwa bekanie czy sranie, nie wiem, co tam lubisz bardziej. No ja wiem i dalej wydaje mi się, że nic nie zmienia. No, tak myślę, nie? No to 1000 takich konkurencji, w 1000 już kurwa wygrasz, no. No kurwa, no nie wiem. Co to? Ale co? Czekaj. No. Ja nie wiem, o czym mówicie nawet. W sensie, bo rozumiem, że chodzi o to, że zbierasz najlepsze swoje cechy i jakby... Tak, i właśnie... I robisz z tego turniej, w którym ty tylko możesz wygrać i nikt nie się pobił w tym, bo to są tylko twoje... Ale... Ja nie to wiem, taka jest dziwna coś myśl, takiego u mnie. Jak ludzie mówią, że każdy ma coś, w czym jest najlepszym. Tylko trochę zmieniona. Ale to Bodzia, trzeba się że najpierw jest zacząć grupa rzeczy, w której jesteś najlepszy. Tak naokoło. Tak, trochę no, tak tylko naokoło, no. Muszą być jakieś rzeczy takie, z których dałoby się zrobić turniej właśnie, no. No ale to by trzeba czas poświęcić, żeby rozwinąć te rzeczy. To już do dupy. Bo czas się trzeba zmarnować. Żeby potem wygrać w turnieju, w którym tak nikt nie weźmie udziału, bo będziesz najlepszy już. Nie wiem, no to taki hipotetyczny turniej. No na pewno nie w szachach. Macie jakieś wy tematy? Inne? A ty nie zapisałeś miliona? Gdzie jest logo temat? Nie zapisałem miliona. Możemy teorię spisować. Nawet... A, logopeda! Ja myślałem, że jakieś logo, ty, że logo 5 typów podcast. Nie, to logopeda, taki co poprawiałby nas cały czas. Ty, a właśnie, nazwałeś 4 typów gada o rzeczach, a jest ten, 2 typów podcast, nie? Musisz zmienić nazwę. Musisz, chyba, że specjalny zabieg, a to też cwany. Nie, nie miałem pomysłu. Sparta chyba kiedyś coś takiego powiedział.
Tylko nie, Sparta powiedział kiedyś, ja nie słuchałem tego dwóch typów podcast i Sparta powiedział jakoś tak mi siadło w głowie. A ty nie wiedziałeś, że oni istnieją wtedy? Nie, nie słuchałem nigdy. Nie wiedziałem. Ale ja mówię, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a i tak dalej, to bardzo mało ogarniam. No. O, możemy jeszcze poruszyć temat Minecrafta, bo Minecraft też drugi renesans przeżywa, nie? Ze speedrunami. No, speedrunami. No. W ogóle speedruny trochę zaczynają wchodzić. No mi się tak, speedruny bardzo podobają. Bardzo speedrunów. Dużo memów jest ze speedrunem, załóżmy Getting Rejected on Tinder, czy coś takie już bardziej joke'owe. A, takie to tak. Ban tak. Na serwerze Pokemon. No, to są takie no niby żarty, ale to daje popularności ogólnie do speedrunów. Fajny był speedrun w Cyberpunku, że do burdelu jak najszybciej trzeba się dostać. Też fajny. Ale nie wiem, czy widzieliście. Speedrun z bana Samiry, tam wiesz. A, tak. A, speedrun z bana Samiry, to jest dobry moment. No, to jest dobry. Speedrun z przejścia, załóżmy, na Wikipedii z jednego tematu do drugiego. Dużo takich jest teraz. A podobno ten speedrun w Wikipedii jest stary, ale nie wiem, czy to prawda. No ale umówmy się, bieg na 100 metrów to też jest speedrun, no dosłownie. O kurwa. A to jest taki, to jest taka klasyka, więc ludzie już od dawna speedruny ten lubują. Nie wiem, mi się bardzo speedruny podobają, także się cieszę, że jest meta. Poza tym tego Minecrafta miałem ogrywać już dawno temu, ale nie mogę się zebrać, bo teraz te szachy, wcześniej grałem, nie pamiętam już co, chyba Cyberpunk, a potem jeszcze wcześniej w coś. Także a co, też chcesz robić tego? Speedrun tego Minecrafta. Vanilli Minecrafta? No tak, 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 ale no nie mogę się zebrać już od dawna. A, bo RL Crafta wcześniej grałem, nie wiem czy wiecie co to. O, RL Crafta. No, jest kozacki. No i... kojarzę, ale nie do końca. No na takich modach Minecraft, że ci bardzo, bardzo utrudnia, no. Że jest giga ciężko. Ale też w ogóle w chuj rozbudowane to jest i to jest zajebiste. No, no, to jest kozackie, że jest tyle rzeczy, że praktycznie inna gra w sumie. To nie jest Minecraft już. Także to jest mega kozackie. Dobra, tak wyczerpię ostatnie rzeczy, co mam zapisane. Co myślicie, chłopaki, o Teamie X? Już mieliśmy ten temat, to trochę poruszany. Sparta, każdy temat jaki jest, to się na początku... No bo mnie śmieszy, bo ja ich regularnie oglądam, nie wiem jak wy, no ja właśnie na streamie zawsze ich oglądam. Znaczy... ja jak weszli, no to się trochę zainteresowałem tematem. Teraz nie za bardzo wiem, jak to wygląda. No, do osobnych ludzi wydają się, znaczy niektórzy, połowa z nich się wydaje całkiem normalnymi gościami i całkiem spoko. Połowa z nich jest taka, no takie bardziej denerwujące trochę. Jeżeli chodzi o Nutę, bo to była ich rozpoczynający filmik. To uważam, że totalne gówno. Nie da się tego słuchać. To tam te limuzynami tymi wyżej. Tak, no takie gówno. I... to jest pomysł w ogóle. Czy to naprawdę na kogoś działa? Jakby... spóźnione to jest dla mnie parę lat chyba. Flex w ogóle przed czymkolwiek. Ale to jest... flex na pieniądze? W XXI wieku? To jest mój pomysł, zamysł. Znaczy, nawet nie teoria, tylko że to może tak wyjść, się udać, że oni po prostu będą właśnie jakby... będą mieli oglądalność nie w stylu, o patrzcie, ekipa Freeza jest fajna, nie, oglądamy, bo są super, tylko w stylu Warsaw Shore. Hatewatch. Hatewatch. Ale nie. I wszyscy robią shoty, jak się śmieją z nim. Miałoby to sens ogólnie. Ja się zastanawiałem właśnie, bo jest taki program Top Model, to znacie. Tylko, że tam jest eliminacja uczestnika, co tam ileś odcinków chyba. I jakby wprowadzili jakąś rywalizację, albo nawet coś takiego jak jest ten Warsaw Shore. A tak to obecnie to jest takie gówno o niczym, że tam się nic nie dzieje, tylko jakby na pierwszym planie jest, nie wiem, albo coś z pieniędzmi, że tam polecieli na Malediwy, no. Super drogi hotel, albo jakieś gówno inne, że takie nic. No bo to chyba w ogóle tematem jest takie, że mamy życie, jakie wy chcielibyście mieć, nie? Że pieniądze po prostu. Ale to jest w chuj cringe, umówmy się. Kiedyś to się działało, ale to jest jak na przykład w tej Nucie. Pierwszy film na kanale i śpiewałem, że Team X to rodzina. Jakby... no. O, no, tak. Jak może, ja pierdolę. To... a w następnym odcinku typiara mówi, że jakby dostała od ekipy wcześniej, to by poszła i by miała w dupie Team X. Powiedziała tak? No, tak powiedziała. Jakby jej równolegle złożyli propozycję. I oni to puścili na montażu w ogóle, że to zmontowali? No, bo oni nie wiem czemu powiedzieli tak. Bo ona, poczekaj, bo nie pamiętam jak to było, ale oni to jakoś przemienili, że niby wyszło na to, że jednak to jest rodzina. Tylko chyba no nie zorientowali się, że ona najpierw powiedziała, że jakby równolegle powiedziała, dostała zaproszenie, no to po prostu poszło do ekipy i miała w dupie ten Team X.
Nie wiem. Oj. Może szukają jakby kontrowersji na siłę jakiejś, żeby ktoś zahaczył o to i mówił o nich. Niesamowicie ciężko jest nie wychodzić z hejtem na to, kurde, bo to jest takie, no nieprzyjemnie się to mi ogląda, przynajmniej dla mnie. Ja nie lubię tak wychodzić jak boomer i hejtować od razu, ale tutaj jest ciężko tego nie robić. Nie no, to nie jest boomerskie w sumie, po prostu to jest gówno i tyle. Także ciężko. Ja nie wiem, ja na przykład Spartę trochę podziwiam, że ty Spartę robisz to komentarze, bo to no, tak ci, ciężko się ogląda. Z czatem mi się to fajnie ogląda, bo no co. Widzisz, to jest ten... Ale sam bym tego nie oglądał, sam bym tego nigdy nie odpalił. Ja tego, jak na przykład nie streamuję parę dni z rzędu, to potem mi się gromadzi tych odcinków ileś, no i co, i potem trzeba, no nie wszystkie oglądam, bo to nie chcę. Godzina oglądania. Oglądam powiedzmy 20. No ale właśnie, to jest ten typ widowni, o którym mówiłem, nie? Ja też tego samemu nie oglądałem, ale z ziomkiem trochę jak najbardziej. No i właśnie. Sobie no, i ciśniemy plekę. No samemu... Ej, co myślicie, taka dziwna rzecz, tak ostatnio ogarnąłem, filmy, komentary mają często więcej wyświetleń niż oryginały i to takie trochę dziwnie się z tym czuję. Oglądanie z ziomkiem, nie? No, robi się meta na komentary, gdzie na przykład ludzie bardziej oglądają filmy, jak Mandziu ogląda jakieś filmy. Ostatnio widziałem ten... No, nie wiem, ale się dowiem. Gość robi jakiś film, animacje i tak dalej, nad tym trzeba trochę posiedzieć, nie? A potem Mandzia sobie to ogląda, będzie tam potakiwał, coś od siebie doda i ma więcej wyświetleń. No przecież z tego co wiem, to XQC Reacts miał taką, znaczy XQC miał taką serię, że reaktuje na dużo filmików i to było w chuj popularne, nie? W Polsce to przecież wielu youtuberów ma ponad milion subów na tym wbite, że oglądają po prostu kompilacje filmików. Także no co. A to spoko jest w miarę. Ja czasami oglądam takie rzeczy, jak sobie, nie wiem, coś jem albo coś. No właśnie, ja też. I to jest chore. Nie dość, że masz ten kontent oryginalny, to jeszcze jakiś komentarz ciekawy. No i to jest chore. Ale to jest trochę żerowanie takie, nie? Bo to jest, nadbudowywanie kontentu. I to dobrze byłoby, jakby szczerze, na przykład z AdSense'a jakiś tam grosik szedł do kogoś, kto zrobił oryginał filmu. No ja mam na przykład tak, że jak wstawię ten TeamX na YouTube, no to często... Nie na każdym, ale większość tych filmików, no to TeamX mi zgłasza i jakby do nich idą pieniądze. Naprawdę? No, zgłaszają mi normalnie. Okay. Za prawa autorskie. To jeszcze o tym nie słyszałem. Ale to też na przykład zależy, jak oglądam PewDiePie'a, jakieś, w sumie nie wiem co on tam, no ale ma dużo takich, że przegląda... On ma bardzo Reddita, dużo takich. Przegląda Reddita, na przykład to jest podobny content, nie? Przeglądasz po prostu czyjeś memy i... Znaczy no on też ma dużo swoich właśnie. Też właśnie filmy jakieś, tam co jest, załóżmy 5 gamerów, jeden fałszywy gamer czy coś takiego, nie pamiętam jak się nazywa ten kanał, co to wrzuca. No to jak jego oglądam, to spoko, nie? Zabawne. Ale jak oglądam niektórych, to kurde, hejt leci w głowie. No, ale ogólnie to jest... Trochę zależy od osoby. Zniechęca to do tego, żeby coś samemu robić, nie? Żeby czas poświęcać na przykład. Znaczy na to jest o tyle chamskie. To naprawdę bardzo dużo zajmuje. To jest o tyle chamskie, że jakby dla widza fajnie się ogląda z komentarzem jakiegoś youtubera czy streamera. No właśnie, ale ktoś to zrobił to i poświęcił na to czas, jest w plecy. Mhm. Znaczy w teorii może mieć promocję z tego, ale no tak, nie wiem, czy to mu się aż tak opłaca. Tak, to jest jakiś argument. No więc jak robi to PewDiePie, to jest git, bo robi promocję, a jak robi to ktokolwiek inny, to już tak dobrze. No, ale też może ale być nie, tak, no, właśnie że... To jest w sumie ciężki temat, no bo ja... No bo jakby łatwo jest właśnie tak podejść, że no zerowa praca, nie? Zerowy nakład pracy, ale... Nie wiem, ja w sumie robię coś tak takiego, w pewnym sensie na przykład ten TeamX i co? Nie wiem, fajnie się to ludziom ogląda, mi się fajnie, najwyżej mi zgłoszą filmik, biorą z tego siano, mi na tym aż tak nie zależy i jest gitara dla wszystkich. Nie, ja to rozumiem. I mu fajnie by było, jakby były mechanizmy dzielenia się, jakby żeby był split na tym, nie? A to byłoby chyba spoko, ale rzadko to dają. No bo jak ktoś robi coś takiego, że montuje jeszcze film, na przykład powiedzmy tak jak robi Gargamel, nie? No. Że wykorzystuje klipy, ale komentuje nie, je. Jakby Gargamel tak mocno, to zupełnie inna liga. To jakby to nie jest AdSense split, bo to już jest całkiem co innego robienie, ale no jak tak. Po prostu, że odpalasz filmik i ten, to fajnie by było, jakby był faktycznie jakiś ad, żeby dzielenie się zarobkami. No ale właśnie to też ciężko wtedy już skategoryzować, nie? Tak, no jakby... Zawsze będzie taka granica mocno, no, nie do ustalenia. Taka ciekawa rzecz, żeby o niej pomyśleć, ale ciężko byłoby zrealizować. I nie. W zasadzie skończyły się tutaj tematy. To nie wiem, jak... Teraz to... czatu! No nie, teraz czatu siedzimy co? 2 godziny jeszcze. Dość tego. Dwie godziny? No proszę. Nie, ja bym 4 dawać.
24 godziny podcast, ale nikt tego nie zrobił chyba. Nie, ale to na ten, trzeba na jakieś, na dziesięciolecie. Znaczy nie dziesięciolecie, tylko na dziesięciolecie. Dziesięciolecie. A właśnie, Nox, jak ty to planujesz? Nie wiem, jak chcecie to możemy regularnie, ale ja bym wolał, jak jakieś tematy się nazbierają. Bo dzisiaj tak? To jest taki zerowy odcinek, jeszcze nawet nie mamy nazwy i nic. Ale jak chcecie, to wy macie, jak będziemy coś takiego robili, to macie na każdym miejscu, że jak chcecie, to po prostu wbijacie i sobie gadamy luźno o czymkolwiek, nie? Okej, okay, a temat. Planujesz potem uploadować z tego zapis jakiś na kanał, czy osobny, czy na swój, czy... Zobaczymy, czy jak to będzie wychodziło, nie? Jak ludzie będą zainteresowani. Możemy zrobić coś takiego, że... Tak myślałem, że jeżeli będzie to jakoś podzielone tematycznie, to można cały temat wyciąć. I ja mam kanał Toxic, który jest niewykorzystywany i na Toxie go wrzucać. A, jako takie właśnie takie wycinki, highlighty. Takie szoty, ale ciężko nazwać mi to highlightem, bo nie chciałbym, żeby to było mocno jakby wycinane, tylko jak jest segment, że gadamy... Wiem, o co chodzi. Nie wiem, o... No, to cały ten segment 10 minut gadania i to jest o tyle fajne, że jak powiedzmy gadamy 2 godziny, poruszymy 10 tematów, to z tego można wrzucić 10 filmów. Na dany temat. Tylko trzeba ekonomicznie myślisz. Trochę lepiej te tematy. To Sparta? Ekonomiczne podejście. 10 filmów, 2 godziny siedzenia. Oro! Oro! 2 godziny razy 4, bo 4 osoby musiały się. A, no tak, 8 godzin zmarnowane. To... 8 roboczych godzin. 8 roboczych godzin. No, jeszcze trzeba wyciąć, jeszcze trzeba ten. Jakieś osoby nowe, tak nieironicznie, jak zastanawiałem się nad tematami różnymi, to, bo mówię, dzisiaj to taki pilot. Ja sobie wymyślałem na szybko tematy, wy tam to chyba nie pamiętam, czy ktoś z was jakieś dorzucał, czy szczerze. Nie. Ale szczerze, tak sobie pomyślałem. No ja, ja szczerze miałem tak, że włączam YouTube'a o 18:50, patrzę, czemu ty streama odpalasz jakiś dziwny, włączam, patrzę, ja pieprze, przecież kurwa, to dzisiaj miało być. Wiesz, że ja mówiłem nawet, że pewnie zapomniałeś? Ja wiedziałem, kurwa, Sparta, że zapomniałeś. Ale miałem farta, że wbiłem o 18:50 na YouTube'a i mówię, dobra. Ale ja i tak miałem streama odpalać, także pewnie i tak skończyłoby się, żebym tu... Tylko i się tak by się skapnął. Dłużej bym się spóźnił pewnie niż te 15 minut. Tak sobie rozkminiałem temat, a na przykład, żeby ogarnąć, jak są dziewczyny, które streamują, nie? To żeby je zaprosić. I porozmawiać o takich rzeczach na przykład, bo są myślę dwie strony, jeżeli chodzi o streamujące dziewczyny. Z jednej strony są łatwo kategoryzowane, że wiecie, że mają jakichś tam widzów, simbów i tak dalej. I dużo za to hejtu mogą zgarniać, często niesłusznie, ale z drugiej strony faktycznie często mają widzów, simpów i co myślą o tym, że ktoś na przykład wysyła kasę im, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę, tak nieironicznie. No. I na przykład, żeby się mogło wypowiedzieć. Myślę, że to będzie ciekawe do oglądania. Ale w sumie co? Czy nam, jedna dziewczyna i pięciu chłopa? Czy nam na przykład ludzie nie wysyłają pieniędzy, żeby zwrócić uwagę? Znaczy, pytanie, no, nie, co no właśnie, co? To... Tak. Tylko wydaje mi się, że jak babie wysyłają, to mogą też, wiesz o co chodzi, wyślę stówę i może tak, może się na priv odezwy, wiesz o co chodzi. Dobra, jestem już ustawiony. Właśnie tu jest inny kontekst, nie? Trochę inny. Aczkolwiek, jest... no... Podobny, no nie, w sumie jak sobie tak myślę, to nie jest aż tak różne. Nie, i moje jest bardzo różne, bo jak facet wysyła, dlatego że myśli, o, może mnie pokocha, może mnie nie, polubi właśnie, i tak ja dalej. Ja wątpię, żeby ktokolwiek no myślał, właśnie. Że pokocha, znaczy tylko nie. Że wysyłają tak, że o, dziewczyna zwróci na mnie uwagę, nie? Ta, którą oglądam i którą lubię. A ale tak właśnie, samo jest, może na coś liczyć. A u chłopa co, wyśle ci, no znaczy, możesz mieć widzów, wiesz, jakiś widz jest gejem i chce zwrócić na siebie uwagę, ale raczej to jest mało prawdopodobne, ale jak wysyła stówę tak, jakiś że... widz, powiedzmy nieuczesanej, to wiesz o co chodzi. On może sobie myśleć, że ona się na priv odezwie, żeby mu podziękować za stówę i już jest początek rozmowy, potem odbita piłeczka, trzecie spotkanie, wiesz o co mi chodzi? No, ale ja to tak widzę. Widzowie też tak facetom wysyłają czasami, że no ten i na piwko i się umówimy i coś. Jakby... A, to prawda. To też nie jest... Tylko jak się na piwko chcesz spotkać, to w innym kontekście. Że ktoś się chce z tobą umówić. Nie umówić jakby randkę, ale umówić spotkać. Ale że on oczekuje czegoś więcej, czyli na przykład przyjaźni z tobą. Nie, niekoniecznie też.
Może tak jest. Wiadomo, ale... To jest tylko kwestia statystyki, nie? Że myślę, że u dziewczyn faktycznie jest coś takiego, że często donaty im dają ludzie, no którzy tak. mają Zacząc mało te... kontaktu z przeciwną płcią i to jakby jest taki substytut, nie? Podsmarkałem się. Mało kontaktu. Poświęcili ten czas na zarabianie. Ale zgadzam się, że dziewczyny mogą mieć więcej faktycznie procent takich widzów. Którzy no, na pewno dużo w inny sposób dosyć odbierają. No, no to jakby pod tym względem jak najbardziej możemy porozmawiać. Myślę, ej, jak to jest Sparta? Czy teraz na przykład jak ja mówię słowo na sy, to jest niedobrze? Czy jeszcze cię to nie obchodzi? Czy znaczy, w ogóle nie wiem, to czy ty to mówisz w negatywnym tym. Ty nie mówisz tego w negatywnym kontekście chyba. No, no właśnie, okej, okay, czyli mogę mówić. Do osoby, mogę mówić? Ale to i tak jest od 22. Ej, bo ja się boję, że będę używał w sposób obraźliwy. Jakby zwracajcie mi uwagę, dobra? Uważać. Ja mogę nie zauważyć. Co mówisz, sorry, Twitch Administration? Nie jest... Ale bo to może, mówić, jak, to użyjesz, komputerowej. Jak to użyjesz w złym kontekście, to to może być trochę jak N-word i wtedy już, przepraszam, może nie wystarczyć. No. Także dobra. Trzeba uważać, mega. No właśnie, a drugą stroną... No, dokończ. Drugą stroną tego medalu jest jakby to, że teraz się robi taka kultura trochę antysimpowska, nie? Jakby... Ja widziałem, że wymyślili słowo shrimp teraz, żeby mówić zamiast tego, ale nie wiem, naprawdę? Może się przyjmie. Shrimp. Ej, jeżeli shrimp, zaczną panować słowo shrimp, ale to będzie beka. Ale no. To tak samo jak było z tym, z JD, to oni zaczęli pisać po prostu J4. No, bo i jest dobrze. I też panowali za J4 wtedy. To, ale potem oni mogą dawać na przykład zamiast zorientował się literę z alfabetu, no nie? Tak. Nie, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo. Za wszystko. Ale to J4 to postać. Lola. Albo smork, jak ktoś pisał, też sam widziałem, banowali. Znaczy generalnie dla mnie strasznie głupie jest na przykład banowanie słowa simp, nawet jak jest obraźliwie używane, bo jak się nad tym jakby... Dla mnie chronione rzeczy, okej, okay, rozumiem, że kolor skóry może być, bo ktoś się, powiedzmy, rodzi taki, nie ma wpływu na to, nie? Ale simpem się nie rodzisz, simpem zostajesz i jakby imo może być użyte to jako obelga i nie ma w tym nic złego. No ale to nie, no bo to jakby, no, to czyli co, można obrażać innych, nie można obrażać innych ze względu na to, wróć, zwracając uwagę na te rzeczy, na które nie mają wyboru, a można obrażać innych na te rzeczy, tak. Na które mieli wybór? Uważasz? Tak myślę, no. Tak. Myślę, że każda rzecz, no, że tylko rzeczy jakby choroby genetyczne, okay. Płeć i kolor skóry, takie rzeczy są okej. Okay. Znaczy takie rzeczy mogą być chronione, ale reszta to tak... No... To idziesz w takim kierunku, że łatwo jest tak mocno naprawdę ograniczać ludziom, wiesz, bo wszystko może być obraźliwe. No, to prawda, to prawda. No, shrimp też może być obraźliwe, jak uznasz, że shrimp. Albo nie powinno się w ogóle obrażać, albo pozwolić na wszystko. Tak, ja jestem raczej za pozwoleniem na wszystko, no, nie. Że N-word też. Mi się to nie wydaje, dobra. I ja co sprawdza? Bo zacinacie? Ostatecznie pozwolenie na wszystko może też być gówniane według mnie. To jest trochę takie utopijne, można powiedzieć. Tak mi się wydaje. Że pozwalanie na wszystko ostatecznie może nie być aż tak dobre. Ja nie uważam, żeby to by wyszło. Ja nie uważam, żeby to by wyszło, ale ja pozwalam innym obrażać mnie z każdego powodu, tak jakby. A, sam, ale nie, bo to jest swój wybór. Inaczej, nie obrażać, jakby robić żarty. O, bo jeżeli ktoś na serio... Ale też nie rozmawiamy tylko o tobie, nie? No właśnie. Tak, nie, no to ja mówię, że to jest utopijne, że ja się zgadzam z tym, że to jest utopijne i że to nie ma sensu. Ale właśnie, bo też... Mi chodzi nie obrażanie, bo obrażanie, ja uważam, że obrażanie kogoś nawet na rzeczy, które miał wybór, jest chujowe, ale robienie żartów ze wszystkiego, no według mnie jest okej. Okay. No, robienie żartów. Żarty, okay, tak. Obrażanie według mnie jest chujowe z każdego. Tylko nie wyśmiewanie. Jest taka rzecz, co mnie trochę mierdzi, że na przykład jeżeli chodzi o N-wordy, to jest nie okej. Okay. Ale na przykład możesz powiedzieć do kogoś białasie albo coś, nie? No to jest znaczy... dziwne, ale z drugiej strony... Nie, jak się tak zastanowisz, to jakby N-worda jest historycznie bardziej no właśnie, o to mi chodzi. Gorsze rzeczy są tak. Związane niż z białasem. Masz konotację inną, ale jakby to jest ta sama kategoria. I mimo jak nie jedziesz kategoriami, to już... Właśnie dlatego ja bym zrobił twarde ograniczenie, że tylko rzeczy, które są wrodzone, z tych się nie śmieje, na które się nie ma wpływu. Bo wtedy już idziesz w kierunku... Wtedy znowu ludzie zaczęliby się tiltować, na które rzeczy mają wpływ, a na które nie mają, nie?
bo wychowani, tak? Rodziny nie mają wpływu, nie? Przedszkole nie mają wpływu, bo rodzice to za nim wybierają i tak dalej, i tak dalej. A jak wychowanie... się śmieje z wychowania? Ktoś się kiedyś kogoś wyśmiał ze względu na wychowanie? Ale nie, że możesz, załóżmy, nie umieć się wysławiać. Został wychowany na simpa. Bo byłeś wychowywany, załóżmy, w stresującym środowisku i przez to się jąkasz i... Znaczy dobra, jąkanie to... Jąkanie może bardziej... być jakby powiązanie z jakimś, nie wiem, z dzieciństwem na przykład ciężkim. No dobra, ale to jakieś... No. Kurde, no nie wiem. No. Nie no, jąkanie nawet może być wrodzone, nie? No, to już prędzej. Dużo dzieci ma problem z tym. No i jakby no, dziwne wydawałoby mi się wyśmiewanie kogoś za to, że się jąka. Nie wiem. Na przykład komuś możesz powiedzieć, że jest debilem, nie? I, no. I to jest jakby okej, okay, bo na przykład okej, okay, ale jak wyśmiewanie... IQ ponoć się nie zmienia. A, nie, bo ty mówisz o medycznej definicji debila, a ja nie mówię o tym. No, to kretyn powie, też nie powie, Noxy, ty debilu, to okej, okay. Ale jak ktoś by na przykład mówi, załóżmy, że się jąkam i ktoś mi to wypomina, no to to by chyba było nie okej, jeśli to by było wrodzone, nie? No, to na przykład śmianie się, przedrzeźnianie ludzi, którzy mają Tureta. Zajebiste przecież, kurwa, to jest top content. Ale ktoś musi mieć mocny dystans, nie? Jakby, ale randomowych ludzi nie. Jak kogoś znasz, to okej. Okay. No. Ale choroby psychiczne są tak dobry materiał do żartów. Ale nie, bo mi się wydaje, że to jest... Jak się ma dystans. Ale nie, bo to jest śmieszne, jak na kogoś to mówisz, kto ich nie ma. Ale jak ktoś ma te choroby, ty się z niego śmiejesz, to jest to bez sensu w sumie. No. To bardzo nie ma sensu. Ale wiadomo, że nikt się stricte nie śmieje z kogoś, że ktoś ma chorobę psychiczną. To przecież trzeba być naprawdę downem wtedy. No, już się śmiejesz. Do perma. Właśnie. Do gułagu. Tak, ale w sumie w internecie są różne pojeby, nie? I jest dużo ludzi, którzy faktycznie szukają takiego punktu, gdzie cię mogą najbardziej zranić, nie? Tak, jakby, ale... Żeby znaleźć cokolwiek, to co cię rusza. To jest przejebane w sumie, co są ludzie. I od tego myślę, że są takie zasady, że fajnie byłoby mieć twarde zasady, że to jest dozwolone i powiedzmy z tymi chorobami, jak powiesz, że wyśmiewanie się z chorób jest okej, a dla kogoś to jest bardzo drażliwy punkt. No to zależy od osoby. Okej, okay, no czyli takie zasady ze względu na tych najbardziej wkurwiających użytkowników czatu, załóżmy, muszą jakby założyć, że muszą być wprowadzone takie zasady i wtedy wszyscy się muszą ich stosować. Nie chodzi nawet tylko o czat, tylko tak ogólnie, nie wiem, o internet, nie? Tak mi się wydaje. Bo ostatnio, ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o internet, to internet strasznie polaryzuje ludzi. Jak były jakieś tam badania, że ludzie kiedyś mieli poglądy bardziej centrum, a teraz są radykały po obu stronach, nie? No, to prawda. I jakby ludzie w ogóle nie mają empatii w internecie i jest bardzo łatwo się z innych ludzi wyśmiewać i ich atakować. Mi się wydaje, że jest tak. Co? Że są właśnie coraz bardziej radykalni ludzie, przez to, że są coraz bardziej w bańkach zamknięci. I jak mają tak, styczność z kimś z tej drugiej bańki, to aż się dziwią, że coś takiego może istnieć. No i po prostu to cisną. No i tyle. No i chyba oczywiście, dlatego tak jest. Ale właśnie przeciwne strony jeszcze bardziej utwierdzają w twojej stronie. No jakby właśnie, ktoś cię taki ciśnie. No to prawda. Ktoś się taki ciśnie za twoje poglądy i ty mówisz, no nie, zapieprzony debil z tamtej strony oczywiście i no i jeszcze bardziej się od ciebie oddalają. Ale to może być trochę wina algorytmów, nie? Że skoro wyszukujesz jedne rzeczy, to cały czas... No, bardzo. Okay. No nie wiem, czy całkiem, ale w pewnej, w sporej rzeczy. Tylko czasami, jest ten taki film na Netflixie, Social Dilemma, mi się on bardzo nie podoba, bo on pokazuje, że to jest taki evil mastermind, nie? Że ktoś tam siedzi i robi takie złe plany, żeby ludziom serwować jakiś tam content, ale tak naprawdę to wszystko się opiera o to, że to, co klikasz, to jest ci dalej polecane i to, co klikasz, to więcej tego jest klikania, nie? No tak, a oni... Więcej jest ci tego serwowane i tak się robią te bańki. Tak, bo oni chcą zrobić tak, żebyś ty jak najwięcej czasu u nich spędził, więc dają ci to, co ty chcesz widzieć po prostu. To nie jest wymyślone, żeby było złe na świecie, po prostu oni chcą, żebyś był uzależniony i tyle. No, tak, to chodzi tylko o pieniądze, nie? Jakby no tak, nic personalnego. Wchodzi w sumie jakaś cenzura jako opcja, a no to właśnie. Też jest chujowe. No i wchodzi przecież coraz bardziej. Cenzura jako opcja? Znaczy tak mi się wydaje, nie? Że tak jakby jedną skrajnością jest właśnie takie, że siedzisz w tej bańce, znaczy może nie skrajnością, ale jedną takim, po jednej stronie jest to, że siedzisz w takiej bańce, a po drugiej stronie jest taka opcja, że po prostu są cenzurowane pewne rzeczy i to też jest takie chujowe wyjście. No, ciężko jest na to wpłynąć. Imo, rozwiązaniem mogłoby być to, żeby prawnie było coś takiego, że
jakieś giganty technologiczne nie mogą zbierać informacji na temat tego, co klikasz i ci muszą serwować content na podstawie tego, co ty wybrałeś albo losowo, nie? I wybrałeś typu, trzeba by wrócić, ale to z kolei psuje trochę algorytmy znowu, bo algorytmy też są użyteczne, nie? To nie jest ale jakby to do końca miało działać ostatecznie, no bo w każdym kraju jest ten, jakby inne prawo. W sensie Facebook ma trochę inne zasady w Ameryce, inne zasady w Europie i tak dalej, wiesz o co chodzi. Więc jakby w USA sobie uznali to, no to reszta świata musiałaby za tym pójść, a może by nie chciała. I co wtedy? Czekaj, jakby w USA to uznali, to reszta świata musiałaby za tym pójść? Czekaj, nie właśnie nie musiałaby pójść za tym. A, że nie musiałaby. No. Tak, możliwe, że tak. Ale w ogóle... Teraz są i tak dwie organizacje, jest USA i Europa. I tak naprawdę co USA i Europa wymyśli sobie, to reszta będzie adaptowała w dużej mierze. W ogóle opcja jakby, że ty wybierasz, jakie załóżmy tagi, o jakich tagach chcesz widzieć content, albo o jakich tagach nie chcesz widzieć contentu. Mhm. Nie ma czegoś takiego, to jest jakby automatycznie właśnie to algorytm ustala. Co no teraz powiem? Na przykład... Subskrypcje nie mają znaczenia na YouTubie. No, nie mają. Filmy są polecane na podstawie tego, co... To wkurwiło, jak to weszło. Ale to dawno temu. Filmy są polecane na podstawie tego, co... Tylko algorytm cię rzuca jakby. Tak. Na podstawie statystyk filmów i tego, co ktoś oglądał, nie? I jakby... To jest i dobre, i złe, bo na przykład no, nie trafiłbym na filmy, jak niszczyć kłódki, jak otwierać. Nigdy nie chciałem tego oglądać. Ale oglądałem przez 3 godziny, jak gość otwiera wytrychami kłódki, nie? No, i to jest zaleta na przykład. No są plusy i minusy. Z drugiej strony. W sensie, słuchaj, tak? Mi się wydaje, tak. Mi, mi się wydaje, że ten algorytm jest ogólnie raczej plusem dla widzów, że znajdują nowe rzeczy. Tak. I ogólnie ten algorytm jest nastawiony na nowych ludzi, ale dla tych, co już są, czyli dla twórców, jest do dupy i tyle w pewnym sensie. Dobry jest na tych nowych jest twórców, to. Ale tych, co siedzą już od dawna, to co? No do dupy. No, Let's play algorytm zabił na przykład. No właśnie. No. Jak wrzucasz gameplaya, to nigdzie nie jesteś promowany, tylko masz tą taką zamkniętą grupkę malutką i tam sobie siedzisz. Tylko pytanie, czy to jest dobre czy złe, bo dużo ludzi na tym bardzo wypłynęło. To jest w ogóle, myślę, taka ciężka rzecz. Jakby masz kanał YouTube i to jest coś, z czym na przykład wiążesz nadzieję. I są te kanały, co miały miliony subskrypcji i teraz mają bardzo mało wyświetleń. No, i ciężko jest od czegoś takiego odejść. I można w takiej pułapce zostać, że jesteś z czymś, na czym już nie możesz żyć, ale poświęcasz dalej na to bardzo dużo czasu, bo lubiłeś to robić, nie? Tak mi się wydaje. A poza tym ego bardzo może boleć niektórych. No ogólnie pewnie tak jest, że ci youtuberzy, może psycha siadać, że widzą, mają milion subów, mało wyświetleń, psycha siada. Ja sobie nawet nie wyobrażam, jak bardzo musi siadać psycha. Też mi się wydaje, jest, że... A mnie to jakby sobie to wyobrażam, to jest... No, zwłaszcza, że tak... Zmienić jakby content trochę też, nie? Dostosować tak. Tych algorytmów. Ale ciężko oczekiwać, żeby ludzie... Ciężko, no. Popatrz, ciężko oczekiwać, że ludzie będą robili optymalne decyzje. Zwykle nie robią optymalnych. I jak masz, powiedzmy, myślisz sobie, wbiłem milion subskrypcji w ten sposób, wielu ludziom ciężko jest się zmienić i nagle montować filmy. Jak cały czas grali w gierki, to teraz nie będzie sobie shotów sam wycinał ktoś. Nie wiem, czy wiecie, co Danki ostatnio zrobił. Jakoś dwa tygodnie temu. On się właśnie zrobił filmik właśnie, że... trochę zdenerwowany tym, jak to teraz działa. Widziałem to. Że od teraz zaczyna robić daily content i na przykład wrzuca speedrun z Minecrafta, jakiś taki totalnie troll filmik i tak od pizdy to wrzuca i tak ma miliony wyświetleń. Danki jest kurwa przechuj, ja go tak uwielbiam. No to ogarnął tak, w sumie. W ogóle jak oglądałem, ostatnio mi się, właśnie przez algorytm mocno polecany mam jego starsze filmy, bo zacząłem oglądać i jakiś taki filmik sprzed 8 lat, jak grafizem, minuta 30 trwa, zero montażu, chłop tam mówi dwa zdania i ma 3 miliony wyświetleń. On ma przerąbaną publikę. Ale w sumie... Tak. Ale wiesz, są takie... No. Mów Sparto, ty. A czy co do tego, że ma tyle wyświetleń na tym filmie, no to... Na przykład był taki youtuber jak Filipiński, czy jakoś tak, taki chudy typ. No i on też miał filmik, na którym miał chyba ze 2 miliony wyświetleń, a średnio na film ma, nie wiem, kilka. Ty nie mówisz o tym z Lola? No z Lola. Polak? Tak, ten z Lola typ. On Polak. Jeden film wstawił, który po prostu się tak przebił z bomby, nie wiadomo czemu. I ma chyba ze 2 miliony wyświetleń. Kiedyś filmy robiły bardzo snowball, teraz już nie ma snowballu, nie? Bo zależy, wyświetlenia były jedyną metryką. Myśli. Jak film miał dużo wyświetleń, to był promowany. I snowballowało się. A czekaj, teraz tak nie jest nadal? Teraz chyba tak nie, jest, tak bo powiem ci, że ja wstawiłem. Nie.
Znaczy, nie wiem jak to teraz działa, ale wstawiłem ten speedrun Sword and Sandals, co mówiliście, że to widzieliście. Wstawiłem to i to się gówniano przyjęło na początku. Miało kilka tysięcy wyświetleń. Ale potem jakoś się ten film zakręcił, że teraz ma ponad 100k, nie wiem czemu. Że leciało, nie wiem, 10k. Wiesz, ja ci mogę powiedzieć, bo trochę rozkminiałem. Generalnie teraz YouTube robi tak, że twoi subskrybenci są po to, żeby próbkować na nich twoje filmy. To nie jest tak, że YouTube serwuje twoim subskrybentom, tylko wysyła na przykład, powiedzmy, części twoich subskrybentów film. Jeżeli z nich duży procent kliknie, to wysyła większej części. No może tak być. I tak, i u ciebie na przykład było tak prawdopodobnie, że na początku ten film został wysłany do subskrybentów, kliknęło mniej osób niż zwykle, dlatego film jest mało polecany, ale w pewnym momencie YouTube na przykład zaserwował 10 innym osobom. Jest na przykład druga bańka ludzi, którzy subskrybują zupełnie inne kanały, zaserwował 10 osobom i kliknęło wszystkie 10 osób i wtedy algorytm sobie rozkminia, kurwa, oczywiście. Ludzie z tej grupy lubią Sword and Sandals i poleca wtedy wszystkim nagle. No, ma to i widać, jak to rośnie. Ale ja miałem podobnie, że tak po chwili dopiero niektóre filmy mi wyskoczyły, a powiedz mi, ty wiesz, że tak jest, że jakby próbkuje na pewnej części? Jest coś takiego jak próbkowanie. Okay. A to ciekawe, bardzo. Jeżeli chodzi o statystyki filmów, teraz najważniejsza jest klikalność miniatur i watch time, ale wydaje mi się, tylko to jest watch time nie procentowo, tylko właśnie, chyba bezwzględny. Właśnie, to mnie denerwuje. Ale zmienili prawdopodobnie i z klipami zrobili prawdopodobnie, że shorty mają procentowy watch time jest ważny, one mają 100% i dlatego wypychają shorty, że ludziom wyskakują filmy po 30 sekund, nie? Ma to sens. Serio. Inny eksperyment. Skąd wiesz, że watch time nie jest procentowy? Bo w statystykach YouTube'a nie jest podawany procentowy, nie. Tak? Ale jakby. Nie. Dlaczego? Wiesz, jest akademia. YouTube prowadził taką serię. Okay. Akademia YouTube'a, czy coś tam. Oni mówili tam o tych rzeczach. A jeżeli chodzi o watch time, to była raczej generalnie znana wiedza. Dlatego filmy na przykład celowali w 12 tam do 15-17 minut, bo to było coś takiego, że na takiej długości filmu możesz, powiedzmy, w miarę długo trzymać widza i że on po twoim filmie, bo jest kilka rzeczy ważnych, nie? Na przykład algorytm bierze pod uwagę, zanim zaserwuje twój film, czy w 1000 ostatnich oglądanych filmów przez kogoś są jakieś twoje filmy. Jeżeli są, jest większa szansa, że wyświetli. Filmy, poza tym, no mówiłem, watch time, klikalność miniatur i co ciekawe, też filmy, które mają więcej reklam, są bardziej promowane. No tak. Tak, tylko to nie jest zawsze reguła, są wyjątki. Nie wiem do końca, jak to działa, bo ten algorytm, nie wiem nawet, czy on ma tylko jedną zasadę, bo to dalej jest trochę tajemnica i to są takie rzeczy, które ludzie rozkminiają i to nie jest tak, że na 100%. To, co YouTube powiedział, to jest tylko to, że klikalność miniatur i watch time są ważne, a reszta to są domysły na podstawie eksperymentów, nie? No bo to wszystko jest AI, nie? To jakby nawet sami twórcy YouTube'a tego nie wiedzą. Znaczy twórcy YouTube'a, twórcy algorytmu. Nie, to nie, mają na to wpływ. To nie tak, że nie wiedzą. Mają wpływ, bo ale chyba... shorty są wy... Mów, Sparta. Znaczy, no mają wpływ, jak będzie działał ten algorytm, ale może... Mhm. No nie wiem, mogą nie wiedzieć do końca ostatecznie, jak to wszystko wyjdzie. Wiesz, o co chodzi? Ja tak wyobraziłem, jeżeli to jest sieć neuronowa, no to tam... To chuja wiedzą. Po prostu wrzucają dane i tak jak się uczy ten algorytm. Nie, tak, to nie jest chyba nawet sieć neuronowa. To jakieś uczenie maszynowe tam jest, ale to do uczenia się chyba preferencji ludzi. A to nie jest tak, że algorytm to jest wprost sieć neuronowa. Oni mają wpływ na zmienne. Krótkie filmy na przykład tak naprawdę są kontrą na TikToka, nie? Właśnie też to słyszałem, nie tylko ten, słyszałem tą teorię. Hmm. I wydaje się też sensowna bardzo. Bo TikTok duży udział rynku ma, a YouTube chce być czymś, co ma wszystko. Filmy, streamy, klipy i właśnie wprowadzili wprost narzędzie na telefonie, są shorty, filmy, których nie da się monetyzować, ale dają olbrzymie zasięgi, nie? Oj, tego nie wiedziałem. Ale trzeba przyznać, że TikTok ma tak łatwy dostęp do filmików, w sensie siadasz, odpalasz apkę i lecisz, kurwa. No, to jest chora. Nic tak, nie jest aż tak proste, jak odpalenie TikToka. Ściągnąłem to, próbowałem przeglądać, ale jakoś koncepcja, sama koncepcja pierwsza, że muzyka i ludzie tańczą, bardzo mi nie pasuje. Jakoś ale bo ty musisz sobie wyrobić dopiero ten, znaczy ten, właśnie swoje For You page. Musisz sobie, wiesz, tam właśnie, to ci się wybierze z czasem. Słyszałem, że się uczy tydzień. No. Ej, posłuchajcie. Ale ja, no nie wiem. Co myślicie o tym, że w przyszłości robić, tak jak widz napisał, że będziemy robić przegląd YouTube'a w parę osób?
Wiecie, o co chodzi. To mogło być śmieszne. To jest serio dobre. Można. Oglądamy Team X we czwórkę. No, to ma sens. I dajemy taką stawkę, synchronizuje nam czasy jeszcze. Nie, to już, lećmy nie. dalej, nie? Śmiesz się, lecisz banie. Ale to nie. Na dziesięciolecie, dobra. Ale nie, fajne to jest, żebyśmy parę osób oglądali tego, oglądali YouTube'a. 24K. Można. Mi się to bardzo podoba, bo byśmy sobie fajnie pośmiali się, nie wiem, analizowali czasem jakieś rzeczy i to by był giga content według mnie, serio. Dobra. Team X oglądanie w czterech. No, w czterech. Ja myślę, że całkiem nawet. Spoko. Jest taka koncepcja, żeby zrobić na Discordzie po prostu tak, że jak ktoś streamuje, to siedzi sobie na Discordzie i ktoś inny może wbić i tam nawet sobie pogadać czy coś, nie? Żeby tak, wiesz, taką luźną grupę zrobić z jakichś streamerów, co nie tylko się umawiają na nagrywki. Ekipę robimy. A gdzieś tam siedzą ze sobą. Taka ekipa, tak. Aczkolwiek jak byśmy chcieli właśnie z tego jakieś takie podcasty, żeby potem to wrzucać na YouTube'a, to uważam, że takie spotkanie się na godzinę z tematami przygotowanymi, no to lepiej nam wyjdzie. Nie, tak, tak, tak. Takie zorganizowanie. No. Tylko musimy bardziej się... Ale wymyślanie na bieżąco tematów. My się też musimy chyba bardziej poza tym dogadywać, bo tam poza Noxim to nikt nic nie pisał. Tak, kurwa, sam pisałem, wiem. No, tematy... Żeby no ty tam wszystko ogarniał, a reszta w ogóle zapomniała, że to dzisiaj. Pierwszy rozgrzewkowy, no. Lord. Nie, no pierwszy to jest na razie tylko takie... Zerowy. Moczymy nogi w wodzie, żeby zobaczyć jaka temperatura, nie? A później dobra, to ja skakuję na kówkę, chłopaki. Krzyczymy grzybowa, no racja. Trzeba zacząć. Zobaczyliśmy, no, tak, jak to wygląda. Docelowo pewnie widzowie będą tematy podsyłali, nie? Tak żeby mówić o... No, żeby ze wszystkim być tak w miarę, wiecie, na bieżąco. Możesz jakieś ankiety w sumie na Discordzie z jakimi... Jak mamy dużo tematów, to żeby... Możemy ukraść Rokowi Alonę w tematy. No i wypadałoby jakiś ten kurs podcastowy kupić, nie? Żeby ogarnąć, jak to robić profesjonalnie. No. A potem zrobimy własny kurs, jak robić podcasty. Tak. Ale kurs w formie pieniędzmi. Zrobimy jak zrobić ekipę kurs, żeby lepiej, bo ekipa się będzie bardziej klikać. Jak zrobić ekipę? O. Co wy na to? Zebrać ludzi za 5 słów, taka porada. Zebrać ludzi. Co, wiem. Co myślicie, tak zajdę trochę z tematu, co myślicie o balonach? O tej gierce Balloons Tower Defense. No ja w to gram na każdym. Stała się teraz popularna dość, no nie? No, to prawda. I widziałem, że Gucio grał też na przykład na streamie. Już mnie ukradł, pieprzenie! Nienawidzę tego chłopa, ukradł. Serio. Nienawidzę go, mam farty, że ale gierka jest strasznie super, naprawdę. Mi się podoba. Znaczy, ja w to grałem bardzo dawno temu na przeglądarce i jak ogólnie miałem fazę na Tower Defense'y. Ale to jest tak, szóstym też grałem na informatyce w to. Takie przyjemne były, no, na jakąś informatykę czy właśnie na coś takiego. Ale to jest mega gierka. Serio, wkręca się. No. Ja dawno nie grałem. Ja już mam takie etap, że maksuję to, także już trochę się nudzi powoli, ale... Nie, no ja to... O, wiem. Fajnie. Ale można grać w 4 osoby koopa, to może kiedyś zagramy. O, ostatni Tower Defense, w który grałem, to Fist ten z tego, z Warcrafta trójki, tak, co graliśmy to w Respawn. On jest zajebisty i tak sobie rozkminiłem, że powinna powstać, bo to jest trochę inny... To jest jakby nowy tryb, to tak jak są moby, to jest pierwsza gra, ja takiej jeszcze nie widziałem. Jakby nowy gatunek gier. Mogłaby i dziwne, że nikt powstać. Tego... No właśnie, mogłaby powstać gra. Ja kiedyś miałem fazę, że o, spróbuję sobie to zrobić w Unity, ale jestem zbyt leniwy. Tak, to, Tower i Defense? Nic tu nie zrobiłem. Nie, te z Warcrafta, takie jak to z Warcrafta, żeby zrobić coś takiego, co może być na Androida na przykład. A czekaj, czy, ale jak z Warcrafta? W sensie to nie jest po prostu Tower Defense? Bo ty nie wiesz, jak się nazywa Fisten Mod? No dużo było modów do Warcrafta z tego. Ten, bo ja mówię o konkretnym, tylko... No wiem, ale jak się on nazywa? Ale coś tam robiło. Bo my trochę graliśmy. To nie było Legion TD. To co, było Legion tak, TD że na początku wybierasz rasę. Potem masz kilka budynków, możesz wypuszczać różne rodzaje jednostek. Trzy linie są, tak, jest czterech graczy. Każdy gracz jest na środku mapy, jakby w innym tym. To jak się nazywała ta gra była w przeglądarce, co grałeś z AI i wypuszczałeś takie jednostki i były kolejne ery. Ale nie, to nie było Footman. Stata z taką zajebistą muzyką. Czekaj, patrzę, czy to jest TD Legion. To nie jest TD Legion, to jest innego. Tam Chaos chyba coś było. Age of War.
Nie, Age of War to jest gra przeglądarkowa. Kurwy! Age of War? Tam jest taka nuta w tle. Ale Age of War to jest gra przeglądarkowa, a im chodzi o Warcrafta. No, ale o tym mówię. To jest to, dobra, to ja... tak, to wiadomo. No, to na podobnej zasadzie działa, tak? Że po prostu... O, Survival Chaos? Czekaj. Może cztery osoby i puszujesz linię po prostu jednostkami. No, Survival Chaos. Age of War jest kozacka. Tak, to jest to. No. Jak to chcecie sobie zobaczyć, Warcraft 3 Survival Chaos i to jest... Nie znam. I na podstawie tego, to jest jakby nowy gatunek. Ja czegoś takiego nigdzie więcej nie widziałem. Pokażę dla widzów, żeby widzieli. I... No ale to czekaj, to nie działa podobnie jak Age of War? Nie. Tylko, że są, jest kilka linii i jest budynki, także no, jest tak. Rozwinięte bardziej. Rozwinięte, okay. Tak, no to pewien, tak, jest mocno rozwinięte, ale tu jest taka koncepcja, że są trzy linie, to jest dosyć, że jakby cztery gracze, trzy linie i to jest jakby spoko. Aczkolwiek już widzę, okej. Mów. Nie, mów ty. Już widzę, bardzo podobne gierki widziałem, że masz właśnie takie jakby... kropki, w których ci się ładują jakby takie żołnierze, czy różnie to bywa, i przeciągasz palcem właśnie, żeby jakąś część z tych żołnierzy przesłać do kolejnej kropki i tak samo jakby jak przeciwnik prześle, to się negują i przejmujesz takie punkty to właśnie. To były gra na telefon. Jakby potem ci... I na przeglądarce tak, na telefonie było. Tam widziałem, na przeglądarce ja widziałem, wiem. Bardzo podobnie to wyglądało z tego, co widziałem, bo też tam się jakby ładowały w tych inhibitorach, czy co to było. Tak, no tutaj właśnie wychodzi fala co jakiś czas. To jest właśnie podobne do w pewien sposób do moby, że wychodzi fala creepów co jakiś czas, a ty wpływasz na to i na każdej linii jak się jest ta fala. Jesteś Nexusem. Jesteś Nexusem i patrzysz jakby co inni gracze robią. Czekaj, są bohaterowie akurat w tej wersji, że możesz wypuszczać na jakby na konkretnej linii bohaterów. Gra się bardzo przyjemnie jakby i wydaje mi się, że na przykład na kompie to, że to jest wygodnie jakby na tablecie, na telefonie, jak gdzieś jedziesz, to by było spoko, bo nie musisz cały czas coś klikać. Znam to. No nie wiem, tak... Ej, ale dałoby się zrobić reverse League of Legends, że jesteś bazą, shopperem i dżunglą i wiesz... Obniżasz ceny itemów, żeby tam, mieli za darmo. Tak, i itemy jakieś tam zmieniasz trochę, puszczasz minionki, trochę lepsze minionki. Odwrotne League of Legends. I oni dają FF-a to... i tak, no i tyle. No albo League of Legends w 6 osób, szósta osoba właśnie gra Nexusem. Ja tak rozkminiałem, była ta gra, to wypuścili na tym... Ja nawet nie wiem, jak ona wygląda dokładnie, ale chyba wypuścili Cyberpunk 2088? To jakaś gra na telefon? Ja wiem, że mi się podoba. Żeby zareklamować. Tak, Cyberpunk 2028? 2088? I to jest na telefon, bez kitu. O Jezu. To ja chyba widziałem. To jest trailer. Brzmi ale marketingowo to jest zajebiste, nie? Marketingowo to jest świetne. Ktoś ma jeden dobry pomysł i nawet nie wiem, co to za gra. To jest wyścigowa? To chyba takie chuj wie co w sumie, ale jest całkiem zabawne. No ale ludzie pobiorą, obejrzą reklamę i jest git i się zwróci. No dobra, słuchajcie. Musimy pomyśleć nad następnym tym, nad tematami i tyle, nie? Tak. No. No, trzeba miejsce zrobić jakieś, gdzie... W sumie zastanawiam się, czy jest gdzieś... Jakby... No. Zakres tematów, jaki robimy, zakładam, nie że... Wiem. To są rzeczy, na które nie chcecie gadać, bo ty powiedział o wszystkim możesz chyba, nie? Tak, no, tylko nie umiem w giełdę, więc... Nie chodzi o giełdę, ale na przykład wczoraj miałem do 4 w nocy streama o jakieś takie dziwne, czasami filozoficzne, czasami tam pytania. Jakieś kto takie... mi graj? Kto mi graj? No właśnie, ja to miałem i tak palony grałem i odlatywałem nocy, naprawdę. Tak, ja wiem, no Fizz był wtedy. No bo... Ile wtedy nawet? No. Mi często w ciągu dnia jakieś takie z dupy pytania wchodzą do głowy, na które bym se pogadał, więc mogę se zapisywać na telefonie i potem bym na Discordzie od razu właśnie dyskutowali. To będziemy oceniać. No i właśnie dlatego myślę, że fajnie byłoby mieć powiedzmy, nawet ten kanał może być na Discordzie takim miejscem, że coś streamujesz, ja sobie gram, siedzę tutaj, ty wymyśliłeś jakieś gówniane pytanie, takie wczoraj miałem na streamie, czy lepszy jest rower, czy banany i wchodzisz i pytasz na streamie i w sumie nie wiadomo, co się dzieje. Ja nie wiem, czy nie lepiej już zabrać się na taki podcast niż takie wyrywki. Tak, ja właśnie wchodzenie losowo faktycznie mi pasuje jakby do twojego streamu, że mógłbyś miałbyś wtedy tak, że sobie wbijamy i sobie gadamy. I jakby twój kanał byłby takim właśnie
miejscem rozmów, ale właśnie nie wiem, czy nie lepiej jakbyśmy się tak zmawiali na... No lepiej się zmawiać. Ja jestem totalnie za zmawianiem się na podcasty, ale mówię, że jak masz głupie pytanie, no to na podcaście, jak masz takie, ci coś przyjdzie do głowy dziwnego, albo filozoficznego, czy coś tam, to wiesz, że ja lubię takie... Z bomby to możesz wejść i gadać. No. Ale jakby... No. Tej, nazwali mnie randomem na czacie. Sam jesteś random caps. Właśnie, kurwa, nie gość jest najpopularniejszy filmiku tutaj, a oni nie wiedzą, nie? Ja nie dziwnie. Popularniejszy. Jak wbijałeś do szkoły, nie widzieli. On mógł być w ekipie, także tam morda na tym czacie, a nie takie głupie. Chodzi oni... Prawie oni był milionerem. Swojej bańce, nie? Bańce League of Legends. Ja wiem. To jest bańka League of Legends, no. Ja wiem, ale... A co się będzie stało z tym filmem, co go nagrywaliśmy w sumie? Bo tak... Jest dalej u mnie, no ale tak, jakby... Ale... No, bo to miało być jako intro jakieś czy coś takiego, jakbyśmy właśnie tworzyli jakiś wspólny kanał. Czy... Mhm. No ale z racji, że nie tworzyliśmy, no to ja tego nawet jeszcze nie montowałem. Znaczy zacząłem, ale... Będzie intro podcastowe w takim razie. Tylko my się dogramy z nocy. Sparta się musi dograć. Ale żebyś Sparta zrozumiał, co się stało, bo my mieszkamy w innych miastach. Ja z Bodziem... znaliśmy się kiedyś, randomowo graliśmy w LoL'a i potem nam się kontakt urwał i jakiś czas temu znowu się jakby spiknęliśmy i było tak, że pojechałem do Krakowa i z Fizem wtedy robiliśmy takie cringe'owe nagrania normalnie w mieście na Krakowie, jakieś takie dziwne, to musisz zobaczyć, żeby wiedzieć, o co chodzi. No to tak ciężko nawet powiedzieć. Aj, to się po prostu do muzyki zmontuje, będzie git. No to git, to mamy intro prawie. Tylko trzeba dograć. A propos, ja do Noxiego po tej przerwie napisałem, jak właśnie skomentował mi pierwszoroczniaków. Podszywanie się pod pierwszoroczniaków. Tak, no to był ten film. Ty skomentowałeś, ja wtedy napisałem, o, coś tam, w LoL'a możemy zagrać. O, zagrałem w ligę. Znowu. No. Bo ty tam grasz w te gry, to tak. Zagramy się. Nie, ale też miło wspominam też, jak kiedyś graliśmy, nie? Oj tak, jak dokopałem się do twoich, na innym kanale chyba filmików w ogóle. Tak. I czekaj, jaki to był kanał? Zamknij mordę, Bodzio. Ostro. Zrobisz, podobno na każdy temat się da mówić. Specjal, dobra, będziesz miał czym mnie szantażować, ale zostaw na razie to. Miał taki chyba kanał. On go skasuje, jak teraz nie powiesz. Ty nie znasz tego kanału, ty. Ale ja coś... Ty mówiłeś kiedyś, Noxi, na streamie o tym. Bardzo dawno mówiłem temu. Kiedyś na streamie. Mówiłem tak. Tylko, ale tylko Bodzie wie o tym. Ej, ale jak sobie obejrzę ten film, to jest takie złoto. To jest jakbym przeglądał zdjęcia. To nie jest złoto, Bodzie. Nie, to nie jest złoto. Ale nie no, jakby kwestii jakości. No to jest chujowe, no wiadomo. No ale jak wiesz, to ja się czułem, jakbym przeglądał zdjęcia z jakichś, nie wiem, w czasów, jak w ogóle nie pamiętałem, których nie pamiętałem. No. Ej, to jest film, jak słyszę, jak rozmawiamy w czasie gry i... To taki cringe jest, to jest taki slang gimnazjalistów. Ja wtedy byłem chyba w drugiej gimnazjum. To jest przerąbane. Jak słyszysz, jak mówisz takie rzeczy, ty byłeś inny niż dzisiejsze dzieciaki. Ale nie chuja, byłeś dokładnie taki sam. Tak. Przegląd robimy w takim razie. Na następnym podcaście. No, ja już szukam. Młody Noxy. O, Young Noxy, znajdę zaraz. To chyba nie wyjdzie. To się jakoś inaczej nazywało, no. Miałeś jakiś nick wtedy, ale nie pamiętam. Weź podpowiedz pierwszy. Ale wiem, gdzie to znaleźć, na razie. Na razie nie likuj na razie. Dobra. Ale to możemy, jakbyście się będziemy umawiali na przyszłe właśnie jakieś gadania, to może być na początku, mogą być tematy, wiadomo, splatywanymi jakimiś tematami, które wychodzą na bieżąco. I załóżmy jakaś ostatnia godzina czy pół godziny właśnie przegląd YouTube'a wspólny. No, przegląd YouTube'a jest opa. Przegląd YouTube'a będzie elementem. Ja na koniec, tak, jako taka końcówka, nie? No nie, takie to... nie kazanie, tylko te ogłoszenia. Może jak wyjdzie. A nie lepiej przegląd YouTube'a. No właśnie, przegląd YouTube'a eventowo, że jak coś jest ciekawego, to wtedy. Ale to cały czas może być coś ciekawego. Co tydzień masz nowy content, nie? No właśnie, jakby czemu. Dla mnie można przegląd YouTube'a codziennie. Ciekawe. Przegląd YouTube'a codziennie możemy robić. Zawsze znajdziemy coś, czegoś można pośmiać. Kurde, no. To z YouTube. No. Na YouTube jest dużo rzeczy. Ej, mogę pokazać pupę kota na tym, na streamie? Fakt, uciekł. Nie jest to zabronione, ale nie wiem, po co chcesz to robić. Nie wiem, śmiesznie no. Nie każdy widział. Śmiesznie? Jak wejdzie mi jeszcze raz, to próbuję. Nie każdy nie widział. Koty czy psy? Nie no. O, bo w sumie, o, dobra, bo mamy jednego... Psy? No, masz tutaj, okej. Okay. A już myślałem, że będziesz miał ten. A, bo to nie twój kot, okej, to Doro.
Znaczy, jest dużo, jest bardzo dużo zalet kotów. Bardzo dużo. Jest chuj największa roboty. Zaleta kota jest tak, że tylko go karmisz i możesz go olewać poza tym, nie? Tak. I to, i to jest, dla mnie to jest super, ale pies z drugiej strony, wołasz go i on kurwa przybiega do ciebie. I to też jest fajne, a kot cię zlewa. No bo pies to... No jest jednak coś takiego, że pies to przyjaciel. Znaczy tak się o tym myśli i jakby... Tak jest. Ja nie wiem, psy są zajebiste, nie? No. Wiadomo, że psy lepsze, tu się nawet co kłócić nie ma. O, tak z ciekawości, Sparta, jak ty się mieszka z psem, nie? Bo to są... Bo ty w bloku mieszkasz? Tak, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy mieszkasz w bloku, czy nie. To jest raczej taki stereotyp. Bo jakbym miał ogródek, to dla psa ten ogródek byłby jak dom. To nie byłoby tam żadnych nowych zapachów, a nic. I tak trzeba wychodzić poza to. Mhm. To w sumie nie ma znaczenia, tak, ja wiem, czy mieszkasz w bloku, czy nie. Ja wiem, ale na przykład pod takim względem, że mało ruchu może mieć pies i musisz często wychodzić, na przykład jest nadaktywny albo coś? Nie, psy praktycznie, nie wiem, może są jakieś rasy konkretne, ale psy... W domu praktycznie non stop śpią i tyle. Także okay. Nic. Bo... A przychodzi do ciebie jak idziesz spać? Nie no, on ma, ona ma zakaz wchodzenia na łóżko, bo tak. Jest nauczona. Znaczy, może na to wchodzić, to jest jej. Nałoży, nie dobrze. To, na to może. A ty idziesz spać do niej, do końca z nią? A wchodziłem tam parę razy, wchodziłem parę razy. Ja bym w chuj tak na drzemki chodził. Na drzemki? Najlepiej tak obok psa. No, ale to niewygodne. No co? Pamiętam, miałem kiedyś dalmatyńczyka, który tak się cieszył, że jak na przykład się wracało do domu czy coś, tak machał ogonem, że uderzał po ścianach, aż do krwi sobie ogon rozwalał. Jezus Maria. Taki no, entuzjazm w psie. Tym się różni pies od kota. Bo kot na przykład, to jak przychodzisz do domu, wracasz, to on nawet czasami oczu nie podniesie, nie? Ach, tak. No, tak. A pies może być. Po prostu to szczęście wielkie. Ale no, z psami to jest tak, że na przykład ludzie zamykają czasami psy na dworze i myślą, że spoko, ale faktycznie jest tak, jak Sparta mówi, że psy potrzebują kontaktu z człowiekiem, nie? Dla nich to jest bardzo ważne. Lizałem cię po dupie przed chwilą. Nie, no tak, przestraszyłem. Ale ta akurat... Przestraszyłeś się i teraz się nie liże, nie? Ta akurat jest mega atencyjna. Ona jest taka bardziej uczuciowa niż większość kotów, mi się wydaje. No, ale jednak mimo wszystko na średnio koty to skurwysyny. Ale są takie niektóre, co faktycznie potrzebują kontaktu z człowiekiem, nie? A psy przeważnie, wydaje mi się. Też są rasy, które są takie, że mocno olewają. No, przyszła. Na pewno, no, są. Ale większość psów raczej są towarzyszami, także wiesz. Yeah. Nic nie widać. Kurwa. Musisz ogolić ten następny stream. O, no, no. Kota? No, może na łysko kota. Dalej kota. Challenge. Nie, ona ma tak aksamitną sierść. Nie zrobiłbym jej tego. Ej, głaskaliście kiedyś kota Sfinksa? To jest dziwne. No. Nie, ale wyobrażam marszczan. Sobie, że to jest podobne do macania jajek trochę. Ja powiem ci, że mają taką bardzo przyjemną skórę w dotyku. No mówię. No, to nie wiedziałem, czy mówisz o swoich czy ich siejkach. To okej. Okay, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, okej. Okay. A to chyba, że... No, może ale tak są naprawdę spoko, nie? No tak, na przykład o, moim największym zaskoczeniem, jak chodzi o jakieś zwierzęta, to były jak węża pierwszy raz dotykałem. Myślałem, że takiego prawdziwego węża, znaczy takiego zewnętrznego węża, nie swojego węża, tylko taki inny wąż. I myślałem, że on będzie oślizgły. Nie, ja bym obstawiał jak... jest normalny, bo jak też... taka torebka śliska. Ja na początku myślałem, że właśnie, że on będzie oślizgły, ale one nie są śliskie, zależy są takie... Jakiego? Kurwa, takie są naprawdę fajne, że... Ale to jak na torebkę się... dobry byłby taki, żeby przyjemność w dotyku była. Ale czuć mięśnie bardzo, jak się dotyka węża, nie? Bo on ma taką dziwną skórę, że czuć, jak się rusza, to czuć, jak się wszystkie te mięśnie tam ruszają u węża. Nie wiem, to czy... nie ruszał się, bo to gość go... gość trzymał tego węża. Było coś, że jak w Gdańsku za chłop z wężem chodzi sobie. Coś takiego. Tak, o, to właśnie ten w Gdańsku. Czy to jest... On jest popularny. Jest tylko jeden gość z wężem? Ja go widziałem, jest jeden ja go widziałem dwa lata z rzędu. Z wężem po Gdańsku. No serio, on jest popularny. Jakby widziałem, że gadają o nim, także. Może ma fanpage. To ja nawet nie wiedziałem, że jest jeden. Ciekawe, jakie futro ma panda w dotyku. Pewnie takie jak kot. O, jak ten kot. Jak może kot mieć takie. Trochę pewnie. No. Nie, wydaje mi się, że takie... Czekaj, no. Takie kotne, no, takie. O? Kotne. Może być kotne. Czekaj. Temat węży ukradziony z DTP. Co to jest DTP? Dwóch typów podcast. O, no i po co Noxy kradniesz, Boże! Kurwa. Ale oni też o cyberpunku gadali, no i co teraz? Też gadali o cyberpunku? Tak. Kurwa.
Dobra, zamykamy to. Nie wyszedł projekt. Na pewno o teamie X i o ekipie Freeza też gadali. To chyba cały. Trzeba będzie logo opierdolić, że nie przyszedł. Ej, logo, ale też... to pewnie WoWa gra teraz, zauważyć. Nie no, ej, nie, pewnie strzygłem. Też mieliście tak, że jak oglądaliście Gargamela, swego czasu to was wkurwiał? Że jest taki koki? Ten stary Gargamel tak. Mnie? Nie, stary, masz na myśli jeszcze sprzed tego kontentu, jak hejtował? Znaczy, no nie hejtował, tylko jak... Jak był niepopularny jeszcze, to miał takie filmy... Ale chodzi o komentarii, czy nie? Chodzi o to mega koki. Ale chodzi o to komentarii, czy o jakie filmy? W sensie, znaczy, bo on ogólnie, bardzo dawno te komentarii robił. Był taki okres, jak się wybijał ten, generator Frajdy, że oni tworzyli taką, wiecie, to byli ci cool, co siedzą z tyłu autobusu. I to mnie tak wkurwiało, tak? Że wszyscy ich wtedy nie, tak gloryfikowali. Ja go lubiłem. Mi się trochę wydawał edgy, ale nie w jakiś taki bardzo odpychający sposób. Też i do teraz edgy, jest no. Trochę edgy. Do teraz nie. Jest trochę edgy, no, ale no, nie tak, w taki ale, odpychający sposób. Ale ja miałem mocno takie, może to nawet zazdrość była, nie? Że byli właśnie uważani za taką elitę YouTube'a wtedy. Ale dalej YouTube'a. Tak jest. W sumie nadal tak jest. Oni jak coś powiedzą, to... Jakby no tak. Wspierają się ludzie jakoś bardzo. Jak Gargamel zrobił film o ekipie, to zaraz ekipa miała po mordzie, nie? Jeżeli by miał dobre argumenty, to... Ja się tak zastanawiam. Ale on ma zazwyczaj dobre, dlatego to... Ale właśnie, no. W gruncie rzeczy tak się zastanawiam, czy tak naprawdę Gargamel ma aż taki ten, aż jakby popatrzeć na te kanały, trzeba by popatrzeć na te kanały, co on gdzieś tam roastował, ale internet ma bardzo długą pamięć, ale bardzo słabą. Jakby jakieś pierdoły czasami, to ludzie potrafią długo pamiętać i się z kogoś naśmiewać, ale w gruncie rzeczy i będzie film, na przykład ostatni temat to był reżyser życia, jak on by sobie tak naprawdę kolejne filmy wysrywał, to by się nic nie zmieniło. Mu wróciłyby wyświetlenia do normy, łapki do nie normy. Nie wiem, jemu tak nie. Spadły te wyświetlenia, że aż go pozwał, także go mocno to zabolało. Znaczy ja uważam, że trochę tak jest, że dostaniesz dramy, nawet czasami się niektórzy wybiją, twórcy na tym, na tak, jak Gargamel na nich ten. Ale reżyser życia akurat jeszcze używał innych youtuberów jako aktorów, a teraz mogą z niechęcią to przyjmować. O no, znaczy, dużo to ma jeszcze taki problem, bo on dotacje brał na firmę. Nie wiem, czy to prawnie gdzieś ruszy tak naprawdę, bo to powinno być... On powinien musieć zwrócić z odsetkami, bo to jest niewywiązanie się z umowy, nie? Ale z której umowy? Przecież bo on miał dotację na ten film, który miał być nagrany bezkontaktowo. A, tamto. No, ciekawe w sumie. I jest coś takiego, na przykład uniwersytet mój wziął dotację na sprzęt i się nie był ten sprzęt wykorzystywany i dostali karę. Będą musieli oddać kasę i odsetki. I coś takiego teoretycznie w tej samej sytuacji jest reżyser życia, jakby ktoś to zgłosił i by z tym poszedł. No to już zgłaszamy zara. Musi zwrócić kasę z dotacji i no wiecie wszystko, nie? Ale to bierze uniwersytet sprzęt i go nie wykorzystuje? No to coś tam. To nie o to chodzi. Jak masz opcję wzięcia dotacji, to są ludzie na uniwersytetach, co siedzą i próbują wszystkie dotacje złapać. Na przykład, na przykład były jakieś tam, kupowali sprzęt biotechnologiczny, serwerownie i tak dalej, wszystko, ale nie mają pomysłu, jak to wykorzystać. I to potem mają robić, co ciekawe, mają sprzęt, ale na przykład z tego co wiem jest taka opcja, że studenci, jak mają pomysł jak wykorzystać sprzęt, to mogą, czy studenci, czy doktorzy, czy nie wiem, może studenci nie, że mogą wyjść z propozycją i mogą na przykład zrobić jakiś biznes, gdzie będą wykorzystywali te serwery, ale będą mieli potem część zysków, nie? W sensie w Polsce tak można? Takie coś można zrobić? Tak, tak, tak. Ciekawe. Jak, nie mówię, że wszędzie. Na mojej uczelni słyszałem, że a tak to jest prywatna, dlatego, że brali uczelnia, sprzęt, czy nie? Bo była dotacja, ale nie mieli pomysłu na wykorzystanie. Ale... Tylko brali, bo można za darmo dostać. Ale to jest jakieś prywatne uczelnia, czy co to jest? Nie, państwowa. Ty! Państwowa uczelnia, która jest utrzymywana z podatków, tak? Wzięła dotację z podatków i nie wykorzystała tego. Nie, dotacje nie są z podatków. A z czego? Są z programów europejskich. A, dobra, dobra. Myślałem, że to była taka dotacja państwowa, jakie są normalnie. Wiesz. Wiesz co? Dotacji państwowych to my chyba w tym momencie prawie nie mamy. Nawet jak są dotacje dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej, to część idzie programem państwowym, ale chyba ponad połowa idzie ze środków europejskich. No tak, tak. Jest coś takiego. No. A to jak nawet nie wypłacają bezrobotnym? W sumie środki z Unii dotacji, Europejskiej. To wątpię, żeby te duże kwoty.
Środki z Unii Europejskiej w sumie też są z podatków. Ostatecznie. Tylko... Są z podatków, ale my na razie jako kraj dużo więcej wyciągnęliśmy na dotacje niż płaciliśmy w podatkach. Na razie jest ten moment, że inne kraje teoretycznie inwestują w Polskę, nie? W sumie oni teraz tak drukują te pieniądze, że co im tam miliard wpieprzonych w uczelnie, to tam nic. Wtedy drukują nowe. Tak, to prawda. No, ale to już jakby było wcześniej, bo to sprawa sprzed kilku lat. Nie, no. Ej, teraz... A gadaliśmy, bo już nawet nie pamiętam, czy gadaliśmy o tym, o tych podwyżkach cukrowych. Podatek cukrowy? O, dobra, to będzie ciekawe. No bo chyba nie gadaliśmy, nie? No ale chcę ją. Nie chcę zacząć. Nie, ja powiem tak, moja historia z tym jest taka. Idę do Żabki i pytam typa, który jest właścicielem Żabki, no nie? Ile będzie kosztował tam cola i tak dalej po podwyżkę. No i chłop mi mówi, że tak 1,40 zł skoczy cola. Jak z hurtowni coś tam brał i tak dalej. A Red Bull mówi, że za 8 zł będzie. No on był do tej pory za... Ja wiem, no bo już ceny ma tam wystawione. Więc... No, ile kosztuje teraz cola? 6,50? Co? Cola teraz 6,50 kosztuje? Dwulitrowa? Znaczy 1,75. Cola nie wiem dokładnie, ale 5 coś chyba kosztuje. Nie, 5 coś kosztowało? 7... A, dobra, bo ty mówisz. Albo więcej może będzie kosztować teraz nawet niż 7. Powiem coś, czym wkurwię trochę ludzi, bo już wkurwiałem tym ludzi. Powiesz, że to dobre. Sam ten podatek cukrowy i mu nie jest taki zły, tylko sama idea na przykład. Podatek cukrowy, no. Tylko on powinien być tylko od napojów z cukrem, nie tymi ze słodzikami, bo on jest teraz od wszystkich. No ja też cię tylko od tych z cukrem. Okay, i fajnie byłoby obniżyć inne podatki, ale wiadomo, że chodzi o pokrycie 500+, a nie ten. No dobra, ale czemu jest ale dobry? Ale fajnie na przykład Czemu jest dobry? Czemu jest dobry? Dlatego, że zniechęcasz ludzi, powiedzmy, do możesz zachęcać do lepszych wyborów. Na przykład masz kolę, powiedzmy kolę i kolę zero. I kola jest zwykła, jest na przykład o złotówkę droższa. Nie. To tylko nie zachęca cię do tego. Zobacz. Ludzie nie lubią często coli zero, którzy piją kolę. Oni kupią zamiast tego tańszy zamiennik, który ma więcej gówna w sobie niż Coca-Cola, która by na dłuższą metę mniej cię wyniszczyła niż jakieś gówno, które kupisz zamiast tej coli. Tak mi się wydaje. Nie, ja totalnie rozumiem. To nie zachęca do dobrych wyborów. Ja rozumiem, że komuś może to nie pasować, ale szczerze, osobiście wolałbym, żeby na przykład ceny jakichś takich artykułów zdrowych spadły, że na przykład powiedzmy zmniejszasz jakieś waty, straty, jakieś inne rzeczy na produktach zdrowych, a bardziej taksujesz produkty niezdrowe, żeby... Wiesz, o co mi chodzi? Ale okay, na całym świecie drożeją zdrowe produkty, to jakby to mieli zrobić, żeby to... Znaczy, no mogliby obniżyć... To nie jest ciężkie do zrobienia, bo mogliby są różne stawki VAT-u przecież. Tak, tylko no, to nie jest realne chyba w żadnym kraju. Chyba, znaczy, u nas to nie jest realne dlatego, że u nas podatek jest cukrowy, prowadzony po to w sumie, żeby, no nie wiem, pewnie żeby załatać po 500+ dziurę, ogólnie, nie? Ale jakby na przykład dziury wprowadzili połatać. Cukrowy, a zmniejszyli VAT, to... Już to okay. Widzę. Ale, czekaj, ale... Nierealny patrz, nigdy w tym kraju. Ten podatek cukrowy jest tylko w Polsce? Nie. Nie, tak? Chyba jest, on jest praktycznie w całej Unii. On jest praktycznie... On jest chyba na całym świecie, w wielu krajach. On chyba... No właśnie, było no coś takiego czemu, kiedyś. Twierdzisz, że 500+ jest powiązane? Nie, bo w każdym kraju są dziury budżetowe. Przecież nie ma kraju. No. Są bogate kraje, które nie mają deficytów. Ale no, w tych krajach są też bogaci ludzie i wiesz, o co mi chodzi. Także mają to w dupie. Znaczy, wiesz, FIS nawet może być tak pośrednio powiązane, że przez to, że mamy 500+, to nie stać nas na obniżenie innych podatków. A tak, jakbyśmy mieli prowadzić ten podatek, chociaż nie wiem, może on idzie i tak on gdzieś do Unii, może on nie idzie do nas, nie wiem jak to podatek działa. Podatek może ale przez to, że mamy 500+, to tak moglibyśmy sobie pozwolić na obniżenie innego podatku. Znaczy no, jest dużo rzeczy, które można by zlikwidować, ale no ten podatek jest, to jest bez sensu ogólnie ten podatek, on ma niby, w teorii on ma zwalczać to, żeby ludzie nie kupowali słodyczy, tak? W sensie tych napojów słodzonych. Nie, on w teorii nie ma nic zrobić, dlatego że jest też od słodzików na słodziki, podatkiem. No. A, jeszcze na słodziki, no tak, no to ja nie wiem. No, on jest, ale jest tak nie bez sensu wprowadzony. Ale zobaczcie, zobaczcie analogię Fivehead. Ten podatek jest wprowadzony jak kurs Freeza, że jest reklamowany jako przeciwcukrowi, ale podprogowo jest też na rzeczy bez cukru. Wiecie o co chodzi? Kurs Freeza jest reklamowany jako kurs,
Ale pod Pragą on jest tylko z vlogami. I tak naprawdę ci robią coś innego niż ty chciałeś. Wiesz, o co chodzi? Tak, ale to jest jakby podatek cukrowy i podatek na słodziki, to się trochę wyklucza, a stream... A kurs na streamera i... Nie, na youtubera mówię. Jakieś dodatkowe vlogi, to się nie wyklucza, tylko to jest dodatkowa rzecz jakby... Ale nie, chodzi mi o to... To jest złe nazewnictwo, a tam jest totalnie odwrotne. Chodzi mi o to, jak jest to reklamowane. Wszyscy mówią na to podatek cukrowy. Nikt na to nie mówi inaczej. A to nie jest a, tylko... No dobra, no to dobra, się tak no nazywa, dobra. To jest nazwa, nie? Tego podatku chyba. A tak naprawdę w tej liście podatków, które wchodzą, tam jest dużo innych rzeczy, nie tylko Coca-Cola. A w ogóle ta Coca-Cola... Było też teorie, że ona miała nie być podrażana, no ale niestety też została. Szkoda. Nie, no właśnie myślę, że jakby było tylko od cukru, to by było w miarę okej, okay, a tak to jest chujnia, nie? Ostatecznie. Mi się wydaje, że... Nie wiem dlaczego. Znaczy też w sumie ja raczej jestem zdania, żeby... Jeżeli ludzie chcą sobie pić napoje z cukrem, to niech se piją i żeby nie zwiększać im w sumie hajsu za to, nie? W sensie? Znaczy... No... Bo ten podatek niby, że mógłby, znaczy, że podatek od cukru, Noxy trochę tłumaczył, że mógłby być wprowadzony, żeby ludzie zdrowszych wyborów dokonywali, nie? No ale to jest takie, że jak ktoś, jakby to jest ich wybór, nie? No, nie, to wiadomo, że to jest ich wybór. No tak, no ale no takie ogólnie to zwiększanie jest hajsu, no to jest takie, tak samo jakby za alkohol, bo nie jest niezdrowy, za papierosy, no to... W tym ale kraju ludzie mówią, że alkohol jest zdrowy. No, tak, ale jeżeli jakby ciągle zwiększanie tego, no możesz równie dobrze, wiesz, 1000 zł za, nie wiem, za piwo. No bo co, bo jest niezdrowe. No to... Ale małpki też podrożały z tego, co... No, podrożały. Tak. Było coś takiego podrożały i oni małpki. Obchodzą to tak, że zwiększają mililitry po prostu. I tak, teraz, tak, żeby napić się małpki, musisz wypić teraz więcej, zajebiście. Także robotnicy jeszcze bardziej uśmiechnięci będą chodzić tam na... No bo to jest... Obejście przepisów, co super będzie. No i dobrze, że no tego odkładzą. Mi się to podoba w sumie ostatecznie. Ale ja zastanawiam się, jakby sprzedaż zwykłej coli spadła, gdyby cola zero na przykład została w tej samej cenie, czyli na przykład była 2 zł tańsza, no nie? Czyli ludzie by zaczęli wybierać zero, by przez to, że tam ta kosztuje, nie wiem, 8 zł, a ta kosztuje 6. Myślę, że 100%. Też myślę, że by wzrosła. Nie mówię, że tak. Dużo ludzi by się chyba przerzuciło na zero byłoby sporo ludzi takich. No tak, będą mnie zmuszać do kupowania tak. Zero, jak ja chcę sobie kupić. Ale płacę. No wiesz, no, ale tutaj się liczy statystyka, wiadomo, że ktoś taki będzie. Nie, no, na pewno ale 100% to się nie zgodzę, nie? Bo powiedziałeś 100%. A nie mówię, że 100% ludzi by przeszło, tylko na 100%, że na 100% dużo ludzi zaczęłoby kupować kole zero. Okej, no to ja się tak, też zgodzę, no, bo to na pewno zadziałałoby. Tak. I teraz jest taki argument, że słodziki są szkodliwe, ale ten argument, jak się bardziej ktoś wczyta, to chyba generalnie cukier jest... Jest dużo bardziej szkodliwy niż niż słodziki. Takich ilości. Bo ja tak w sumie na moją wiedzę to chyba jeszcze nie ma jakoś potwierdzonej szkodliwości słodzików, że mogą być, nie. Ale to jeszcze chyba nie jest. Tak? Chyba jest. Ale to zależy jaki, nie? Bo są takie słodziki jak erytrytol, które ludzie nie bardzo lubią. On na przykład 100% jest wydalany z moczem i wtedy. Ja, my mamy. No nie może być. Nie widziałem, żeby jakikolwiek był potwierdzony słodzik taki. Dobra, używany. Słuchaj. Saker z WK mówił, że mogę pić 10 monsterów, a też wyciska 300 na klatę prawie. O, czyli mogę. Przepraszam, masz rację, Bodzio. Są podejrzenia, ale nie ma jednak naukowych dowodów świadczących, że aspartam, to jest słodzik w Coca-Cola, tak. Że powoduje nowotwory w ludzkim organizmie. A, badania na dużych grupach populacji nic nie wykazały, nie? Ja przecież pamiętam, jak mi mama mówiła, że przestań kupować gumy do rzucia, ale zawierają aspartam. Ja wam powiem szczerze. Aspartamy? Aspartam. Ale w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że kurde, to jest ciężkie, bo wyobraźcie sobie, że w dawnych czasach na przykład też wpływali na wyników badań na to, że tytoń, tam nikotyna i tak dalej, że ale dawniej się było to dużo zdrowa. Łatwiej to zrobić. Znaczy, no teraz też masz niezależnych, tylko że teraz kapitał jest tak ogromny w tych korporacjach, że wiesz, o co mi chodzi, no każdy się skusi ostatecznie. Tak. Tak, ale jakby teraz badania są często reprodukowane i poddawane krytyce, jakby przez na przykład przez internet, przez to, że prace naukowe są publikowane w internecie, to dużo łatwiej jest zobaczyć metodologię, jak były przeprowadzone i tak dalej, i dużo łatwiej jest o krytykę tego. Już nie jest tak łatwo jak kiedyś wprost sfałszować badań. To się dużo rzadziej dzieje. No ale pytanie, teraz. Kto wyjdzie? Ale teraz jest inny problem. No, że prac naukowych jest tak dużo, że dużo daje wyniki fałszywie pozytywne, bo to się akurat zdarza, nie? A no, jest.
No nie wiem, ale co do tego podatku cukrowego, to tam widziałem, że to w różnych krajach było wprowadzane z tą samą myślą. Co prawda chyba nie było na produkty zero, ale żeby ograniczyli ludzie słodkie napoje. No i często wzrastały tylko po prostu nie te konkretne, ale inne rzeczy, które nie podniesiona została cena. Także ostatecznie zdrowie ludzkie i tak wychodziło na minus. Czekaj, czemu na minus? Jak, no mogli czekaj, kupować. Nie powiedziałeś, że... Mogli kupować gorsze zamienniki po prostu, zamiast Coca-Coli. A, że gorsze zamienniki. Gorsze zamienniki, może nie picie, ale też może być jakieś picie, nie? Nie wiem, różne soki na przykład. Że kolopodobne na przykład, coś co wcześniej kosztowało 2 zł, a teraz 4. No. I co, kupisz sobie zamiennik. Jest gorszy ostatecznie, chyba gorszy skład niż Coca-Cola, więcej gówna w sobie. Ale kupisz, bo teraz tyle kosztuje. Ci się opłaca, chcesz się napić. Także nie, w ogóle tiltuję, że te soki, wszystkie tym barki, jakieś pomarańczowe czy coś, one mają tak samo cukru, kurwa, prawie co najebany. Z tego co słyszałem. Ja się tak stiltowałem, bo ja zawsze myślałem, że piję sobie sok pomarańczowy, soczek to zdrowy. Od razu się czuję silniejszy, nie? A gówno, prawda? Nawet taki wyciskany sok, nie? To w sumie zostawiasz dużo wartości odżywczych jest jakby w tej, jak masz wyciskany. To jest w tym, co wyrzucasz, nie? No, to jest. Jakiś błonnik, jakieś inne te pierdoły. A wyciskasz w dużej mierze cukier i... No, ale to też, wiesz, jak weźmiesz sobie jakieś jabłko, bo coś to ono ma cukru w sobie. Ale to chyba jest trochę inny, ale to jest chyba, no właśnie, to jest trochę inny. Jest fruktoza. No, dobra. Chodzi o to, że... Nie jest glukoza. Chodzi o to, że jak jest cukier złożony, a cukier prosty, to są dwie różne rzeczy, bo cukier złożony potrzebuje w organizmie większej obróbki, a cukier prosty się wchłania szybciej po prostu. No ale powiedz mi po prostu, że... Ale w owocach masz cukier prosty. Tak. No, czyli lepiej. Tak. Czyli źle. Dobra, jak to? Nie, no dobrze. Cukier prosty wchłania się bardzo prosto. Nie, komplikuj znaczy, wchłania się od razu. Nie. To chodzi o błonnik. Chodzi o błonnik. Ja, cukier wolniej się wchłania, jakieś jabłko, bo tam jest błonnik, który coś tam robi, że dłużej zajmuje... Po prostu z jabłka trzeba jeść tylko skórkę i tyle. Tak jest nas najlepszy. To z jabłka tylko wpieprzasz skórkę, wypieprzasz jabłko i tyle, no prosty. Albo ogonek jesz. Ja jem zawsze całe jabłko. Tak. Ja jem całe jabłko i zostawiam ogonek tylko. Pestki też zjadasz? To jest tak pięknie u mnie wyuczony skill, bo mi się nigdy nie chciało do kosza chodzić, bo nie miałem kosza w pokoju. I dlatego ja nie mogę całych ogryzków. Gościu, ty czołchasz, wiesz, gryziesz, czujesz się jak prawdziwy mężczyzna, jak gryziesz taki cały ogryzek. No nie. Peski są fajne, chrupiące. Naleśnika z talerzem. No, bo ci się nie chce umyć potem. Nie odnosi. No nie, no bo tu trzeba by było dokupywać, nie? To tam ale mamy w sumie taka rozkmina, że OP by było zastąpić wszystkie talerze i wszystkie sztućce plastikowymi odpowiednikami, albo takimi w ogóle jednorazowymi, w miarę dobrymi, bo nie musisz nigdy sprzątać po tym, wszystko wywalasz do kosza. Ale nie? Ile tego plastiku ale by było? Produkujesz plastik. No co jakiś czas żółwiami musisz to kupować, nie? Co z żółwiami, Fis? Co z żółwiami? Żółwie się przejmują tylko słomkami, Noxy, to po pierwsze. To ja. Po drugie, co z plastikiem? Czy ja widziałem lepszy, taki ciekawszy odpowiednik, że na talerz nakładasz folię taką właśnie plastikową i zdejmujesz folię. Zdejmujesz folię i wywalasz folię. Jelo. Ale też jest plastik, przecież folia! Folia! Znaczy... Ja w ogóle od kilku lat zupę i drugie danie na przykład w domu jak było, to jadłem z jednego talerza, bo jak takie mięsko, wiesz, jest w pomidorówce, to nawet lepiej smakuje. Albo jak został garnek, to razem prałem cały garnek i z garnka jadłem przy kopie. No, to przeszkadza. Taka, no. To trzeba umieć, smaki takie. Ekonomicznie. Umieć nie robić. No, trzeba umieć nie robić. Wiesz co, Sparta, ty masz z Discorda nie korzystasz, nie? Masz chyba mikrofon źle ustawiony, bo gdzieś czasami początek ucina i jak zaczniesz mówić, to dopiero później cię słychać, nie? Jakiś skam! A to mi w ogóle... No, to trochę ogóle tak. Pasuje jakbyśmy my mieli priorytetowego mówcę i zagłuszali go czasami, takie mam wrażenie. A jak to się... To co, chłopaki, kończymy? No, tak, ja się w sumie zmęczyłem trochę. Ja też głodny, no. Się i do toalety i wszystko. Ja chcę grać małpki dalej. Dobra, to słuchajcie, miło się gadało z wami, cieszę się, że wyszło. To nie wiem, to jak będziecie chcieli więcej, to weźcie, piszcie coś kurwa na tym Discordzie czasami.
A nie ja tylko. Dobra, dobra. Ale informacje, można zrobić jakąś konfę na fejsie, bo nie wiem jak wykorzystacie, ja bardziej korzystam z fejsa. No ja tak samo, tylko Noxy gada, że boomerzy używają Facebooka. Tylko co? Tylko ty Noxy gadasz, że boomerzy używają Facebooka. Reszta tak? Używa no Facebooka wiem. Normalnie. No to dziwne, jestem boomerem i nie korzystam. To może teraz zoomerzy korzystają, albo nie wiem. Discorda. Zoomerzy. No, ej, dobra, to możemy zrobić konwersację też na Facebooku, jak chcecie. To ja mogę potem zrobić i pododaję was, bo ja wszystkich mam. Zrób, bo ty dobra, jako jedyny to coś trzymajcie robisz. Się. No to ją. Dobra, elo. Co Sparta? Bo cię zacięło? Że jako jedyny coś robisz z organizacją. Ha, tak. No. Tak. Dobra, trzymajcie się, siema. Siema. No, cześć. Dobra, widzowie, z tym... Kurde, czemu cię przyciszyło? Co chwila się to przycisza. Dobra, nie no, szachy pogramy, szachy. Bo ma być trening, ale... Nie, szachy na czterech to jest ciężko, to jest gówno. Siema. O, czekajcie. Siema. Okno życia też trzeba schować. O! Idealnie. Go Liga albo przegląd. Nie, liga żadna nie będzie grana. Dobra, PogChamp. Następnym razem musi być przegląd YouTube'a ekipowy, bo inaczej oszaleję. Ty, co wie? Giga potencja jest w przeglądzie YouTube'a, prawda? Kto się zgadza? Nie interesuje mnie nic, tylko jak sorry, to włączyłem tam. Jestem Żydem. Sparta weź, wywal tego typa. Prawy gówny. Siema, moja majna ma lepsza twórczość. Uważaj, żeby nie bije. Zasłonić pipowłat. Nic ten cringe nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Siema Sparta, przywitaj ode mnie pana Noxiego i wachmistrza Fiza, a tego trzeciego nie znam. I w ogóle jakoś nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, źle wiecie, oczu patrzy? Nie no, bez przesady. 5 dał na Golibordę 5 złotych. Siema Sparta, spytaj Bodzia, kiedy a, tanie danie. A, on coś takiego robi, masz rację. Jo pieprze! Ale że widzwy są 100 zł, a ja miałem wyciszone donaty? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Przepraszam. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Morki dał na Golibordę 100 zł. Napisz na priv śliczny uśmiech. Dziękuję bardzo. To był do kontekstu, jak gadaliśmy o tym, co streamerkom wysyłają siano. Dziękuję bardzo, przepraszam cię, napiszę na priv, nawet wyślę zdjęcie gołej dupy. Nie interesuje dziękuję. Mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. GreenRed 18 dał na Golibordę 5 zł. Jest Odyseja nowa, pokonałem ją na S. O kurde, to nie będziesz mógł podpowiadać, ale subtelne rady. Chyba, że nie będziesz siedział tak długo. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję też za suba dla Myrykasa, Marlestyn, Patrygiusz. Dziękuję bardzo, 14 miesięcy. Joki za 100 bitców. Sparta, weź wywal tego typa prawy górny. Moja matka ma lepszą twórczość, jak schabowe bije, niż ten cringe WTF. Chodziło o Next Level Fiza? No nie wiem. Spoko się gadało, także chyba głupoty. Ale dziękuję za 100 bitców.